Nie ma, kurwa, jest Flawless Victory. Nie ma. Okej. Okay. To zaczynamy forumogatkę. 293. Taki jest dzisiejszy numer. Ta ostatnia w październiku. Ja się nazywam Michał Wikliński. Dzień dobry. Ze mną jest Marcin Young. Dzień dobry. I Wojtek Kubarek. Dobry wieczór. To i tak jak jesteś... powiedziałem... Jak dobry wieczór? Gdzie ty jesteś? Ciemno jest. Okej. Ciemno jest dobry. Jak to... Dobry, ciemny poranek, a nie dobry wieczór. To nie jest dobry, ciemny. Nie ma, ta kombinacja słów nie istnieje w ogóle w języku dobry, żadnym. Ciemny poranek. Ale bo my będziemy, ty się, a właśnie Kubs, ty się szykuj, bo my zmieniamy godzinę znowu. Ja pier... Tak, no, to będzie to, to jest jutro. Jutro, w sensie z 30 dzisiaj. Na 30, nie, zmieniamy 30 na 30, kiedy zmieniamy godzinę? Nie, z dzisiaj na jutro. Czyli to jutro z trzeciej zrobimy drugą, tak? To jest ta zmiana, tak. Że ja muszę na nagranie wstać o czwartej? O 4:30, tak. Mhm. Yes. No to nie ma podcastów następnego. Okej, okay, to był ostatni odcinek Formogatki w tym ale to, roku. Ale to ja potrzebuję miesiąc. Ale to tylko w październiku i on się kończy. Ja potrzebuję zaraz, miesiąc tak? na aklimatyzację z nowym. Okej, okay. Masz jetlaga takiego, że przez całą porę roku. Nienawidzę nosisz. Zmian czasu, naprawdę, nienawidzę. One są bez sensu. Czy to nam będzie pomagać, czy przeszkadzać teraz w nagraniu? Ja bym zawsze godzinę dłużej spał, więc będzie najlepiej. Właśnie, godzinę dłużej spać to będzie dobrze, no. Tak, no. Ja też jestem zadowolony. A Wojtek, wy macie zmianę czasu jeszcze w Stanach, czy nie? Mamy niestety. Okej, okay, czyli było tam wszystko nie fajnie się. Na początku, wiesz, mieli już jest zrobione, już i oczywiście klasycznie z każdą ustawą gdzieś okay. Przepadło. Okej, okay. No tak, to wygląda. Tam. No dobrze, no to nie ma bajopów. Tak jest. Wszystko było idealnie. Flawless Victory, znamy się na wszystkim, możemy się wypowiadać w każdym, w każdym temacie, żaden błąd nie został popełniony, jestem z nas tak dumny. To jest Ama. Początek końca. Jak już ludzie nie chcą nawet bajopów ci przysyłać, to już możemy... Nie, ja na to patrzę inaczej, po prostu nie było. Masz szklanka w połowie pełna, tak? Błędu. No. Szklanka do połowy pełna gówna, jak to mówią. Kontakt @formogatka.pl. Tam będziemy fajnie. Pisać to na razie. Wszystkie bajopy. Tam piszcie bajopy. Z dzisiejszego odcinka, bo na pewno będzie jakieś pole do popisu, na pewno coś tam przekręcimy. My bardzo nie, będzie lubimy. Wszystko już. Koniec bajopów. Na wszystkim się znamy, moim zdaniem. Grzesiek pisał do nas. Uwaga, czytam. Czytasz? Dobra. Słuchałem sobie ostatnio forumogatki o zamknięciu stadii i tym podobne. No i naszło mnie przemyślenie, że sporo osób zapewne nie wie o tym, że streaming to świetna rzecz. Nie mam jednak na myśli stadii, xClouda i tym podobnych, a o aplikację Remote Play na PlayStation. Mam wrażenie, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, iż ta aplikacja do Remote Play działa również poza domową siecią Wi-Fi. Otóż można być na przykład w Krakowie, a konsolę mieć w Gdyni i grać na telefonie. Konsola wybudza się ze stanu uśpienia w domu, po czym streamuje grę na telefon i to działa. I to bardzo dobrze działa. Przeszedłem w ten sposób Stray, pograłem we Frostpunka. Być może przy czymś bardziej dynamicznym jest jakiś lag, ale w takich grach jest dla mnie absolutnie niewyczuwalny. Przez większą część czasu zapomina się w ogóle, że to streaming. Moim zdaniem to mocno niedoceniany i mało znany feature, że można swoją własną konsolę odpalić wiele kilometrów od domu i cisnąć gry na swoim koncie, nabijać trofea i tak dalej. Teraz. Wpisałem to z dwóch powodów. Po pierwsze, jak czytałem to, to sprawdziłem, z jakiego adresu to było wysłane i skąd był ten mail wysłany, bo brzmi jak prasówka prawie. Miało stopkę, tak? Tak, więc zastanawiałem się, czy... Grzesiek małpa PlayStation.pl. Więc zastanawiałem się, czy to po prostu ktoś nie próbuje reklamy przemycić jako mail od słuchacza. To są te maile reklamowe, które zaczynają się od Renie, niby, że ktoś tak. Odpowiedział na... Tak. W sprawie tego, co pytałeś mnie, odpisuję. A drugie, nie będę kłamał, wpisałem to po to, żebyście mi wytłumaczyli i żebyśmy sobie wyrównali wiedzę, bo Grzesiek co prawda mówi o PlayStation, na którym ja mam pół gry, bo mam tego ludka, co tam biega, co był zainstalowany domyślnie nie? Na konsoli, ale w tym roku będę miał drugą grę na moje PlayStation 5, to będzie Kratos nowy. Okay. Nieważne, ale wracając do tego. Jak to działa? Bo ja z przenośnym graniem mam do czynienia tylko i wyłącznie, jak jadę pociągiem i sobie odpalam na przykład Switcha, nie? I pogram sobie w Slay the Spire. Ale zdarza mi się czasem zostawać w hotelu, dzień drugi i trzeci. I to jest moment, w którym faktycznie mógłbym sobie pograć w swoją bibliotekę, w sensie chciałbym pograć swoją bibliotekę gier
z mojego Xboxa na tym telewizorze, który jest w hotelu. Czy ja mogę? Nie. Nie. No właśnie. Nie mogę. Raz, czyli... że hotelowe Wi-Fi, to wiesz, to tam... Obsysa, niby donga. Okej, no to już to pomijam tam... ten, wiesz, ten aspekt. A to pewno a dwa pytasz się o konkretnie na twoim, na telewizorze w hotelu. To, tak. To ciężko. Chyba, że nie, to będzie właśnie. Samsung, który będzie miał, wiesz, wbudowaną aplikację. Pamiętajcie, że ten Remote Play na PlayStation działa trochę inaczej niż xCloud, bo xCloud grasz z chmury Microsoftu, a Remote Play polega na tym, że odpala ci się konsola w twoim domu, bo jest podłączona do internetu, odpala ci się konsola, ona się wybudza i grasz na swojej konsoli, więc musisz mieć płytę do niej włożoną, czy tam powiedzmy twoje cyfrowe gry i to jest streamowane przez twoją konsolę, przez twoje domowe łącze do twojego telefonu. Przez jakieś tam serwery Sony, wiadomo. Czyli muszę mieć dobry upload w domu i dobry download w tym miejscu, w którym jestem. Tak, ale musisz tak jak dzwonić do mamy, żeby ci drugą płytę włożyła. Tak, mamo, włóż na, przełóż na drugą stronę. Druga płyta finala, tak jak Grzesiek mówi, ten Remote Play w PlayStation dobrze działa. Ja go używałem, pamiętam, nawet w domu, w sieci lokalnej, żeby streamować sobie Gran Turismo z konsoli na peceta, bo do peceta miałem podłączoną kierownicę i było mi wygodniej, a nie miałem przy telewizorze, to, wiesz, nie? Więc tak sobie streamowałem lokalnie też. To więc to bardzo... jest to samo, tylko że na większą odległość, no bo tak, idzie wtedy przez internet. Opisujesz bardzo laboratoryjne warunki, nie? Na twojej sieci, na jasne. Dobrej sieci i tak dalej. Bo powiem wam, że ja najczęściej potrzebuję grania mobilnego, tak samo jak potrzebuję Netflixa, Amazona czy Disneya mobilnego w pociągu, bo to jest jedyny środek. Jak masz laptopa, nie? To już masz rozwiązany problem. Laptop i kontroler. No tak. Albo komórka i kontroler, tylko to jest mały ekran wtedy. Tak, wiem. Tylko wracam do tego, że ja mam ten czas, kiedy jestem zamknięty w małym pomieszczeniu i nie mam co robić przez 2-3 godziny, to jest pociąg albo samolot i oba te miejsca są takimi miejscami, gdzie nie ma Wi-Fi, internet jest po chuju i nie ma ani grania, ani streamowania. No okej, no to jest jakiś tam specyficzny przypadek, ale wiesz, są ludzie, którzy, nie wiem, są w zasięgu 5G na przykład, tak? I to już super działa, więc... To, no super, to tak jak mówię, pisze, ten taki Stray czy Frostpunk, gdzie nie potrzebujesz input laga na poziomie, czy tam laga w ogóle na poziomie 20 milisekund, no to naprawdę się da w to w miarę komfortowo grać. Zgoda. To nawet ja bym był w stanie. Dlatego pytam o ten warunek, już przyjadę do hotelu. Czyli, bo mnie interesuje takie rozwiązanie i powiedzcie mi, czy dobrze kminie. Xbox obiecywał takie małe pudełko, które się miało podpinać do telewizora. Nawet ktoś robił Filowi ostatnio jakieś zdjęcie i znowu coś leżało na półce za nim, nie? Czy to jest to? Bo ja to sobie uważam w ten sposób, że pakuję sobie to małe urządzenie i kontroler i jeżdżę z tym po kraju i po prostu jestem w hotelu, wpinam to pod USB do tego, no. Tak, tylko to będzie chodzi. Z xClouda korzystało, czyli z chmury, nie? A nie z twojej lokalnej konsoli domowej. No tak, no ale to nawet lepiej, bo jest tylko jedno, w sensie muszę mieć tylko download dobry u siebie, a nie upload w domu i download u siebie. Wspomijając to, że jestem na prądzie hotelowym, a nic nie pracuje u mnie w domu, nie? To już to inna sprawa. Okay, czyli mama jeszcze nie musi drugiej płyty. No i mama nie musi drugiej płyty w finalu wrzucać. No. Grzesiek miał jeszcze drugą ciekawostkę bonusową, o której miał napisać już dawno, ale się jakoś nie zabrał. Kiedyś się śmiał, że Kubar w Krakowie opowiadał, znaczy Kubar się śmiał, że w Krakowie chodzili po osiedlach chłopi i krzyczeli na całe gardło, że sprzedają ziemniaki. Czy tam jakieś jajka, ja też pamiętam takie sytuacje. Ziemniaki, kartofle! Tak. Otóż chwilę po tym odcinku byłem na Bieżanowie, czyli osiedle w Krakowie, i mogłem zauważyć, że biznes się rozwinął i wszędzie wkracza technika. Facet chodził z boomboxem na ramieniu i na cały regulator miał zapętlone nagranie, że sprzedaje ziemniaki. Ale się wycwanili, nie? Tak, no wiesz, my tu żyjemy w 2000... Mógłby wrzucać ludziom na komórki, tak jak ten Amber Alert, jak... Jest w Polsce ten Amber Alert? Jest taki, alert że... RCB. Jest taki, tak? jest taki raz, że jest taki alert ogólnokrajowy, ktoś centralnie decyduje, a oprócz tego urzędy miast mogą takie usługi uruchomić i wysyłać alerty lokalnie. Nie? Tak. Cześć, w sensie, czyli ten żółty alert w Stanach jest jak jest porwane dziecko i jest wszyscy dostają na komórkę, że jest tam takie i takie auto, takiej rejestracji jak jest dziecko. Jest no to nie można spać, bo cały czas dostajecie takie alerty, czy to jest lokalnie. Myślałbyś, ale nie, na szczęście nie, dzieci nie są tak porywane, przynajmniej w Chicago, jak
nie wiem jak w innych rejonach. No, tu jest gdzieś też żart Ameryki. Jeszcze, ale to nie, nie jest nie tak, że jak ciągnie. W LA jest porwane dziecko, to ja dostaję w Chicago Amber Alert. Okej. Okay. Okay. Ale ten, ja pamiętam jak jeździłem po Stanach, tam po tej kalifornijskiej części, to na tych tablicach na autostradach były napisane Amber Alerty. Też, no. Czyli już no. A na kartonach z mlekiem wciąż drukują? Nie. 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 Okej. Okay. Okay. To zawsze był taki... Nie, to, wiesz, no... Internet, nie? Komórki. Nie, wiesz, wyparły tartak. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale mamy technologię. Nie musimy drukować zdjęć dzieci. Na pewno nie macie takiej technologii jak w Bieżanowie, gdzie facet z boomboxem chodzi i sprzedaje ziemię. Na pewno nie, oni już nie mają boomboxów, nie tam już się nie da kupić. Bieżanów jest w 3022 roku, widzę. Okej. Okay. Tartak, czytaj kolejnego maila. Łukasz, musimy przeplatać. Jeżeli zdarzy się tak, że któreś z zadanych pytań stanowi tajemnicę prawnie chronioną, proszę ją uznać za niebyłe. Nie wiem, czy będzie prezydentem. Adam zapytał. Nie, Łukasz. Nie, no. No i co z tymi pytaniami? Nie wiem, bo to jest dziwnie napisane. Czy panuje pan... Czy panuje, planuje. Pan? Może tak. Planuje. Ja panuję, tak. Tartak czy panuje pan Xboxowy? Czy gra ukaże się tylko na... Czy port Xboxowy, czy gra ukaże się tylko na PC? Wnoszę, a do czego to, się, to jest mail? To do mnie jest. Ale a, do może, ciebie, okay. Ale masz doświadczenie w robieniu gier, więc możesz odpowiedzieć. Tartak pisał swoje maile. Dobra, bo ja teraz kojarzę, bo to chyba chodzi o moją grę, tak? No, domyślam się. Czy planuje pan port Xboxowy, czy gra ukaże się tylko na PC? To nie jest żadna tajemnica. Ja mogę sobie planować i chciałbym wydać grę na konsolę, ale czy to się wydarzy, to wszystko będzie zależało od tylu czynników, na które nie mam dzisiaj wpływu i nie jestem w stanie ich zaplanować, że nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Chciałbym, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to tak, ale jeśli się okaże, że na przykład ta gra się w ogóle nie sprzeda i nikt nie będzie chciał w nią grać, to port na Xboxa nie ma sensu. Jak się nazywa ten powiem koleś? Powiem ci o biznesie, które robią niektóre filmy, takie jak Rata Lajka, czy jak oni się nazywają, Hot, coś tam, jeszcze kilka innych. Brothers. Kilka innych. Rata Lajka to jest chyba w Hiszpanii firma. Sprzedają gry, które są milion razy gorsze niż twoje. Okej. Okay. Mają 1000 GS-a, takie, że są 5 achievementów po 200. Takie, że rozpocznij grę, podskocz, zrób krok w prawo, kucnij, i zrób krok w lewo, i to jest 1000. Okej. Okay. I oni to sprzedają, i bo tacy idioci jak ja to kupują. Takich idiotów jest dużo więcej i oni robią straszną kapuchę na tych grach. Okej. Okay. Nie, wiesz co, to bardziej jest problem taki, że ja na przykład robiąc to wszystko samemu, na dzisiaj przynajmniej, ja nawet nie wiedziałbym, jak się zabrać za certyfikację konsolową, więc tam trzeba mieć trochę know-how też, nie? Więc to jest no, ale odłożone to oni właśnie, gdzieś tam... To jest to, że idziesz do takiej ratalajki i oni ci to wszystko ogarniają. Dobra. Jasne, okay. Tracisz duży, wiesz, procent pewnie. Przychodów z tej gry, ale oni ci po prostu wszystko robią, wiesz, od A do Z, nie? Mhm. Łącznie z kontaktem tam ze sklepem, nie? Microsoftu i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Ja ci to ogarnę, tylko musisz tą grę skończyć. No. Okej, okay, dobrze. To wszystko zrobimy. Wszystko w swoim czasie. Odpowiadając tak. Łukaszowi, tak, pan chciałbym, żeby to też było na konsolę. Pan panuje. Pan panuje. Pewno, jeśli miałbym to wydawać dzisiaj na konsolę i powiedzieć taką decyzję, nie, którą bym chciał, to chciałbym ją wydać na Xboxie. Nie na tam na Switchu czy coś, ale na Xboxie. Jest. Ty, ale na Switchu. Na Switchu nie. Też by była chyba spoko. Powiem wam, że... Ja myślałem, że Switch jest bardziej zamkniętą platformą, w sensie, że mniej tam jest gier na tym Switchu. Sweet Summer Child. Wiem, no. Ale ilekroć ja odpalę Switcha i sobie myślę, on mi mówi, o, przeceny są, zobaczę sobie, o, może jakieś fajne gierki są, to sobie coś A tam sobie nadal coś, jest sklep i ma jedną sprawdzę. Listę. Bez jak tam jest tak, kółko jak, i krzyżyk, kurwa, wiesz, codziennie. Jak tam jest przecena, 500. To jest 1500 tytułów przecenionych naraz. I spróbuj w tym sklepie coś przejrzeć, jak każda linia 6 kolejnych tytułów się wczytuje 15 sekund. No. Kurwa. Na to narzekam. Weź... Znaczy nie, no, jaki nie, no jakość narzekam, gier tam wychodzi. Narzekam na ten spam gier, bo tam są, z czasem wiesz, trzeba przejrzeć 200 tytułów, żeby znaleźć jeden fajny, nie? Który faktycznie ja chciałem mieć, nie?
ale przeglądanie tego sklepu i natłok tego krapu, który tam jest, jest niemożliwe. To w porównaniu z tym, to na Xboxie i na PlayStation są kurwa wszystko perełki, no. No. O wiele łatwiej, bo ja pamiętam, że Steam miał ten sam problem kilka lat temu, nie? Że te wszystkie asset flipy wypływały na wierzch. Tych ekskluzywów, tak? Takich Nie, znaczy ja Nintendo. Nie, ja wiem, że te ekskluzywy nie wychodzą, nie? Ale wiesz, ale nie, gdybyś... Te ekskluzywy nie tanieją. No w sensie tak, nie tanieją, tak. Ale wiesz, ale jak na przykład, jeżeli Loop Hero albo Slay the Spire albo Monster Train trafią kiedyś na przecenę na Switchu, to ja nie dojdę, bo one będą na 56 stronie, czyli na 20 minutach ładowania kafelków, nie? Mhm. Więc ja tam nigdy nie dojdę, więc jeżeli ja wiem, że coś jest na Switchu, które ja chciałbym mieć, to ja tą grę sobie znajduję i dodaję do wishlisty, bo innej metody nie ma. I potem tylko, wiesz, jak odpalam, to patrzę, czy na wishliście jest. Na Xboxie też zacząłem to robić. Jak coś mi wpadnie w oko, to dodaję do wishlisty i jak są promocje, to już nie przeglądam 10 stron promocji, tylko patrzę, czy z mojej wishlisty coś jest przecenione. No ale na tym to polega, wiesz, na Steamie jest w sumie to samo, tam też setki gier wychodzą, dziesiątki gier dziennie i masz dokładnie to samo. Jak przychodzi Steam Sale, to masz milion gier przecenionych i znalezienie tam czegokolwiek, mimo filtrów, to jest, kurde, jakaś utopia. No tak, tylko na przykład na Steamie ja sobie zrobiłem wishlistę, bo myślałem, że on na tej podstawie będzie, algorytm będzie wiedział, jakie tytuły mi polecać, nie? I poleca mi złe, a wciąż mi wysyła na wishliście, że coś jest przecenione, ja te gry mam od 5 lat czy 10 na Xboxie, więc sobie, sobie wyczyściłem tą wishlistę, bo to nie miało sensu, nie? Jasne. A swoją drogą to ktoś powinien ukrócić te gry za $2 z 10 tysiącami achievementów, bo to boli dupę, co? Nie boli dupa, tylko... Boli cię dupa. To moim zdaniem psuje grę, no. W sensie, wiesz, no jak się ścigać? W sensie wygrywają nie ci, którzy nie psuje gry, grają, tylko psuje, tylko psuje całą tą achievementową zabawę, to prawda. No, o tym mówię, no. Wygrywają ci, którzy mają większy portfel, a nie ci, to którzy więcej lat grają. Już, więc to ej, ale pamiętacie, ja się kiedyś... Jak kiedyś mówiłem, że nie chciałbym gównianych gier w sklepach, to żeście się ze mnie śmiali, że każdy powinien robić to, co uważa, nie mam obowiązku ich kupować. I co teraz? I problem? Nie, to wy się śmialiście, jak ja mówiłem, zróbmy taką grę. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy, żeby robić tam kółko i krzyżyk, gdzie jedna wygrana nie, to jest jeden GS? Nie. To o krok dalej. Niech gra wygląda jak tablica kafelek z napisem 1 GS, 2 GS, 3 GS, 4 GS, 5 GS. I po prostu jak kalendarz adwentowy. Tak, jak ci brakuje, to wybierasz sobie kafelek i on się wygasza na znak tego, że to już wykorzystałeś. Taki punch card do naprawiania sobie GS-a. To jest zajebisty pomysł. Ciekawe, czy by to certyfikację przeszło. Co miałoby nie przyjść? Ja ci taką grę zrobię dzisiaj, jeszcze w trakcie podcastu. Wiesz, zrobisz to, nie problem. Ubierz to jako memory, takie, zrób to jako memory, tylko na okładkach będą, wiesz, pokazane, nie, co jest. Okej. Okay. Ej, to ja mam jeszcze lepszy pomysł, takie do wyciskania bąbelki, z folii bąbelkowej. Także, że trzymasz ją, tak robi nie, i już masz grę. No. O tym mówię. I już masz grę. Super. I tak. Dobrze, Łukasz jeszcze pyta 30% o to. Jeszcze dalej zadaje pytania, cicho. No. Jeśli gra będzie ekskluzywna dla PC, nie będzie, to czy wiadomo, na którym ze storefrontów mogę jej wyczekiwać? To jest takie samo pytanie jak konsolowo. Generalnie wrzucenie gry gdziekolwiek, do jakiegokolwiek sklepu, to jest zawsze jakaś dodatkowa praca. Na przykład, żeby na Steama grę wrzucić, to trzeba wykonać całą otoczkę związaną tam chociażby z obsługą pewnych procesów, które Steam ma, nie wiem, na przykład te, jak to się nazywa? Musisz zdjęcie stóp wysłać Gabe'owi. Nie, na przykład niektórym ludziom zależy na tym, żeby na Steam Decku gra się odpalała, tak, żeby miała achievementy te Steamowe, żeby to było zintegrowane, to trzeba wszystko oprogramować. I to jest kupa pracy. Jak tak sobie popatrzyłem ostatnio, mówię, no to naprawdę, wrzucenie grę na Steama, czy tam na cokolwiek i implementacja tych wszystkich gówien, to jest, kurde, kupa roboty dodatkowej. No jak jest, ty już jesteś na tym etapie, kaska. Że jak w coś grasz, to widzisz ilość godzin wsadzonych
w rzeczy. Już nie widzisz gry, tylko widzisz... Widzę. Matrix widzi. Widzę takie miejsca, Matrix. Widzę takie miejsca, gdzie były kompromisy na przykład zrobione. No, to widzę. Zaczynam się przyglądać też na przykład interfejsom. Zresztą to zawsze się przyglądałem, ale teraz jakoś tak baczniej, że tak patrzę... Nie, ale już nie grasz w grę, już w ogóle zapominasz historia, postacie. Tak, w ogóle nie, tylko widzisz ilość godzin wsadzonych w rzeczy. Ja, tak. Ale ja też to widzę. Ja na przykład gram w Plague Tale Requiem i widzę, gdzie były kompromisy. Na przykład na klatkach, bo jest ich 10. Ja też takie rzeczy to jest kompromis. To jest kompromis Microsoftu w bebechach Xboxa. Nie wiem, bo ja mam inne gry, które chodzą w 60 klatkach. No, Dudi chodzi w 100 i daje radę. No. Także nie, tak odpowiadając na pytanie, to jak już dojdzie do tego momentu, że miałoby to być wydane, to chciałbym, żeby to było wszędzie. Ja tam nie mam parcia na to, żeby coś było ekskluzywne, chyba że ktoś przyjdzie i da mi $1,000,000 i powie, że to ma być tylko tam. No to wtedy Jak się nazywa ten koleś w Microsoftie od indyków? Od indyków? Nie, Matt Booty? Nie, Booty? On już tam nie jest przecież. Jesus, jak on się nazywa? No dobra, okej. Okay. Dobra, to nie pamiętacie. Larry Bird. Czy potrzebujesz coś dalej? Dalej historii? Tak, no, ja już nie, bo ja już obiecałem Mike'owi, że mu to ogarnę, to teraz szukam kontaktu do jego gościa. Od razu. Okay. Wtedy Startak se połączy kropki i będzie imię, kropka, nazwisko, małpa, xbox.com. Po pierwsze są narzędzia, do tego, a po drugie hitnego na LinkedInie, no. Wiesz, ale to też na przykład, tak jeszcze odpowiadając na pytanie, to zależy od tego, jak mi się trafi na przykład współpraca z jakimś wydawcą. On jest tylko Charla, ale nie mogę sobie jego imienia przypomnieć. Chris Pratt, tak. Nie będę miał możliwości na przykład dyskutowania z wydawcą, jak wydawca stwierdzi, że to będzie ekskluzyw na Steamie, nie? To wszystko zależy od tego, jak to się potoczy. No to musisz, jak ci goście od Tarkowa sprzedawać na swojej stronie i PayPalem przyjmować płatności. Wiesz co, to jest bardzo fajne rozwiązanie, ale jest tyle dodatkowej pracy formalnej i księgowej. Musisz mieć działalność, musisz paragony wystawiać, zupełnie inne kody, PKD, wiesz, faktury, zwroty. It's okay, komrad. It works. Wiesz co, ja sobie nawet tak myślałem o tym, ale sama obsługa zwrotów i cała papiergologia z tym związana chyba że rzeczywiście zrobię firmę w Rosji i będę poza Unią Europejską. Oni są w UK już zarejestrowani i to jest... O czym ty mówisz w ogóle? Ale mam pretensje do chłopaków, bo mówię, chodź graj w Tarkov, fajny Tarkov, ja kupiłem ten Tarkov, a potem się okazało, że oni są z Rosji. Nie, w zasadzie... nie, to nie było tak. W zasadzie wszyscy czterej sponsorujemy teraz rosyjskie drony i strasznie mi byłem ciekawy Tarkowa, ściągnąłem go, grałem z Jayem, po czym się okazało, że oni oboje kupili Tarkov nagle, ni z gruchy, ni z truchy. No. Ale nikt mi nie powiedział, że oni są z Rosji. No. Dobrze, ja biorę łyka. Nie, Tarkov przez V na końcu w ogóle ci nie zasugerowało, to oni byli z Chin chyba. Znaczy jak ten, jak w mailu było ciki briki i dzięki że za było zakup, śmieszniej, oni mają firmę w Londynie, więc oni cały ten, wiesz, obchodzą ten... wojny. Ja nie wiem, czy oni się przenieśli po wybuchu, nie, wcześniej. Nie, byli już wcześniej. No wiesz, no Wielka Brytania jest drugim najgorszym krajem w Europie do prowadzenia działalności Unii Europejskiej. Nie? Ale to wciąż chyba lepiej niż Rosja obecnie, więc... To prawda. Tak. Dobrze, Adam, o czym pisze Adam? Mam nadzieję, że odpowiedziałem Łukaszowi na jego nurtujące pytania. To ja czytałem Łukasza, to teraz ty czytasz Adama. Adam, tak w temacie zoo, jest, to się nigdy nie skończy, który przewija się przez ostatnie odcinki. Też miałem mieszane uczucia odnośnie tego typu miejsc, póki nie zobaczyłem długiego wywiadu z pracownikiem łódzkiego Orientarium, po którym mogę dać spokojnie po wizycie w tego typu miejscach. Pomogę spać spokojnie po wizycie w tego typu miejscach. Czym jest teraz Orientarium? Nie wiem właśnie. Wchodzisz i orientujesz, że nie wiesz, gdzie jesteś. Taki typ przychodzi, mówi, ty orientuj się, nie? I tak strzał w pysk. Jeszcze midget. kopię cię w nogę.
Od wielu lat zwierzęta. Jakbym siedział u wujków, kurwa, za stołem. Od wielu lat zwierzęta nie są wyłapywane na wolności na potrzeby ogrodów. Ich stan uzupełnia się wyłącznie na bazie wymian pomiędzy ogrodami zrzeszonymi w różnych stowarzyszeniach. Po drugie, zwierzęta w zoo to na ten moment w zasadzie w większości osobniki urodzone w niewoli, czyli nie znające życia na wolności, mające rodziców żyjących poza wolnością. Nie byłyby w stanie funkcjonować poza zoo. Punkt trzeci, o tym wspominaliśmy. Niektóre gatunki zagrożone są utrzymywane poprzez... Czekaj, tu jest za dużo... Niektóre gatunki zagrożone są utrzymywane... I to Tartak nie potrafi czytać. ...poprzez utrzymywane i pod ochroną populacje w ogrodach. To jest, kurwa, to zdanie totalnie nie ma sensu, sorry. Musisz interpretować w locie, no. Ja muszę interpretować w locie, tak. Niestety w każdym kraju można im zapewnić bezpieczeństwo. Niestety nie w każdym kraju można im zapewnić bezpieczeństwo na wolności. Ja mam do was gorącą prośbę. Jak piszecie maile, to piszcie je tak, żebym nie musiał ich interpretować w locie. Nie, jest śmieszniej. Piszcie okay. Sobie. Potrafisz odczytać, jak ja piszę na Messengerze, to z tymi sobie też. No tak, to żebyście wiedzieli, jak Tartak pisze czasami na Messengerze, to nie dość, że musimy walczyć z takimi rzeczami jak tutaj, to jeszcze z literówkami, błędami i w ogóle czasami spacją w środku. Pisze... Mówiąc do telefonu, to jest najgorszym... Tak. Nie, wcale nie. Jak mówię do telefonu, to wychodzi całkiem nieźle. W sensie mówić do telefonu, żeby dyktować teksty, co mi się zdarza często, mogę tylko wtedy, jak przekaz jest w 100% polski. W sensie jak używam tylko polskiego języka, co na kanale forum ogadkowym jeszcze wchodzi w grę. Nie? Bo raczej rozmawiamy bez amerykanizmów, memów i tak dalej. Ale jak na nakurwiaczach chce cokolwiek powiedzieć i tam jest łamana polszczyzna i łamana angielszczyzna, to ten dyktafon, nie ma on głupieje. On tak naprawdę nie ma żadnych zasad. Tak. No. To jest wtedy dziki zachód i nikt nie jest w stanie tego odczytać. Tak, ale ja piszę na czacie tak samo jak mówię. W sensie niechlujnie. Także. Tak. Tu jeszcze Adam bardzo brzydko pisze, że cyrki ze zwierzętami jebać. U mnie w mieście kiedyś na plakatach jeden cyrk reklamował się hasłem wystąpią wesołe foki. What the fuck? Pewno było taka, pewno potem w lokalnej telewizji było. Facet szminką narysowany ten uśmiech. Podchodzi reporter do foki, jak tam? One mówią, że wesołe, dzięki. Całkiem spoko, nie? No. Adam tak. Jeszcze pisze, że jesteśmy nadal jego ulubionym podcastem i że jesteśmy gitami. To też tak, mi się podobało. Cyrk ze zwierzętami jebać. Któryś raz jak ktoś pisze, nie? O tym zoo, że tam jest, że jest gitami. Myślałem, że powiesz, że ktoś pisze, że jesteśmy gitami, to jest któryś raz. Tak. A to też. Ale no ja mam dalej mieszane uczucia. Ja wiem, że... Wyobraźcie sytuację, że najeżdżają nas kosmici. Wybijają 99% ludzi. Ten 1% zamykają w klatki i kosmici potem między sobą mówią, no i tak smutno wyglądają w tych klatkach. A drudzy mówią, nie no słuchaj, no oni by nie przeżyli, nie? Poza tym rejonem, który im tutaj wytoczyliśmy. No oni mają dobrze, wrzucamy im mięso, jest git, nie? Jest git. Bardzo mi się podoba ten pomysł obcych, którzy przylatują i zabijają 90% ludzi. Ja chciałem tylko powiedzieć, że cyrki ze zwierzętami jebać, nawet te cyrki bez zwierząt tak. Jebać. Bo to tak. Ej, ten Cirque du Soleil, gdzie oni spadają czasami się... To nie zabijają. Jest... To, spadają znaczy, okay, się, zabijają bo... z 30 metrów. Jest nie, bo co innego jest polski cyrk, a co innego jest cyrk taki właśnie jak... Cygański. Cirque du Soleil, to jest taki, wiesz... Widzę nasza karta rasistowska z Czech. No ja tylko takie pamiętam. No, w cygańskim cyrku. Kiedy ty byłeś w cygańskim cyrku? Nie, przepraszam, ale to mi się zawsze kojarzy. Jak ja byłem mały, to zawsze jak przyjeżdżało wesołe miasteczko, to jakimś cudem zawsze obok był cyrk. I to zawsze byli jacyś cyganie, tacy wiesz, coś w tym stylu, nie? No sorry, no jak miałem 3 lata, to tak to pamiętam. W Grudziądzu chyba tylko. No w Grudziądzu, no. Wyobrażam sobie ten cygański cyrk, że co dwa zydelki, na jednym siedzi koleś w takim tureckim swetrze i gra na harmonijce, na harmonijce, a na drugim zydelku siedzi taka baba z chustą na głowie i rzuca parówki obczarkowi, który staje na dwóch łapach. Tak. Raz w życiu byłem w cyrku, już nie pamiętam ile miałem lat, ale nie miałem więcej niż tam 4 pewnie albo 5. I jadłem, jakieś dobre paluszki były w tym cyrku i poza tym niewiele pamiętam z niego. Ostatni raz, jak byłem w takim cygańskim cyrku,
to jeszcze sprzedawali orężadę w tych workach, że trzeba było plastikową słomką trzeba było przepić w worek, żeby się jej właśnie napić. Jeszcze to było jeszcze kurwa przed denominacją, więc. Dobrze, Maciej napisał. Teraz ja, tak? Aha, no możesz być ty. Dobrze, możesz, to ja w takim razie. W waszym streamie Diablo 3 z Kubarem, i to jest link, nie będę czytał, HTTP. Nie, okej, to https://u2.be/708kshyzn_y. Tak. Od 20 minuty 47 sekundy Miek zaczyna opowiadać, że ktoś wykupił domenę Dubscore i zrobił sobie z niej kasyno. Tak, na dodatek podpierdzielił wszystkie grafiki i oryginalny wygląd strony. Kubar od razu mówi, żeby tego tak nie zostawić, natomiast Tartak kwituje ze słowami lol. Prawda jest taka, i to jest cytat, że i tak nic z tym nie zrobisz. Tak. Kiedy Miek mówi, że to jawne złamanie praw autorskich, Mr. Young na to prawa autorskie. I tak nie wynajmiesz człowieka, żeby się bił w tej sprawie, bo to przegrana sprawa. Moje pytanie brzmi, czy ktoś sprawdził, czy to aby nie Tartak wykupił domenę i podkradł arty? To był totalnie Tartak. Ta wymiana zdań aż za bardzo na to wskazuje. Poza tym jesteście gitami, całuski w anuski. Okej. Okay. Więc... Tartak aby nie było stać na tą domenę, to jest bardzo droga domena. Dzisiaj nie było stać na nią. Nie by było 7,50. Stać. Było mnie stać na tą domenę wtedy i stać mnie na tą domenę dzisiaj, więc... Tak. Ale nie wchodźcie tam, nie nabijajcie złodziejom kabzy. Tak. Przepraszam, co mówiłeś, bo nie słyszę cię za dźwięku ruletki. Okej. Okay. No właśnie. Tego... Żydowskiego pianino, tak? Musimy dalej. Tak, wszystkich obraźmy. Jak w The Office. Co to jest żydowskie pianino? Kasa w sklepie. Tak, ostatnio, uwaga, to będzie spoiler z The Office, jak jeszcze by ktoś nie oglądał, tak jak ja, jestem już na 5. sezonie, mniej więcej w miejscu, kiedy Toby spadł z tyrolki. No. Tak, to tam jest. Okej, dobra, nie, bo... To znaczy, ja znam ten moment, nie, ale żydowskie pianino. Ja widzę, ostatnio Kubar ostro po bandzie jedzie na ostatnim streamie, o czym będzie później założył biały kaptur. Nie, był strój na głowę. KKK. Teraz jest o żydowskim pianinie. Okej, dobra. W każdym razie, Maciek jeszcze pisze. Czy Berbard to tylko smokescreen i Miek tak naprawdę pracuje nad Darkness 3? Wyjaśniałoby to pewność, z jaką Kups mówi, że na danej konfie na pewno nie będzie Darkness 3. Rozumiem, że Berbard to jest alternatywny tytuł dla Bernarda. Pewnie tak. A w sumie dobra nazwa, Berbard. No. Tak, bo ten zrobisz alternatywną postać i będzie miał lutnię zamiast łuku. Tak. I będziesz mógł go nazwać Berbard. Ty, zajebiste. Albo w ogóle zrobię taką postać i będzie miał lutnię zamiast... czegokolwiek i będzie Berbard. No. Jak będą do wyboru postacie, to potem w DLC albo jakiś jeden z update'ów w Early Access. Tak. Bernard versus Berbard. Tak jak Berbard. Masz tam te gry o superbohaterach, to będzie to Nie, no dobra, postać. Zaraz będziesz miał Smash Bros. Z tego, z dwiema postaciami, co prawda, ale... Zawsze. Od czegoś trzeba zacząć. Łatwiej opanować kombos. Tak. Mario na początku też był sam i potem te wszystkie dorzucili, jakieś tam Wario i inne cuda na kiju. No, dobra, to następny jest twój. Mi się najbardziej mail od właśnie nie wiem, czy to jest Andrea jako ona, czy jako on. To nie mam pojęcia. I mam go czytać po angielsku, bo on jest po angielsku ten mail, więc nie wiem, czy słuchacze zrozumieją. No jakby wszedł po polsku, to przeczytał po polsku. Ja go będę tłumaczył w locie. Andrea pisze tak. Ja wiem, że to jest niezbyt przyjemnie, żeby zaczynać rozmowę i przywitanie od złych wiadomości, ale on nie ma wyboru. Że kilka miesięcy temu... zdobył dostęp do naszych urządzeń, których używamy do przeglądania internetu i mógł wyśledzić wszystkie nasze poczynania w tym internecie. No i zaczął zbierać informacje o nas. No i niestety nic na to nie poradzi, ale jesteśmy wielkimi fanami kontentu dla dorosłych na stronach internetowych. O, czyli Tartaka. Check. Tak. Czyli my jesteśmy bezpieczni, Mike. My jesteśmy bezpieczni, ale mówi, że zauważył, że bardzo lubimy odwiedzać strony porno z różnymi takimi, jak on to nazwał, kinky videos, ale przy okazji też zaspokajając siebie, tak? Nazwijmy rzeczy po imieniu, walić konia, no? Walić konia, tak, dokładnie. I czek. No,
I tak, tak jest. Wszystko się zgadza, póki co. I ma też różne nagrania z tych performance'ów. Zmontował różne wideo, które pokazują, jak osiągamy... Tak, jak się masturbujemy, osiągamy różne... Darude. Nie, ważne jest to, że nagrał nie tylko to, jak oglądamy się masturbujemy, ale tak. Zaznaczył tutaj, że na tych nagraniach widać, jak osiągamy orgazm. To jest tak, bardzo ważne. Tak, to jest bardzo ważne. No i teraz proponuję nam rozwiązanie tej sytuacji. I kilka prostych kroków. Wszystko, co musimy zrobić, to musimy przetransferować $1,370 amerykańskich na jego konto. Albo jakiś ekwiwalent w Bitcoinie, tak? To wszystko zależy od tam kursów wymiany i ogólnie tego, co będzie wygodniejsze. Jeśli ta transakcja dojdzie do skutku, wszystko jest usunięte i zapominamy o sprawie. Także poważna sprawa, formogatka została zhakowana, potrzebujemy... Nie, no, ja myślę, że to my kolektywnie potrzebujemy $1,370. Więc sorry, ale uruchamiamy teraz zbiórkę na tartaka. 1370 baksów jest do zebrania. Tak, w związku z czym przechodząc płynnie do sekcji promocji jest potrzebne $1,370. Możecie wpłacać przez suwak albo pojawić się na następnym albo streamie. Wyślemy ten link dalej. I tak, do innych podcastów. Tak. Także wpadnijcie na następny stream i zostawcie ekwiwalent kilku dolarów albo ich wartości w bitcoinach, zależnie od aktualnego kursu. Kilku bitcoinów najlepiej. Tak. Tak. Ale żeby zostać w temacie streamów, to polecam wam obejrzenie streamu z zeszłego czwartku. Z racji tego, że jesteśmy w okresie halloweenowym, to Kuba wybrał odpowiedni tytuł. Jaka jest polska nazwa? Jaka jest polska nazwa? Balsamista. Tak. Asystent balsamista. Balsamista, tak. Czyli Mortuary Assistant. Bardzo fajna gra o preparowaniu ciał przed pogrzebami. Kuba spędził 2 godziny patrząc w ziemię i opóźniając rozgrywkę. Wiele osób dziękowało mi. Kilka osób kupiło ten tytuł z jakiegoś niewiadomego dla mnie powodu. Bo to dobra gra, wygląda naprawdę dobrą. I dziękowało mi, że w ciągu tych 2 godzin zaspoilowałem im tylko 15 minut tak naprawdę rozgrywki. Właśnie. O, super. Właśnie, progres mógł być zdecydowanie dalszy. Pozostając w tym samym klimacie, Kubs grał jeszcze w ramach wtorkowego grania w Forgive Me Father. To tak. Jest rogalik, strzelanina? To jest boomer shooter. A, boomer shooter. Bardzo fajny. Faktycznie. Zresztą. Strasznie dużo tych boomer shooterów ostatnio. Polski nie? Zresztą, Polski od panów shooter. I pań z Dyni? Gdańska. Z Gdyjanki. A, to nie wtedy. Jakby z Gdyni, to inna rozmowa. W miniony czwartek Mario plus króliki Sparks of Hope, czyli XCOM z Mario. I w ramach wtorkowego streamu Deadlink. Czy to też jest boomer shooter? To też jest boomer shooter, też polski. Też polski. Co się porobiło z tymi ludźmi? No, zresztą panowie deweloperzy byli razem ze mną na czacie. Deweloperzy nawet ja! Tak. Na Mario plus króliki nie było cosplayu. Deweloperów nie było deweloperów ani cosplayu, ale na... Był? Była czapeczka Mario. Sobie? Umówmy się. Nie. Bez overallsów to nie jest Mario. Okay. Ale na asystencie balsamiście jest bardzo ładny cosplay, polecam zerknąć na YouTube. Był wybierany jako... To jest duch? To jest wielki smok, tak. Z duch. Strój KKK ma kaptur. Okej, okay, a to było płaską, co to niby? Płaski taki, wiesz, to jest prześcieradło czepek generalnie. Taki, okay. Czepek. Czepek. Okay, i w ramach trwających serii mamy za sobą już 2 części przygodówki Ripley's Believe It or Not, The Riddle of Master Lu. 2 części już są na YouTubie, 3. będziemy grali jutro, to jest w niedzielę 30. Okej. Okay. Ja bym bardzo chciał... No, tak? Ja bym bardzo chciał podziękować naszej społeczności. No, za to, że mamy znowu serwer pełen boostów discordowy.
To jest akurat prawda. Jak rzadko kiedy odpowiedzieliście na nasz apel i krótko po publikacji odcinka znowu wskoczyła masa boostów na disco, więc dziękujemy wszystkim boostującym. Tak boostnięte, że go rozerwało prawie. Tak. Tak. Przypomnę, że jest wiele sposobów na boostowanie naszego serwera bez dodatkowego kosztu dla siebie, bo zdaje się, że taki boost przysługuje użytkownikom Live'a, chyba kiedyś przysługiwał, nie wiem, czy jeszcze użytkownikom Prime'a, więc można, co prawda trzeba to odświeżać zapewne, ale nie zapominajcie, rotujcie się, boostujcie nasz serwer. Tak. Rotujcie się, to jest ja przy okazji chcę też trochę zareklamować naszego Discorda. Bo link jest oczywiście na stronie forumogatka.pl, tam sobie możecie wejść i kliknąć dołączyć, on jest otwarty również, dla wszystkich. Jest również pod opisem tego odcinka. Na YouTube. Bardzo ciekawe rzeczy można się dowiedzieć, jest bardzo fajna społeczność, bardzo pomocna w różnych rzeczach, pieczymy chleb czasami, ostatnio ważenie myszek nawet się odbyło, to są nieocenione rzeczy. Memy są dobre. Memy też są dobre, tak. Łatwo dostać w pierdol i timeout, tak dobre memy są. Tak jest, więc nie robimy niestety albo istety 4chana z naszego Discorda, więc musicie uważać. Niektórzy próbują. Niektórzy próbują, no tak, wtedy tak. Przez chwilę siedzą cicho. Tak. Na naszym Discordzie też jest kącik z moją grą, jest kącik cebulowy, jest kącik VR-u, dla każdego coś miłego. Dla modelarzy. Dla modelarzy, tak. Też jest. Zgadujemy gry, co robimy jeszcze? Książki czytamy. Filmy oglądamy, seriale, muzyki słuchamy, wiedzą o komiksach Boże. Się wymieniamy. No nie ma takiego... Tak. Jeżeli coś was interesuje, to na pewno ma swoją sekcję, swój dział. Dla mnie w ogóle najlepszym longconem jest kalendarz. Kalendarz na ogólnym kanale. Nasz jeden słuchacz, Romalski, ma kalendarz taki, z którym zrywa się karteczki. Taki jak babcie miały karteczki, w kuchni. Tak, jak babcie miały w kuchni. I ten kalendarz ma takie życiowe porady napisane. I każdego dnia jest jakaś inna porada i on wrzuca przez cały rok codziennie jedną kartkę z tego kalendarza. To jest taka kartka z kalendarza dla naszego Discorda. I potem jest flame pół dnia, czy kalendarz zrobił dobrze, czy źle. To jest coś pięknego. To jest mój ulubiony moment dnia. A propos kalendarzy, tu też pojawia się zdjęcie z kalendarza z kupsem. Pojawia się regularnie pierwszego dnia każdego miesiąca, czyli teraz 1 listopada akurat się pojawi nowe. A propos kalendarza, to już jest zaraz moment, kiedy trzeba będzie przysiąść i zrobić nowy, żeby znowu... Ja nie pytam, kiedy myśmy wysłali ten kalendarz, właśnie w listopadzie jakoś, a on i tak doszedł po nowym roku. Tak, ale on doszedł w kwietniu. Tak. Więc w tym roku dojdzie pewno w maju, w sensie w przyszłym. Ale nie za niedługo będziemy musieli usiąść z Questem i go zrobić, no bo będziemy potrzebować przecież nagród, nie? Na FGA. Prawda. 2022. A propos, listopad to jest miesiąc, kiedy my robimy przymiarkę do FGA. Machina już jest na tyle dobrze naoliwiona, że Mike potrzebuje tylko wsadu. Czyli musimy dogadać kategorie, musimy dogadać podstawowych kandydatów, potem tą bazę wy zasilacie swoimi własnymi typami, natomiast no listopad będzie tym miesiącem, kiedy musimy przysiąść i przygotować FGA za ten rok, więc jeżeli macie jakieś pomysły, sugestie, coś wam zapadło w pamięci w roku ubiegłym, coś chcielibyście zmodyfikować, to pierwsze dwa tygodnie listopada to jest ten moment, kiedy oczekiwalibyśmy sygnału od was. Najlepiej mailowego. Zapewne pojawi się też stosowny kanał na Discordzie forum ogadkowym za moment. Dajcie nam znać. Tak jest. A propos harmonogramów, no to zbliża się koniec roku. Grudzień to też jest wyjątkowy miesiąc. Staramy się wcisnąć jak najwięcej nagrań zawsze w grudniu. Ale przez wzgląd na przerwy świąteczne, noworoczne, to też różnie wygląda, więc pewno w listopadzie dowiecie się też, jak będzie wyglądał harmonogram nagrań w tym ostatnim miesiącu. No i dwie jeszcze istotne rzeczy odnośnie streamów. Na pewno w tym roku odbędzie się stream z gry Majka. To mamy wstępnie dogadane, to jest kwestia terminu teraz do potwierdzenia. I na pewno Mike będzie miał jeszcze jeden swój występ. Też czekamy jeszcze na potwierdzenie terminu. To będzie miało raczej miejsce bliżej niż dalej. Gdzieś na pierwszych,
tygodniach, pierwszym albo drugim tygodniu listopada. Tak. Zaspoiluję tylko tyle, że wrócił łysy Mike. No i wszystko powiedzieć. Aj, wszystko. W F1 będziemy grali znowu, bez sensu. Możesz grać w F1 na przykład. Wysys Brothers. Wysys Brothers. Albo w ramach tego dostarczania kontentu dla Andrei możesz po prostu Brazersów oglądać z czepkiem na głowie. No. Tak jest. Only fans. Ma twój kontent, nie musi Only być. Fans / Mike. Tak. Łysy Mike. Ser Mike. Sir Mike. Ten łysy nie z Brazers. Ten łysy z Formogatki. Tak. To była promocja, a teraz przechodzimy już do części oficjalnej. Jak takiej... daleko jest Chorzów od Katowic? Praktycznie blisko. Przejeżdżasz z jednego do drugiego. Okej. Okay. Tak się Śląskie. Wydaje. Minionej nocy mężczyzna ukradł tramwaj z zajezdni w Katowicach Zawodzie. Dojechał nim do Chorzowa, zabierając po drodze pasażerów. Został zatrzymany przez policję. W wyniku zdarzeń nikomu nic się nie stało, a mężczyzna nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Znaczy, to mogłeś się domyślić, że jest blisko, bo to nie jest tak, że wszędzie szyny są, nie? To nie jest tak, że można z Katowic. Myślałem właśnie, że jechał przyjechał po Polski i zbierał ludzi. Tramwajem? No nie wiem, no wy macie jakieś dziwne te tramwaje. Czasami. Nie, ale wiesz, na przykład linie tramwajowe potrafią być bardzo długie, na kilkadziesiąt kilometrów. Ja pamiętam nawet, właśnie, ja to nie wiem. To było chyba koło Łodzi? Tak, do Zgierza jest linia tramwajowa. No tak, właśnie, Łodzi jechaliśmy do jakieś szczere pola, kurwa, tam tak. Jest psy dupami. Tam bardzo dużo cyganów mieszka swoją drogą, mają swoje rezydencje. To tam jest cyrk, tak, cygański? Tak, się... tak. Ale i tam Łódź rzeczywiście to też tramwaj, jest blisko, tramwaj śmiga wzdłuż, tak równolegle do drogi jedzie. Mm-hmm. Obok Zgadza Kastoramy się. Przejeżdża. Tak. Tak właśnie sobie wyobrażałem, że on jechał z Katowic do Chorzowa i zabierał ludzi gdzieś z pola. Okay. No bo jak jedziesz, jak jesteś, mieszkasz w Łodzi, a masz umówioną wizytę w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, to możesz tam trolejbusem podjechać. W sensie nie trolejbusem, a tym. Tramwajem. Tramwajem. No i w Kastoramie możesz coś załatwić po drodze. Jest parking dla tramwajów, tak? Przy Kastoramie. Tak, stoją tak jak ciężarówki, tak po skosie mm-hmm. parkują, żeby łatwiej się wysiadało. Żeby było śmieszniej, w pół drogi między Łodzią a Zgierzem jest co? Stacja Nowa Gdynia, Centrum Sportu Fitness. Okej. Spoko. Na wysokości lasu Okręglik. Super. No, ja bym chciał przejść do newsów, bo Polacy, Polska górą. Polska górą. W dzisiejszych newsach Polska górą zdecydowanie, bo dowiedzieliśmy się ostatnio już oficjalnie wreszcie, że Bluber robi remake Silent Hilla. Dwójki chyba, tak? Dwójki, tak. Dwójki. To nie jest dobrze. Dlaczego nie? Nie jest dobrze. Bo... Moim zdaniem to nie jest dobrze. Słyszałeś takich, że jak Blair Witch... Słyszałeś takiej grze jak Layers of Fear? Słyszałem. No to oni wzięli albo znane, ale może już nie tak popularne jak kiedyś, nie? Markę mm-hmm. Blair Witch. I to był straszny kasztan. Kasztan. Okej. Gra była spoko, miała kilka fajnych pomysłów, ja się dobrze w niej bawiłem, natomiast ona cierpiała na te same problemy, co cierpią wszystkie gry Bluebera na konsolach. Chodziła to znaczy, w 15 klatkach. To znaczy nie, chodziła ale w 15 powiem ci klatkach. Do tego, do czego zmierzałem, że o ile wydawało mi się, że w swoim IP to mogą robić, wiesz, co im się podoba, nie? Ale jak dostaną już takie znane IP, nie? Zagraniczne, to wiesz, to podciągną, wiesz, rękawy i powiedzą, no dobra, nie? Nie spierdolmy tego, nie? Zróbmy to dobrze. No nie. No nie zrobili. Nie, no, ale co wam się nie podoba w tym... Bo zwiastun był, tak? Oficjalny taki teaser trailer. Całkiem klimatyczny. Co w nim jest nie tak? Bo ja nie grałem nigdy w Silent Hilla, nie? To jest taki... Nie, dla mnie Bluber wykorzystał, wiesz, wszystkie szanse na to, żeby pokazać mi, że są w stanie zrobić dobrze działającą grę. Pod względem technicznym głównie. Problem polega na tym, że Bluber nie potrafi robić gier. No, po prostu. W sensie technicznie. Od tego, w tym względzie. No, której gry bym w nich nie grał, to ona ma 10 czy 15 klatek i chuj strzela. Mhm. Pomijając już tą mechanikę, którą sobie wymyślili, że trzeba kręcić jakieś ten gałkami jakieś kółka, żeby otworzyć każdą jedną szufladę, safe i tak dalej. Ale tutaj też tak będzie? Bo nie wiem, czy tak będzie. W każdej innej było. No to podejrzewam, że w tej też tak może być. Okay. A propos jesteście tego... uprzedzeni. Mi się ten trailer podobał na przykład.
tak, jestem uprzedzony do Bluebera, bo to jest tak, ale, że jak ale, sobie ale sparzysz pamiętam rękę reakcję, na palniku. Jak się pojawił zwiastun Blair Witch też. No. Też ludzie mówią, też był fajny, też był super. Okay. Też ludzie mówią, nie? Dawno nie słyszałem o IP, wróciło, to było śmieszne w latach 90. ten film, wiesz, i tak dalej, no a gra wyszła potem i wyglądała jak wyglądała, no. Okej. Okay. Także no, nie czekacie na Silent Hill od Blue. Czekamy, oczywiście. A, ja nie czekam. To jest jedna z moich ulubionych gier. Natomiast no, boję się po prostu, że to spieprzą. Jeżeli chodzi, kupc boi się tego, że w sensie, że jak to jest marka, to oni się zepną i coś zrobią, no będą musieli, jak to powiedzieć, stepapnąć swoją grę. Nie wiem, czy oni są w stanie to, czy mają te kompetencje, żeby to zrobić. Ja jestem zaniepokojony aspektem technicznym i nie wiem, na ile im wolnego pola da Konami, nie? W sensie, jak daleko będą mogli odejść od oryginału. Tego też się boję. W sensie, może być tak, że odejdą i to będzie super, a może być tak, że odejdą i to będzie świętokradztwo, nie? Więc to jest bardzo niebezpieczny temat. Robienie remake'u tak ukochanej i ważnej gry jak Silent Hill 2. Więc nie wiem. Wolałbym, żeby to kto inny robił. No nie będę grałeś, nie będę kłamał. W to w Medium? Tak, Medium grałem. I pamiętasz, jakie były twoje odczucia? Medium mi się podobało tak powiedzmy mniej więcej do połowy, gdzie było dużo tych takich nawiązań do lat 90. czy 80., czy nawet jeszcze wcześniejszych, które znam tak z życia. Te wszystkie, wiesz, modele, czajniki, meblościanki i tak dalej. To mi się wszystko podobało. Bardzo fajny był ten hotel. Tak klimatycznie w tym lesie to wszystko było umiejscowione, a potem zaczęły się te rzeczy takie nadprzyrodzone i gameplayowo mi się ta gra przestała podobać. Tak, mi się... Ona była drętwa. W sensie kamera, poruszanie, zmiany kamery, perspektywy i tak dalej. Dla mnie ta gra stała się... Zaczęłam jednerwować w momencie, jak musiałem więcej czasu spędzać w tym alternatywnym świecie. Nie? Tak, to w sensie, ja odpadłem po drugiej w tym stronie, miejscu. Tak. No. Po drugiej stronie już mi się przestało podobać. Póki chodziłem po tym opuszczonym, creepy hotelu, wolałbym, żeby budowali klimat tam, nie? Tak. O, ciemno, szkło, czy chrzęszczy pod butami, czy ja słyszałem, jak ktoś przebiegł na korytarzu. Gdyby zostali w tym hotelu, w tym świecie, to by mnie to o wiele bardziej interesowało niż... Czy to dobrze w takim wycieczki. Razie rzutuje na Silent Hilla? Powiem ci tak, Silent Hill, znaczy okej, Silent Hill ma ten alternatywny świat, nie? Bo to jest tak, że się... No nie mówię o wchodzeniu, tylko że są w stanie zrobić, nie? Ten klimat i wiesz, i że to chodzenie, przerzuć sobie to chodzenie tą babką teraz do... Nie wiem, wiesz, znów nie jestem w stanie teraz osądzić, czy sobie z tym technologicznie z tym poprawią, że kamera się nie będzie gubić, że jak ja wejdę do nowego pomieszczenia, to zakręci mi się w głowie i stracę perspektywę i nie będę wiedział, w którą stronę powinienem teraz iść, bo to się w medium zdarzało przy zmianie kamery albo zmianie pomieszczenia. Natomiast scenariusz Silent Hilla, oryginalny scenariusz Silent Hilla drugiego trzyma ich w pewnych ryzach, nie? Ja nie podejrzewam, żeby oni próbowali przenieść wszystkie perspektywy, wszystkie układy kamery czy śledzenie postaci. Jest kilka takich ikonicznych, które na pewno będą chcieli zostawić, bo były ważne dla samej sceny. Natomiast znów, no, jeżeli ktoś miałby wymyślać to od nowa, to znowu boję się, że będzie to robił Bloober. No. Co tym... Jeszcze o jednej rzeczy zapomnieliśmy, kiedy Konami znowu się stało fajne, nie? Bo pamiętajmy, że Konami to też są straszni buce, nie? Którzy wyzyskują, albo topią te swoje marki jak szczeniaki w rzece, albo je wyzyskują w sposób jasny, ich marki, więc mogą sobie wyzyskiwać. Na tym polega kapitalizm, nie? To, czego się boję, to jest taki trochę powtórki z cyberpunka. W sensie to już nie jest Blair Witch, to już nie jest tylko garstka, wiesz, jakichś największych fanów tego filmu, w ogóle tej marki i kilku fanatyków horrorów, tylko to już bierzemy naprawdę ludzi
którzy znaczy, wiem, no, kochają tę grę. Stawka jest duża, dużo tak, wyższa. Bo bierzesz i fanów Silent Hilla, i bierzesz przy okazji fanów Resident Evil, bo to, te gry się trochę, wiesz, nakładały na siebie w tamtych czasach. Więc to już są bardzo wysokie oczekiwania. To już jest naprawdę znaczy, wysoka stawka. I ja mam wrażenie, jak to wyjdzie medium, wiesz... Znaczy, taki, ja no. Myślę, że medium to była. To był test, no. Nie? Tak. To był test i na podstawie medium. Myślę, że medium było ważnym czynnikiem. I fakt, że muzykę do medium wyboru. Robił tam ten, już nie pamiętam. Yamaoka, tak. Więc oni już musieli, wiesz, testować, wiesz, współpracę, nie? Więc ja nie wiem, czy to był test na zamówienie, czy to była oddolna inicjatywa Bluebera, żeby pokazać Konami, że mogą, natomiast wydaje mi się, inaczej, jako praca na zaliczenie, medium była kompetentną pracą na zaliczenie, w sensie wiemy, o co chodzi, wiemy, o co wam chodzi, potrafimy sobie z tym poradzić. Myślę, że to była kompetentna praca na zaliczenie. To nie była świetna gra, ale była kompetentna praca na zaliczenie, żeby udowodnić, że są w stanie to zrobić. Teraz kwestia niespierdolenia Silent Hilla w warstwie fabularnej i kwestia niespierdolenia w warstwie technicznej, nie? Bo jak ja znowu odpalę na konsoli i będzie 15 klatek, no to wyleci za okno. O warstwę fabularną się nie boję, bo oni muszą się trzymać. No właśnie, wiesz, nie muszą. No właśnie mogą zmienić i to jest na dwoje babka wróżyła i tu już jest ryzyko, nie? No ale tu już ich będzie trzymać chyba Konami mocno za jaja, czego nie są w stanie zrobić z technikaliami, nie? No nie przeskoczysz, wiesz, niektórych rzeczy. No. Dobra. Kim w oko, no. Kim w oko. Wyskoczył w ogóle jak z Philips Konopi, wyskoczył Wiedźmin z Konopi, bo CD Projekt zapowiedział tak w sumie wyskoczył dla mnie trochę. Wyskoczył jak Philips Konopi, Wiedźmin z Konopi. Tak. Nie, jak ten. Powinieneś pisać gdzieś na... Jak, ja powinienem być copywriterem. Nie. Jak utopiec z rzeki, no, wyskoczył. O, jak utopiec z rzeki wyskoczył, remake pierwszego Wiedźmina został zapowiedziany, więc dowiedzieliśmy się tak naprawdę, czym jest Canis Majoris. Cannabis Majoris. To będzie gra, która jest... Koniec. Wow. It's a game. Daj kropkę. Tak. Znacie taką firmę, która się nazywa Fool's Theory? Tak. Tak. Jezus, jak on się nazywa? Pan Fool czy Pan Theory? Bo oni Fool założyli Pan Fool firmę. I Teorii. Remigiusz. Aha. Nie pomożesz mi, tak? Nie, czekaj, Remigiusz, tak? Remigiusz. Nie znaj, no nie pamiętam. Nie ma kogoś takiego w tej filmie jak Remigiusz. Bo jestem na stronie Remigiusz Nowakowski. Pracowników. Nowakowski, okej. Okay. Tak nie zwany Renacid. Tak jest. To jest jego studio. Tak, to jest takie studio, które jest już ugruntowane na rynku, działają dosyć długo, brali udział i właśnie przy grach CD Projektu gdzieś tam wcześniej i przy Baldurze pomagali i przy Divinity poprzednim i przy Hellblade'zie i przy Outriders, więc to jest taki zespół zajebistych ludzi, którzy robią taką robotę gdzieś tam pod spodem, której nie widać na pierwszy rzut oka w marketingu i w jakichś tam... Jak to się mówi? Na pierwszych stronach gazet nie są, ale robią robotę i zajmują się tam i animacjami 3D, i programowaniem, i no różne rzeczy robią do gier. Oni będą robić tego Wiedźmina pod kuratelą CD Projektu oczywiście na Unrealu 5. No i z tego, co podano tam w informacji prasowej, to ma być też, mają wykorzystywać już ten zestaw narzędzi, który ma być używany przy tworzeniu całej tej nowej trylogii wiedźmińskiej. Więc ja podejrzewam, że oni będą też tworzyć te narzędzia i będą też takim poligonem doświadczalnym dla czegoś większego, co się wydarzy za jakiś czas. Tak, wykorzystajcie narzędzia do zrobienia tej gry. Jakie narzędzia? No te narzędzia, co je macie zrobić. Tak, dokładnie. Tak, ale tak to się prawdopodobnie odbędzie. No ja bym sobie to tak wyobrażał. Bardziej mnie ciekawi inna rzecz. No bo to, że zapowiedzieli remake, to jest skąd się biorą dzieci, tak? Nie. Tak. Jak ten Wiedźmin będzie wyglądał? Czy to będzie taki sam Wiedźmin, jak był w jedynce? Pamiętamy, że on był na Aurorze, tym BioWare'owym engine'ie, czyli widok taki izometryczny trochę przy tych walkach. Czy to rzeczywiście będzie takie TPP klasyczne, jak znamy z Wiedźmina 3?
To ja tu wiem, jest moje pierwsze pytanie. Ta druga. No. Bo jeśli tak, te to, lokacje, to może być... Na... Mhm. Wszystkie te lokacje po prostu przerobią na wyglądające jak w trójce. Mhm. Bo to może być coś fajnego, jeśli to w ten sposób będzie wyglądać. Bo jeżeli nie, no to ja nie wiem, czy ja nie bym chciał w to grać. Sobie, nie wyobrażam sobie innej opcji niż druga. Mhm. Mhm. No, ale powiedzcie mi tam, czy jedynka... Ja nie grałem w jedynkę. Mhm. Ja grałem dwie godziny. Czy ona też ma takie questy tak rozbudowane jak tak, dwójka, tak, i tam było i wszystko tak samo, okay. Tak, to jest bardzo rozbudowana gra, tylko ona wtedy na tamte czasy, no to wiesz, no tam było więcej... Aurora to był drętwy silnik. Na nadziei było dużo rzeczy opartych. To nie była jeszcze taka firma doświadczona z jakimś tam backgroundem, nie wiadomo jakim, ale tam ludzie z pasją pracowali przy tym projekcie i to było naprawdę takie serducho włożone. Ja bardzo mile wspominam pierwszego Wiedźmina. On się mega zestarzał. Jak dzisiaj spróbujecie w to zagrać, to jest masakra. No wygląda strony... jak trochę lepszy gotik. No. Tak, z jednej strony nie wiem, czy bym chciał w to grać w takiej formie, jak on wyszedł, ale jeśli to by miało być, tak jak mówicie, nowe, zrobione w TPP, na Unrealu 5, ładne, w tym samym settingu, w którym był. Ale to często są takie to chyba, fanowskie... Chyba mógłbym to kupić nawet. No. Są często takie fanowskie projekty, że jakaś seria ma 4 części na przestrzeni 15 lat i fani biorą ostatnią część i przenoszą całą zawartość pierwszej części na silnik 5. Ja myślę, że tym raczej tak. W tych kategoriach bym to rozpatrywał. Czyli dostaniesz po prostu całą pierwszą część, a będzie wyglądała jak Wiedźmin trzeci, nie? No. W sensie i mechaniki, i cała reszta. Nie? Mi to wygląda tak to na taki całkiem sensowny ruch, tym bardziej, że ja idę o a zakład, to jest że niewiele drugie osób... podejście. Co drugie podejście? Do zrobienia remake'u, nie pamiętacie? Tego tam Legendy Białego Wilka, czy jak to się nazywało? No tak, ale to umarło. Tak mówię, no to już jest drugie podejście do remake'u Wiedźmina. Moim zdaniem gracze, którzy pokochali Wiedźmina, to pokochali go od trójki. Wielu z nich prawdopodobnie nigdy nie grało w poprzednie części i to będzie dla nich coś fajnego, bo to naprawdę jest ciekawa historia, tam jest trochę więcej o tym Wiedźminie jednak. No, to jest w ogóle ciekawe, bo Wiedźmin w jedynce wyglądał totalnie inaczej niż wygląda w trójce. On wyglądał trochę jak Legolas bardziej niż jak Wiedźmin, taki wiesz, taki dostojny, zarośnięty. On miał takie długie, cieniutkie włosy białe, miał taką młodą twarz, smukłą. Wyglądał bardziej jak Wiedźma. No, dokładnie. Taki szczupły. Wiedźman. Przede wszystkim. Także... No ale to umówmy się, to były też ograniczenia silnika. No. Nie, no jasne, oczywiście, pewnie. Jeżeli to będzie taka gra jak trójka, w sensie, że będzie miała i, wiesz, rozbudowane questy i będzie miała ten świat i, wiesz, tam rzeczy do roboty i granie w karty i tak dalej, to ja bardzo chętnie, wiesz, sprawdzę. No tam mówię, nie grałem, więc... Karcianki na przykład takiej nie było, nie, w ogóle. No ale teraz może być. Może być, oczywiście, że może być. No na pewno nie było takich chain questów, jakie znamy z trójki. To tam były takie klasyczne questy. Zawody w łowieniu ryb, chcę, wiesz. Nie, ja tego nie chcę. Nie, takich rzeczy wszystko. Nie chcę. To ma być wszystko w tym. Żaden. To ma być full pakiet. Okej. Okay. Nie ma chyba żadnych informacji, kiedy ma to wyjść, więc zaczęli pewnie nad tym robotę. Nie wiem. Wszystko. Z roku, dwa bym im dał. Cannabis Majoris to jest jeszcze okay. Potrwa. Łowienie ryb, jazda na koniu, regaty, wszystko no, będzie. Regaty, wyścigi. Regaty też były, faktycznie. Były regaty w Wiedźminie? O kurwa, na łódkach się pływało. Tu jest żart, ale nie będę go mówił, bo to... Nie, co, nie ma na liście, czy... Fuck you. Nie wiem, no to będę ten memy chodzi, i jakie regaty. Tak wam śmieszno? To zobaczymy, proszę bardzo. Zmiany na Steamie wchodzą. Nie. Najlepsze jest to, że nie wiem, jaka jest dalsza część tego żartu, a i tak mnie dośmieszy. Nie wiesz o regatach? To ci kiedyś opowiem. Ale tak teraz, ja jestem teraz już od razu, przestało mi być śmiesznie. Tak. Teraz jest smutna informacja. Tak, no. Bo Steam ostatnio zupdate'ował swoje narzędzia do pricingu, czyli... To są takie tule, które pomagają ustalać ceny, tak jak globalnie wypuszczasz grę, no bo tam nie każdy się orientuje, ile powinien zapłacić, wiesz, w Turcji, w Austrii, w jakiejś tam Australii, czy gdzieś, kurde, w Burkina Faso. Steam dociera do całego kraju i ma też takie narzędzia do kreowania cen. Czyli generalnie jak chcesz wydać tam za 19 dołków grę, no to on ci przelicza to od razu na tam, nie wiem, norweskie korony, złotówki i tak dalej, i tak dalej.
No i to on tam automatycznie to wypełnia. No i po ostatnich zmianach wychodzi na to, że Valve postanowiło ułatwić zarządzanie wyceną, bo tam porobili różne usprawnienia w tym toolu, ale przy okazji podnieśli rekomendowane ceny dla różnych krajów. I na przykład Polska już z defaultu ma tam wpisane 274,99 za grę, taką za AAA. Bardzo pomogły, kurwa, te narzędzia, bardzo. Także wiesz, jeżeli ktoś jest tam, nie wiem, załóżmy... Działają. Siedzi sobie w jakimś odległym kraju typu Stany Zjednoczone, on nie wie, gdzie jest Polska na mapie, ale planuje tam wydać grę, więc on z tego defaulta po prostu kliknie i będziemy płacić te 30% więcej prawie za tytuł. No, to przestaje być, przestaje być śmieszne, jak odpalam ten Xboxa i widzę, że nowe Duty 350 zł kosztuje cyfrówka w sklepie. No. Niewiele mniej. Steam podnosi do 275 zł gry na PC-cie. Tak. To już nie jest kwestia, czy mnie na to stać, czy mnie na to nie stać. To jest kwestia takiej blokady psychicznej, że no kurczę, ja nie będę kupował gier za 3,5 zł. No. Ja nie mogę grać w gry za 3,5 zł. To prawda. Możesz, będziesz. Wiecie, przejdzie z czasem. Przyzwyczaisz się do tego. No nie wiem, bo powoli poswędzi. Cztery lata temu śmialiśmy się z Turcji, robiliśmy zakupy w Turcji na potęgę. No nie wy, ale ja, no właśnie. Jay. Ja nie wiem, gdzie Turcja leży, proszę. Ja i Jay. Nie, ale ja, Jay, Quest z Argentyny albo z Turcji. Ale śmiesznie, w tej Turcji 20-30% inflacja. Czuję się jak pan, kupuje gierki za 120 zł, nie? Stary, wiesz, ile Turcja dostała podwyżki na Steamie? W tym toolu? 450%. No, wow. Więc i aktualnie jest Argentyna prawie 500% ma podwyżki. No, bo zmianach. Mówię, no bo kupowaliśmy gry albo w Argentynie, albo w Turcji, albo w Brazylii. Argentyna się bardzo długo, do tej pory się najbardziej opłacała. Dzisiaj jak szukałem, są takie porównywarki, gdzie najtaniej kupić Koda, to 318 zł już teraz kosztuje w Argentynie. Czyli jest nieznaczna różnica między tym, co u nas. Więc tak, my staliśmy się... Z kodem to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo on dzisiaj jest drogi, a po tych podwyżkach, według tego przelicznika, powiedzmy procentowego, który tam ludzie odkryli, to Call of Duty będzie kosztowało prawie 450 zł. Tak. Fajnie. Super. Fajnie. Więc śmialiśmy się, a jesteśmy teraz w tym samym wózku, co Turcja, Węgry, Argentyna. To jest ten sam poziom gry, inflacji. Tak? A kto ma najwyższą inflację na świecie? Po Turcji i Argentynie? Well, Krakowiak właśnie robi przykłon. Kups, ale tak mówisz, ale ten... farbki, narzędzia modelarskie sobie zamawiasz z Polski, nie? Tak. No. Bo są tanie jak woda i między prawdą a Bogiem założyłbyś sobie adres, po prostu kodowałbyś sobie kolejny adres do Polski i kupowałbyś gry za pół darmo, nie? To prawda. No. Masz taką moc nabywczą teraz, że kupowałbyś gry o połowę taniej, nie? No, to prawda. Jeszcze by ci na pizzę starczyło. No. Jeszcze byś zbierał te punkty w tym swoim programie, co tam macie w Stanach, czyli przysyłają ci kody na 50 dolców za nic. Jeszcze byś kupony na świeżaki dostał. Ostatnio zaglądałem, a tam 50 dolców. No. I to jest taka uczciwość. No właśnie. No, ciężkie czasy nadchodzą. Ja tak sobie pomyślałem ostatnio, że ja sobie chyba dzisiaj, znaczy niekoniecznie dzisiaj, ale ja chyba kupię tego Baldur's Gate'a w tym Early Accessie, bo on kosztuje 200. Tak. Jak on wyjdzie na premierę, będzie kosztował 100 więcej, w ogóle bez kitu. No. Ja się cały czas śmiałem, że to jest drogo, ale widzę, że to jest, dzisiaj to jest promocja, te 199 za Baldura. Tak, trzeba go kupić dzisiaj, bo za miesiąc, za dwa będzie kosztował 300, tak, nie? Tak, ja go kupię chyba i nie będę w niego grał, nie? Bo ja chcę, poczekam na niego, aż on będzie skończony. Też czekam, jestem z Questem umówiony na przechodzenie, no, ale myśleliśmy, że w tym roku wyjdzie, a on nie wiadomo, czy w przyszłym wyjdzie. Trzeba po prostu kupić i czekać. No. No, w przyszłym roku to już będzie pozamiatane. No. Anyway, Tartak teraz wam opowie o Philu Spencerze. Nie. Pod tramwaj. Phil Spencer udzielił... Pod tramwaj, proszę bardzo, jeb. Pod ten tramwaj, co jedzie do gdzie? Do Zgierza? Do Zgierza. Z Chorzowa do Zgierza.
No to ja musiał zobaczyć, jak jedzie. Tak. Chyba na lawecie. W każdym razie Phil Spencer udzielił wywiadu dla Wall Street Journal, w którym zaznaczył, że po pierwsze Game Pass jest dochodowy. Game Pass stanowi 15% całego obrotu generowanego w gamingu. Wzrost został odrobinę zahamowany na konsolach, natomiast bardzo mocno przyspieszył na PC-tach. No i kurna, co nieco po niektóre rzeczy będą musiały być kiedyś droższe. Parafrazując. To chyba było do przewidzenia, że ten Game Pass musi podrożyć w pewnym momencie. Zdobywamy rynek. Że osiągnęli chyba większą pulę ludzi na konsolach, z tego co widać, że im siadło już na przyrost ludzi na konsolach. Na PC im rośnie, no ale przez inflację i przez wszystko, no wiadomo. Czyli co wam teraz Xboxowcy, co dupa piecze, tak? Jimbo zły był, a teraz proszę, sami będziecie płacić. Nie, ponieważ Game Pass doładowany na 3 lata w przód w Argentynie. Ha, właśnie, to jest właśnie myślenie nasze. I mogą mi skoczyć, ja już, co przecież nie przyślą mi prośby o dopłacenie, no. A dwa, że w dalszym ciągu mają w planach wypuszczenie tego rodzinnego, nie? Tam pakietu tego Game Passa. Tak, to prawda, Ma być odrobinę droższy, ale możesz tam chyba jedną czy dwie osoby, nie? Mieć podpięte pod to, więc to może być też jedną tego z Turcji, typu, jedną z Argentyny. Podwyżka, nie? Że mogą zrobić po prostu... Tak, szykuj się, kups, na to, że będziesz płacił odrobinę więcej na Game Passa, bo twoja rodzina się powiększy. Będziesz miał per kraj. Nie możesz zrobić tego. Nie możesz. No jak to? Przecież nie. To, a nie możesz mieć franczyz w innych krajach? No, nie mogę mieć rodziny w innych krajach. Ma być w obrębie jednego kraju niestety. Chyba, że będziesz kombinował z VPN-em pewnie. Panowie, założymy tu jedną wielką rodzinę w Polsce. No. Nie, no ja już wam mówiłem, że zakładam tą rodzinę. Ty powiedziałeś, że za 3 lata do mnie zadzwonisz. No to no właśnie. Zobaczymy, czy się zmieścisz. Ja mam ten. To weź mi tam trzymaj miejsce. No. Ja już powiedziałem, że ja tą rodzinę zakładam. No, ja nie będę płacił, ale trzymaj mnie to miejsce. Tak. Trzymaj mnie to miejsce blisko ogniska gdzieś. Tak. Ciekawostka. Cyberpunk osiągnął 90% pozytywnych ocen na Steamie. No popatrz. Ale on nigdy na Steamie nie miał jakichś niskich ocen. Tam zawsze było 80 parę. No, a teraz zaczęło ściągnąć chińską bajką ludzi, którzy przespali całą tą dramę. Tak. Którzy nigdy nie słyszeli o tym, że cyberpunka trzeba gnoić, tak wiesz, po prostu, za to, że jest cyberpunkiem. No i proszę bardzo. Można? 90%. Można. 90%. Ja zawsze mówiłem, że to była dobra gra od początku. Ja. Tak. A to teraz Cyberpunk już jest overwhelmingly positive, czy jeszcze nie? Ja nie wiem, jakie są kryteria, ile musi 90% to chyba tak. Czekaj, zaraz odpalę Steam, zobaczę. A nie positive? To nie jest tak, że 95 to jest overwhelming? Nie wiem. Nie, 95 chyba było za dużo. Zaraz wam powiem. Tylko oczywiście musi się kurwa zupdate'ować ten gówniany klient, bo przecież to nie można normalnie włączyć Steama. Wy też tak macie, że jak się aktualizuje, to w połowie przypadków się zawiesza i trzeba go zamknąć ręcznie i potem się odpala dobrze? Tak. Ja nie wiem, co jest z tym. Klasyka. Jak ja go pierwszy raz instalowałem w 2006 roku i on był zielony, to ani razu nie miał takich problemów. O czym w ogóle mówimy? O jakim programie? O Steamie. Ostatnio tak sobie myślałem o tym, że byłem kurna early adapterem Steama, bo trzeba było go zainstalować, żeby w Half-Life'a drugiego grać. Half-Life'a grać. Inaczej nie można było, a ja miałem... All reviews ma mostly positive, a recent reviews ma very positive, czyli overwhelmingly positive. Więc miałem Steama Day one, żeby zagrać w Half-Life. Pamiętam, z pracy wyskoczyłem do Empika, żeby kupić sobie egzemplarz. Czyli recent reviews to są very positive, właśnie 90%, a te mostly positive to jest 78%, 500 000 ludzi. No. Kosztuje 99 zł, nie? Cyberpunk w tej chwili, więc on jest też na promo w tej chwili chyba takim jakimś weekendowym albo coś takiego. Więc... Czekam, aż będzie za 3 dychy jak Wiedźmin i wtedy sobie kupię. Okay, super. Kalisto Protocol jest złote, to jest ważna wiadomość, bo już 2 grudnia wychodzi.
Nie wszędzie. Co to jest w ogóle za gra? Bo ja jakoś tak nie zarejestrowałem. To jest Dead Space 4, Mike. Wszyscy o tym mówią. Ach, to Dead jest Space, to! Dobra, tak, okej, okay, dobra, tak. To ja pomyliłem tytuły, przepraszam. To 2 wiem, grudnia chodzi. Wychodzi, ale nie wszędzie, bo nie wyjdzie w Japonii, bo się nie zgodzili się dokonać odpowiednich cięć, żeby przejść o lokalną klasyfikację i stwierdzili, że no to nie wyjdzie. Gdzie się zaznacza ptaszka, że mam to w dupie? Już jest postawiony. Ptaszka. Okej. Okay. Musi ptaszka w... Musisz ptaszka w ptaszkowni. W ptaszarni. W ptaszarni. On ma chyba, ta gra ma chyba całą masę takich bardzo, bardzo gore. Śmierci. Violence and gore tak zwane. Violente śmierci ma, jak umrzesz, tam cię, wiesz, może pokroić, zmiażdżyć, rozpłaszczyć, ma tego całą masę i chyba to nie przyszło w Japonowie. A to mogliby starym japońskim sposobem zrobić po prostu rozpikselowanie, nie? Ale to wtedy myśleliby, że tam jest wielki penis. Ja zawsze, jak widzę rozpikselowanie, zawsze ja myślę, też, że jest wielki penis. Po tym, jak oglądam w wiadomościach, jak zeznanie jakiegoś świadka koronnego. Czemu on ma penisa na głowie? Czemu ten penis siedzi w sądzie? No. Tak zawsze myślę, tak. Na pewno oglądaliście Extended Gameplay Residenta 4. Tu cię zaskoczę, bo nie oglądałem. Przegapiłem tym razem. Ja też, chyba musiałem mrugnąć. Bardzo dobry, bardzo dobry. I to jest ten jeden przypadek, w którym zmieniają kilka rzeczy, ale wszystkie wyglądają świetnie. W sensie lokalizacje są odrobinę rozbudowane, bo ten gameplay pokazuje to pierwsze tam naście minut, jak się z tymi gliniarzami przyjeżdża do wioski, idzie lasem i wchodzi do tej właściwej wioski, gdzie jest pierwszy atak lokalsów. Powiedz mi, czy fani Residenta mają sufit? Mm-hmm. W sensie, czy mają limit, ile razy jedna część może być zremasterowana? To jest pierwszy raz, jak jest zremasterowana 4. Ale jak zaczną, jak skończą wszystko i zaczną od początku, od jedynki, na tym razem już na nowym ich silniku. Miałbym im to za złe, gdyby nie to, że te gry wychodzą tak, w tym roku nówka, za rok remake, w tym roku nówka, za rok remake. One się przeplatają, do tego na szczęście wciąż za remake'i, bo są remake'i, a nie remastery, bo 4 już miała 2 chyba remastery. Była na Wii U, była na 360, była na One'a potem. Ja sobie kiedyś zrobię remake Bernarda. Pracują... A co z tą wersją na VR? Nie będziesz grał w 4 na VR-ze? Nie, tam żygam na VR-a, dosłownie w przenośni. Nie mam VR-a, więc nie mogę grać w to. Nie przeszkadza, myślę, że fani czekają, to nie są, znaczy doświadczenie, znaczy Residenty mają długą historię remake'ów, bo pierwszy był remake'owany na GameCube'a, doskonały remake, bardzo wysoko oceniany, 2 w zasadzie była idealnym remake'iem i kickstartnęła, udowodniła, że warto robić remake'i tych kolejnej części. 3 była fajnym remake'iem, w zasadzie miała tylko jeden problem. Ludzie mieli pretensje o to, że cała jedna sekcja została wycięta. Tu deweloper tłumaczył się, że to po to, żeby utrzymać tempo. Bardziej shooty bang bang niż zagadkowe, jak to było 15 lat wcześniej. Ale wciąż moim zdaniem bardzo dobry remake. Naprawdę cieszę się na remake 4, bo wygląda rewelacyjnie. Czyli co, następny jest ten, co strzela się do Afrykanów? Nie. Nie ma remake'u do tej pory, żadnego remastera, żadnego HD Nemezisa, Resident Evil 3. Więc Resident Evil 3 powinien dostać remake'a. Oprócz tego cały czas w piekarniku był dwójka, jest... Tak? Ten tak, poprzedni był... Nie, no czekaj, co ja mówię? Przecież to był Nemezis. Resident Evil 3 to był Nemezis. W związku z czym teraz jest 4, to masz rację. Następny jest... Następny jest... Piątka. To strzelamy do Afrykanów. 5, ale to jest odrobinę za wcześnie jeszcze moim zdaniem. Dlatego czyli co, za 4 lata będzie remake tej najlepszej części Residenta 6? Najlepszej, tak, zdecydowanie. Nie, moim zdaniem to będzie wyglądało tak. Remake 4, potem albo następca Village, albo w końcu Hank, potem Village, następca Village, albo Hank, a potem remake 5. To tak powinno wyglądać. Okay. Zapisane macie? Mam.
Poszła mi farba z nosa na samą myśl o tych wszystkich. To bardzo się kichać zachciało, jak zacząłeś opowiadać. No i na jakimś etapie trzeba będzie zrobić remake jedynki, nie? Bo ta wersja GameCube'owa jest bardzo ładna. Ale ci, to już którzy nie grali jest... w ten nowoczesny, już mogą nie żyć, nie? Bo to jest wiele. No, trzeba by nowej generacji graczy pokazać tę serię. Tak, jeszcze raz, tak. Od początku. Ja wiem, że to jest, to są, to są podwójne standardy, ale absolutnie się nie gniewam. Póki one wszystkie trzymają poziom, nie mam pretensji. Okej. No. A wiecie, co jest w Games with Gold? Nic ciekawego. Jest taka gra Pretorianie, nie wiem, czy kiedyś nie graliście. Nie polecam, tak, recenzowałem ją, mam ją. Tak. Ona wyszła w pakiecie razem z komandosami zremasterowanymi, można ją tak, kupić. Tak, bo to jest gra z czasów tych właśnie, na fali komandosów ona powstała chyba trochę, bo to jest, nie wiem, z 20 nie, lat ta gra. No może, no nie to wiem. To jest ta sama gra, tylko zamiast komandosów są Pretorianie, tak? Tak, tylko dźwięki są te same. Nie, no ale to była... Acknowledge. Pretorianie było chyba następną grą po tej serii Commandos, właśnie od tego samego studia. Oni właśnie Pretorianów zrobili zaraz potem. Może, nie wiem, nie pamiętam, ale grałem w... Dokładnie te same miejscówki z Commandosa, tylko grasz Pretorianem. Tylko tak, tylko nie wiadomo czemu Spartanie krzyczą Achtung! Einverletzte! Alarm! Alarm! Tak, dokładnie. Więc niemiecka wersja była gotowa. Pretorianów, ale w edycji HD, czyli tej tak, świeżej. Ale to grałem w to i ciężkie. Sterowanie na konsoli jest ciężkie. To są gry typowo. Tak, ja w ogóle byłem zaskoczony, że to wyszło na konsolę. To masakra. Tak, to było rok temu chyba. No. Jest jeszcze też taka gra, która się nazywa Dead End Job. No to wygląda fajnie. To też dostaniemy na... Dead Blow Job. To jest rogalik chyba jakiś, nie? Czy nie? Nie wiem, co to jest. Nic mi ten tytuł nie... Nie, to jest moje życie. Wow. Okej. Okay. Spoko. Nie. No dobrze. Może być spoko. Nie, to jest taki shooter z góry, widok. Dobrze, pomyliłem. Shooter, piper. Nie podoba mi się styl graficzny. Tyle powiem. Okej, okay. Fajnie. A na PlayStation w Niocha 2 sobie zagracie? Tudzież zagramy, jeśli płacicie. To jest w tym PS Plus Essentials, jakby co. W tym podstawowym. Tak, w tym podstawowym będzie też Lego Harry Potter Collection. To dla Wojtka coś. To już pewnie ma ograne wszystkie 30 części. Razy. Mhm. I Heavenly Boobies. Nie, Heavenly Bodies. Heavenly Bodies. Co to jest Heavenly Bodies? To ja jakaś gra o kosmonautach na pewno. Heavenly Bodies. Nie wiem, o co chodzi. Widzę screeny i wygląda, jakbyś fruwał gościem postacji kosmicznej w Zero G. No tak to jest napisane, że tutaj fizyka wchodzi w grę. To może być jedna z tych gier w stylu Mount Your Friends, w sensie musisz się jedną ręką trzymać drabinki, a drugą chwytać następnej, żeby się przemieszczać. Tak, strzelam. To jest chyba coś takiego. W Chicago jest taki duży klub stripteaserski, który nazywa się Heavenly Bodies. Ostryga. Heavenly Bodies też. Liga Niezwykłych Gentlemanów się nazywa ten klub. I wpisałem Heavenly Bodies, żeby zobaczyć tą grę i mam tylko zdjęcia z tego klubu. A widzisz, a to ja wpisałem, żeby zobaczyć grę i mam grę. To może być fajna gra. Ja w nią nigdy nie miałem okazji zagrać, ale ona ma bardzo dobre recenzje na Steamie i jak ktoś lubi fizykę w grach, to naprawdę może być fajny kąsek, więc ja bym polecał spróbować. Nioch 2, a nie jakieś kurde głupoty. I Niocha przy okazji też. Nioch 2 jest też spoko. Byłeś w Heavenly Bodies? Muszę pomyśleć. Teraz wszystkie za i przeciw rozważ. Bo muszę Happy Hours jest od 4 do 7. Happy Hours. Tak. Miller Lite jest za dolara. Och. Ale pamiętaj, nie jest nic z bufetu. Miller Mills chyba. I najbliższy event to Vamps and Vixens, jakbyś miał ochotę. Vamps and Vixens. To dzisiaj i jutro. Vamps and Vixens. Ale jak masz dobry kostium... Vapsens, jakby to było jedna nazwa. Vamps and Vixens. Vamps and Vixens. Vamps and Vixens, to jest niemiecki naukowiec. Tak. Z pretoriansów. Tak, tak. Ten sam. Ale tu szpagaty. Jakie figury. Aha. No.
Mówisz o grze, rozumiem. Nie, o Heavenly Bodies. O chicagowskim Heavenly Bodies. Okej. Okay. Okay. Krótko. Tu jest napisane krótko, więc ja chcę krótko. Nie dwa słowa, tylko krótko, tak? Krótko, tak. Bo ja zapomniałem, jak się nazywał ten... A, podcast. Dobra, czyli ja go muszę zmienić. Okay. Krótko. Nie, to dzisiejszy odcinek Formogatki będzie. Formogatka 293, krótko. Krótko. Nie. Tak. To nie będzie tytuł. Okay. Wpisałem Vampire Survivors z tego względu, że wyszła wersja 1.0. I... Nie miałem czasu do tego usiąść. A powiem ci, że to jest moja kokaina. To jest kokaina, wiesz? Oczywiście, że tak. A tak powiem wam, wiesz, że ja jeszcze nie grałem w tą grę ani razu i nie wiem, czy w nią zagram jakoś tak. Odpal sobie. Boję się, wiesz. To jest kokaina, ona wciąga. Na początku jest trochę... trudno, w sensie, no bo nie masz nic, nie? Bo tam się z czasem odblokowuje nowe postacie, umiejętności, modyfikatory i tak dalej. Tak. Tylko można się po prostu zniechęcić po pierwszej godzinie, dwóch, okay, nie? Bo w Bernardzie też na progres. Początku nic nie masz, a potem jesteś taki koks. Ale w Bernardzie szybko zdobywasz karty i tak dalej. Bo no może, tak. Możesz coś więcej, a no ja nie wiem, czy ja bym był w stanie teraz zacząć od nowa, nie? Ta gra byłaby ta gra byłaby dla mnie za wolna, za mało możliwości, nie ma moich kombinacji, nie mam odkrytych przedmiotów. Diablo i tak jesteś dalej. Na ósmym koszmarze i w 70 szczelinie. Tak, dlatego jak tylko się pojawiła ta wersja preview na Xboxie, to szybko się przesiadłem ze Steama, żeby ten ból był jak najmniejszy, nie? Bo na Steamie też kilka godzin pograłem, ale nie miałem takiego progresu jak na Xboxie. W każdym razie w sensie na PC-cie w Game Passie. Jasne. Grałem, mam w to przegrane już 60 godzin chyba, z czego 50 godzin miałem zanim wyszła wersja 1.0. Jak wyszła wersja 1.0, to tylko, wiesz, było ding, 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 700 na 1200 achievementów od razu wpadło. I teraz zostało mi, tam jest 140 achievementów, mam chyba 129 na 140, nie? Jeszcze kilka mi zostało do zrobienia, ale tak robię sobie po jednym achievementie dziennie, nie? Odpalam sobie na pół godziny, bo tyle trwa run. I akurat już wiem, co mam robić, więc po jednym achievementie sobie odpalam. Nie bardzo wiem, ile nowych rzeczy doszło do wersji 1.0 względem preview, bo nie miałem tego endgame'u nie miałem zrobionego, więc nie wiem, czy on doszedł, czy on już tam był, nie? Jak grałem. W każdym razie no, w tej wersji 1.0 na pewno doszły achievementy wspomniane. On miał taką wersję, wcześniej. Że wychodził co tydzień tak regularnie, wychodził update dodawał masę nowych rzeczy do... Etapy postaci, nowe bronie, nie? Także ja też teraz zacząłem, wiesz, no mam już 60 godzin przegranych, a zacząłem używać broni i kombinacji, których wcześniej nie używałem jeszcze, nie? Czyli gra ma cały czas coś nowego dla mnie. Weszła wersja, nie wiem, czy to już miałeś, kup z karty z modyfikatorami, które wypadają na etapach. To też było fajne. Tam przechodzenie przez lustra do ukrytych komnat, teleportowanie w chmury na inne plansze, więc życzyłbym sobie, żeby każda gra miała taki support jak Vampiry. W sensie, nawet jak one były w Early Access, to tak jak Kups mówi, one się wciąż rozwijały. To nie było tak, że jest przez rok w Early Access i tylko tam jakieś fiksy, nie? Regularnie dochodził nowy content, więc teraz ta gra jest naprawdę duża. Mimo iż mechanika jest prosta, ona jest naprawdę duża. Także jeżeli ktoś jeszcze zwlekał, to polecam, bo jest teraz w 1.0 i można już czywoski łapać, jest naprawdę bardzo dużo contentu. To wciąż jest straszna kokaina. Okej. Okay. Wpisałem też Grounded. Bo wróciliśmy do Grounded, Kups nas namówił, dużo dobrych rzeczy na Disco też ludzie pisali o tym, więc postanowiliśmy wrócić do Grounded i mamy za sobą trzy albo cztery wieczory, jak gramy wspólnie w czterech. I gra jest faktycznie fajna. W sensie, pamiętam, że my graliśmy chyba betę jeszcze, czy Early Access. Graliśmy może nawet najwcześniejszy, tą alfę czy betę, no. Tak. Może nawet stream z tego był, nie pamiętam. Na pewno gra została wzbogacona względem tego, cośmy grali wcześniej, no bo doszło intro, doszła warstwa fabularna, więc poza tą warstwą budowania i chodzenia na polowania na mrówki doszła cały wątek fabularny i ten główny chain quest, wydarzenia dzienne, w sensie challenge dzienne.
Więc to nie nudzimy się teraz. Jak mamy ochotę poeksplorować, to możemy eksplorować. Mamy ochotę budować, to budujemy. Mamy ochotę pchnąć main questa tego głównego chaina, to robimy po prostu głównego chaina. Mhm. Gra się naprawdę rozbudowała. Jest niezła frajda z grania czterech. I fajne jest też to, że gramy razem, ale każdy może robić to, na co ma ochotę. Więc Kub z Jayem najczęściej idą gdzieś w las, a ja zostaję w bazie i przez dwa ostatnie wieczory nie robiłem niczego innego, tylko budowałem bazę, więc każdy ma swoją zabawę. Prawda. I... Tylko nie widzieliśmy tak naprawdę, nie? Dalej tej gry. W sensie... Znaczy jesteśmy trochę dalej... Zamiast się skoncentrować na fabule, to my się tak, wiesz, krzątamy, nie? Po prostu sobie oglądamy, budujemy te bazy i tak dalej, zamiast zobaczyć, co się dzieje dalej, nie? Znaczy, no, wiesz, to zamiast... To się stanie, to jest fajne, że możemy sobie sami narzucić tempo, nie? I to my decydujemy, jak się chcemy bawić, nie? Pewno, wiesz, no w pewnym momencie stwierdzimy, okej, ja zbuduję szóste piętro, wy będziecie mieli już wszystkie wspomagane pancerze, no to co? To idziemy poszukać czegoś nowego, nie? No, bo ten główny tam quest fabularny nam wisi od 5 dni, nie? Ale to mówię, no to też jest tak, że gra nie zmusza. Poza tym to pewno wyjdzie tak jak ja, nie wiem, jak ty grasz, pewno też tak grasz, że robisz wszystko naokoło i jak przychodzi do głównego questa, to się okazuje, że już jesteś tak nabufowany, że w zasadzie idziesz jak przecinak potem, nie? Robiąc wszystkie side questy, zbierając rzeczy, gromadząc, odkładając, po prostu się lepiej przygotowujesz. Tak samo gramy w to, nie? Okej. Okay. Dobra zabawa. Dobra zabawa, to prawda. Pisałem też betę Warhammera 40 tysięcy Dark Tide, którą graliśmy tydzień temu. A którą grę myśmy mieli NDA? A nie, Skull and Bones. Okay. Sprawdźcie, NDA... czy przypadkiem już policja do nas nie wie. Nie, to Warhammera wszyscy streamowali na lewo. Tak. Warhammera Skull and Bones, o panie! Warhammera na lewo i prawo streamowali na Twitchu, więc nie podejrzewam, żeby nie można było niczego mówić. Mi się podoba, no ale ja niewiele potrzebuję. Jak jest slapnięte logo Warhammera, to ja już jestem zakochany, ale to jest nic innego jak szczury, tylko że w kosmosie. Nie? Niby są bronie, niby są karabiny, lasgany, shotguny, ale no, moja klasa, ja grałem ogrem, to ona głównie polega na mele, nie? Tam nie wiem, który z was grał snajperem. Ty grałeś? Ja grałem strzelcem, to chyba nie jest snajper, tylko to jest ogólnie strzelec. Tak, ty grałeś strzelcem, a Quest grał psykerem, to jest taki mag i miał pretensje o to, że musi być bardzo, bardzo blisko, żeby być skutecznym, a chciał z daleka walić hordę, nie? Więc nie wiem, jak się gra tymi innymi bohaterami. No ja mam tak mało amunicji zawsze, że to też jest, wiesz, większość czasu jestem mele, tak, nie? Na tym, tak, więc tak. To chyba nie zmieniło się od czasów szczurów. Tak chyba ma być, nie? Tego też się boli mnie trochę, że w tej grze nie da się grać już solo. To mnie trochę boli. Pamiętaj, że to była beta. Beta była po to, żeby sprawdzić, jak się łączy, jak grają, jak się na serwera gra. Może w pełnej wersji będziesz mógł grać, nie? Bo jednak nie zawsze mamy czas, żeby sam zagrać, a lubiłem tam zrobić jeden run czy dwa, wiesz, tak for fun, żeby przelecieć, może coś wypadnie i tak dalej, ale... No ja się dobrze bawiłem, czekam na pełną wersję i to, co mi się podoba, to kreator postaci, bo jest odrobinę rozbudowany względem szczurów. Wybiera się płeć swojej postaci, wybiera się też na kilku krokach tło tej postaci, to determinuje tam jej perki, ale wybiera, każda postać ma, nie dość, że ma obie płcie, to jeszcze ma do wyboru kilka różnych głosów dla danej kombinacji i każdy jest udźwiękowiony i to, jaką postać sobie zbudujesz, jaki głos wybierzesz, wpływa na to, jak ona będzie wchodziła w interakcję z pozostałymi graczami. Więc to jest masa kombinacji i zależności, nie? Bo każda postać, każda klasa przemnożona przez dwie płcie, przemnożona przez trzech voice aktorów, czyli powiedzmy trzy charaktery, nie? Więc to jest fajne. Oprócz tego, że postaci wyglądają fajnie, no ja sobie zrobiłem tego ogryna, to wygląda fajnie, jak ogolony goryl, także. Boję się o to, jak ta gra będzie działać na konsoli. Już trochę zaczynam podejrzewać, dlaczego konsolowa wersja dostała taką obsuwę.
Tak, tak, bo ona będzie w Game Passie i na PC-cie ma ten data jest podtrzymana, to będzie jakoś zaraz, nie? W listopadzie, ale jakiś miesiąc temu czy półtora się pojawia informacja, że data premiery na konsolach na razie jest zawieszona, nie? W sensie do tej pory nie ma daty, co jest odrobinę niepokojące. No i tak, to może wynikać z tego, że może słabo chodzić. Bo ja też zauważyłem, że od kilku miesięcy na wszystkich tam kanałach, gdzie testują karty, kompy i tak dalej, z jakiegoś powodu ta gra trafiła do tej puli gier. Nie? Jako benchmark, tak. Tak, jako benchmark. I jak ją zobaczyłem, no to faktycznie wiedziałem, bo ona naprawdę ładnie wygląda. Nie? Tak, więc... ma przy okazji niesamowite wymagania i boję się, że konsolowa wersja będzie mieć ogromne problemy z utrzymaniem jakichkolwiek klatek w tej grze. Może tak być. Nawet nie mówię o 60, to by było marzenie, ale zobaczymy. Szczury chyba miały 60, więc muszą trochę pokombinować. No wiadomo, że ona będzie wyglądała gorzej, nie? Wolę, żeby wyglądała gorzej i chodziła w 60, niż żeby wyglądała średnio i działała w 20, nie? Prawda, prawda. No mówię, to jest beta, nie? Więc też nie można... Tak, no i nie wiadomo, jak długo będziemy czekać na wersję na konsolę, bo brak jakiejkolwiek informacji jest niepokojący, nie? To tyle, jeżeli chodzi o krótko. Dwa słowa, tak? Krótko. Krótko. Teraz będzie Mario i króliki... Kurliki. Kurliki. Grałem w Mario Kurliki drugie. Nie ma dwójki w tytule. Jest Sparks Kurliki. Kurliki się skąd wzięły? W sensie, to było jakieś oficjalne tłumaczenie? Tak, tak. Kurliki jest oficjalne tłumaczenie. Nie, właśnie okay. To jest oficjalne tłumaczenie. Ktoś to kiedyś przetłumaczył na kurliki i tak już... Ja bym to przetłumaczył inaczej. Ale... Tak to jest. Ja wiem, ja wiem, Mike. Tak się prosiło, nie? To jest... Szansa była jedna na milion zaprzepaszczona, no trudno. Nie, jeszcze możesz to odkręcić. Mogę? Dobrze. Bo to jest, wiecie, gra słów, nie? To Rabbit. Okay. Znaczy się co, że są chore na wściekliznę? Tak, tak. Są okay, króliki dobra. Jak Rabbits i że są Rabbits, czyli że są właśnie mają wścieklizny. Nice. Okej, okay. Fajne. No to w polskiej Mario... wersji to nie ma takiego dźwięku. Nie ma takiego, więc no, musieli sobie jakoś inaczej poradzić, więc są kurliki jako, że są takie zwariowane, nie? Szalone, okay. Nie w porządku. Grałem naprawdę bardzo mało w pierwsze te króliki. Nie wiem, nie mogę sobie przypomnieć dlaczego, ale jakoś... Ale chyba też streamowałeś, co? Nie, właśnie nie streamowałem ich chyba nawet. No, do tego stopnia, że jakoś mi ominęła, odrobiła trochę ta część, więc jeżeli coś powiem i to się nie będzie zgadzało w porównaniu co do pierwszej części, to wybaczcie. No mówię, mam grałem dosłownie kilka etapów pierwszej części. No ale biopów już nie będzie, ustaliliśmy, że się na wszystkim znamy, już nie mogą przychodzić. Grałem za to dużo w dwójkę i to jest naprawdę bardzo fajna gra. Kurczę, to jest naprawdę świetnie zrobiona gra. Ma wszystkie te takie elementy gier nintendowych, czyli wiadomo, nie? Te postacie nintendowe, ale ten taki... Cena. Taką recepty, cenę, ale ten taki fundament gier tych nintendowych, czyli... takie bardzo małe, otwarte światy, po których biegamy tą naszą grupką bohaterów. Wszystkie te światy są obsiane najróżniejszymi puzzlami, które trzeba rozwiązać, czy tam właśnie przepchanie kamieni, takie od prostszych do takich klasycznych, nie? Że musisz albo przepchnąć kamienie, albo coś otworzyć posiadanymi umiejętnościami, albo umiejętnościami, które zdobędziesz tam chwilę potem. A cała walka rozgrywa się oczywiście w tym takim, jak się nazywa, Jesus? X-komowym, tak, stylu. Przy czym też ten X-komowy jest taki w bardzo dużym uproszczeniu. Raz, że to, co jest dla mnie idealne w tej grze, to, że te wszystkie walki trwają naprawdę bardzo krótko. To jest taka idealna właśnie gra, jak chcesz sobie odpalić tam na jeden, dwie te takie rozgrywki. W przeciwieństwie do X-komów, nie? Które jak się zaczyna walka, to właściwie musiałeś sobie przynieść prowiant, wiesz, pocałować dzieci, nie? Na dobranoc, w sekretarce powiedzieć, żeby nie przyjmowała żadnych połączeń. No, trochę trwały, nie? Tam czasami nawet po godzina plus, nie? Potrafiły te
taka jedna mapa. No, chyba, że byłeś słaby i ginąłeś szybko, nie? Ale chciałeś wygrać, to trzeba było poświęcić trochę trzeba czasu. Było poświęcić. Zwłaszcza, że X-komy miały też takie, że też eksploracje, nie? Trochę zachęcałem. W sensie były poukrywane rzeczy, żeby się gdzieś tam pójść plus, w bok, nie? A nie tylko... Plus ustawowo połowa twoich strzałów musiałaś w sufit. Musiała w sufit, dokładnie tak. Tego tutaj nie ma, strzały nie idą w sufit, chyba że widzisz, że są zablokowane przez jakiś obiekt, to wtedy faktycznie może trafić w obiekt albo w przeciwnika, ale to masz zawsze takie fair procenty, nie? W sensie jak widzisz 50-50, to faktycznie jest rzut monetą, nie? A nie, że masz 90 nad głową i to jest zawsze strzał właśnie w sufit. Ale to, co robi super ta gra w samej już walce, to jest... I to jest na pewno różnica do jedynki, bo to pamiętam. To jest to, że możesz się dowolnie ruszać każdą postacią, oczywiście w takim obrębie ruchu tej twojej postaci. Tak, bo to, ja mam wrażenie, że w X-komach i w każdej grze takiej taktycznej, nawet w tych głupich RPG-ach turowych, jak miskliknierz coś, bo źle spojrzałeś na kamerę, bo akurat ci się myszka ruszyła o milimetr w momencie, kiedy kliknąłeś i bohater pójdzie nie tam, gdzie chciałeś, to dla mnie to jest kara. Myślisz, kurwa, no. nie tu chciałem iść. I żadna gra nie daje takiej możliwości, żeby zrobić undo, nie? Żeby cofnąć, bo chciałeś jednak tam iść. A tutaj przychodzi Nintendo i nagle ci mówi, a biegaj sobie gdzie chcesz, zobacz jak to będzie, gdzie sobie staniesz, tu, i jak już będziesz w tym miejscu, gdzie chcesz być, to daj nam znać, nie? No. Czemu kurwa tak nie można tego zrobić, nie? Jedna głupia rzecz, nie? A tutaj nie dość, że no jest to strzelanie, ale każda postać ma umiejętności tylko do tego właśnie tego momentu, w którym może biegać swobodnie. I możesz sobie, wiesz, możesz sobie biegać, możesz zobaczyć, wiesz, siąść za tą zasłoną, zobaczyć, jakie masz procenty stąd, możesz przebiec gdzie indziej, możesz też podbiec do przeciwnika, podciąć go, to jest taki, zrobić taki ślizg pod nim, że on się wywraca i on, wiesz, zadajesz mu obrażenia tym samym. I takich umiejętności masz dwie takie umiejętności możesz zrobić w czasie tego biegania. Czyli to jest właśnie podcięcie, możesz się odbić od niego, I używając takiej, każdy postać ma inną, tam paralotnie, jakiś taki wiatrak, coś, jeszcze się dalej dostać, niż pozwala ci normalnie ten twój ruch. I to jest właśnie cała mechanika tego, że możesz się odbić od twojej postaci, przelecieć do przeciwnika, odbić się od niego, przelecieć dalej, odbić się jeszcze od następnego, przelecieć dalej i wylądować gdzieś w ogóle na czubku, nie? Jakieś tam... I to tam, wszystko jest w czasie budynku. twojej I tury, to wszystko jest ten w czasie tej tury, tak. A ten przeciwnik grzecznie stoi i pozwala, żebyś się odbił od niego, tak? Dokładnie. I na końcu oddać strzał. Jak już oddasz strzał, to jest koniec twojej tury. Strzał zawsze kończy twoją turę. Więc masz masę możliwości takiego samego przemieszczania się, wiesz, i robienia rzeczy tylko poza samym przesunięciem twojej postaci i oddaniem strzału. Nie zwróciłem uwagi, jak wygląda kwestia inicjatywy. To jest tak, my, oni, czy myślę, tak. Na przykład my, oni. Moja drużyna i jego drużyna, moja drużyna i jego drużyna. Ale w swojej drużyny wszyscy w trójkę się ruszają? Tak. Okej, dobra. Znaczy, po kolei, tak. Każdy drużyny idzie po kolei. Okay. Nie są przeplatani, tylko cała czyli nie ma żadnego współczynnika inicjatywy, że na przykład Luigi jest szybszy niż Mario, więc atakuje pierwszy w czasie walki, tak? Nie, Luigi jest szybszy niż Mario, ale to zależy od tego, jak ułożysz twoją, jak wybierzesz drużynę, nie? Czyli jak wybierzesz drużynę Mario, Luigi i Peach, no to tak w takiej kolejności się będą zawsze poruszać. Okay. A że Luigi jest snajperem w tej grze, więc on ma chyba najlepszy movement w czasie tej walki. W sensie może się odbijać dwa razy od przeciwników, raz chyba od teammate'a i jeszcze ma olbrzymie to pole, po którym się może poruszać, więc... Jebany Luigi. To, dlatego, że jest snajperem, nie? To on po prostu musi mieć ten taki movement, żeby się dostać szybko gdzieś w miejsce, z którego może strzelać. To jest to. Do tego dochodzi całe drzewko umiejętności dla każdej postaci, gdzie można rozwijać te wszystkie rzeczy, czyli on może lecieć dalej na tym helikopterku, może dawać większe obrażenia, może mniejsze obrażenia przyjmować i tak dalej. To wszystko dla każdej postaci osobno można rozwijać. Jeszcze do tego dochodzą całe te sparki, czyli takie trochę... można myśleć o tych sparkach tytułowych jako takich trochę Pokemonach, bo znajdujemy je w tych światach, po których biegamy, nie w walkach, tylko w tych światach, w których biegamy i one są dosłownie takimi perkami, które można jeszcze włożyć.
To te gwiazdki takie co latają obok ciebie, takie familiary. Te, okay. Tak, i one w takim bardzo dużym uproszczeniu dają zawsze jakiś taki albo element nakładają na twój atak, albo mogą sprawić, że jesteś niewidzialny, albo mogą dodać tam, nie wiem, prędkość dla twojej postaci, co zwiększa jej przemieszczanie. I takie Pokemony, takie sparki, każda postać może włożyć dwa. I, też, i to jest też ciekawe, bo one się mogą ciekawie ze sobą łączyć, nie? Te umiejętności. Warto też, też tam kilka takich, żeby dobre kombo, nie? Było z tych umiejętności, bo jak dasz nałożenie elementu tam ogniowego i niewidzialność, no to to ci nie bardzo robi, nie? Bo jak chcesz być niewidzialny, to bardziej chcesz się przemieszczać albo ukryć, a nie robić większy damage. Więc też warto tam sprawdzać, nie? Jakie są najróżniejsze kombo z tych sparków. Więc daje to naprawdę niesamowite pole do popisu dla tych postaci. No, no, nie ma ich za dużo, bo chyba jest 9, ale przez to właśnie, że można je rozwijać tam przez drzewka, przez te sparki, przez jeszcze tam inne umiejętności czy rzeczy, które się na siebie tam nakłada, no to daje to naprawdę dużo rzeczy do popisu. Druga rzecz, która mi się podoba, to nie jest tak, że jak sobie znajdziesz tam swoje ulubione postacie, tam wiesz, chcę grać tylko Mario, nie? Mario jest najlepszy i tylko będę nim grał. Tylko faktycznie rodzaj przeciwników sprawia, że musisz pomyśleć, jaką drużynę wziąć na dany mecz. Kiedy możesz dokonywać zmiany w takim razie? No bo w czasie walki, jak już się dowiesz, jaki jest przeciwnik i jesteś z nim na planszy, to już jest za późno, nie? Nie, bo atakuje cię coś, albo ty atakujesz kogoś i dostajesz planszę, gdzie pokazuje ci samą planszę i to, jacy są przeciwnicy i wtedy pozwala ci wybrać team. Okay. Czyli widzisz, jaka jest plansza i widzisz, że są przeciwnicy i dopiero wtedy wybierasz team. Czyli jak widzisz, że jest na przykład dużo takich miejsc, gdzie może na przykład Luigi właśnie strzelać ze snajperki, no to wiadomo, że można go wziąć. Jak widzisz, że jest masa małych przeciwników, takich, które ma bardzo mało punktów życia, ale jest ich bardzo dużo, no to warto wziąć na przykład taką Peach, która ma shotgun, nie? Która po prostu potrafi w takim promieniu tam postrzelić wszystko, nie? Co się znajdzie w tym jej promieniu strzału. Więc ona jest w stanie nawet tam po 5 plus przeciwników wziąć za jednym razem. I to mi się podoba, no bo to sprawia, że każda faktycznie walka, którą odpalasz, to myślisz, no okej, trzeba trochę kilka sekund pomyśleć, typu tego będę potrzebował. I żadna z tych postaci przez to nie jest zaniedbana, nie? W sensie nigdy nie jest tak, że ktoś tam sobie siedzi jeden i nigdy go nie używam, nie? Bo nie potrzebuję go. Nie lubię tej postaci, więc nigdy nie będę z niej korzystał. Czyli po prostu zmusza do rotowania, tak? Ale zmusza do rotowania i to mi się też właśnie podoba w tej grze. I mówię, to jest bardzo taki bardzo, bardzo uproszczony XCOM i to mi się niesamowicie podoba przez tą długość tych walk, przez to, że jest zawsze fair, w sensie nie ma tego właśnie, o czym mówiłem, nie? Że 90% nad głową, a leci w sufit, tylko właściwie każdy strzał zawsze wchodzi, jeżeli tak pokazuje gra. Krótkie walki i mówię, ten świat, po którym sobie biegamy i te takie, mówię, to wszystko jest takie bajce, nie? Wszystko jest w takich małych kęsach. Nigdy nie czujesz się tak, że lecisz na nową planetę, tak, bo Mario ma statek kosmiczny z jakiegoś powodu. W ogóle pominę fabułę, nie? Bo ja totalnie jej nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego wszyscy mają broń palną w tej grze i latają statkami kosmicznymi. Ja myślę, że Nintendo też chce, żebyś nie bardzo on się nie ma broni, nie ma broni palnej, bo Mario nie ma broni palnej. Są jakieś, wiesz, tam piu-piu laserki. Mario nie może mieć pistoletu w ręce. Bo pocisk z prochem jest no-no, a wiesz, pocisk olbrzymiej mocy energetycznej jest dokładnie super, tak. Okej. Okay. Dokładnie tak. Wszystkie, nawet jak lecisz na tą nową planetę i ją rozpoczynasz, to nigdy nie czujesz takie, oh shit, nie? To znowu będzie, wiesz, olbrzymie miejsce do obejścia i znalezienia. To jest wszystko właśnie w takich bardzo małych porcjach zrobione. I przez to sprawia, że nawet jak masz, nie wiem, godzinę, dwie to nagranie, to nigdy nie czuję, że kurczę, to za mało czasu, nie, żeby odpalić Mario Rabbids, bo tam potrzebuję mnóstwo czasu, tak jak to było w XCOMie, że wiem, jak zacznę tą jakąś walkę, to będę potrzebował, wiesz, 3 godziny, nie, żeby się z nią tam uporać, jeżeli chcę jedną albo dwie pograć. A tutaj wszystko jest właśnie w takich
i te walki, i to bieganie, i reszta jest w takich dobrych porcjach. To, co mnie irytuje w tej grze, to loadingi. Bo cokolwiek byś nie zrobił, już nie mówię nawet o tych loadingach między walką a tym takim normalnym bieganiem po planecie, czy jakichś tam loadingach między cutscenką a gameplayem, ale kurde, wejdziesz do głupiego menu, żeby tam, wiesz, zmienić coś, nie? Żeby zobaczyć, nie? Umiejętności, czy na to drzewko, czy cokolwiek, i wyjście z tego to jest te dwie sekundy tego ekranu, tego loadingu. A wierz mi, że wchodzisz często, nie? Żeby podejrzeć, czy zmienić postać, czy podglądać umiejętność, czy wejść do drzewka, czy zmienić tego sparka, czy coś tam. No, non-stop jesteś w tym menu, się włączasz. I to może nie brzmi jak dużo, dwie sekundy, ale jak robisz to tak często, to wierz mi, że zaczynasz zauważać, nie? Ten czarny ekran za każdym razem, jak się z tego włączasz i wyłączasz. No, niestety, to, no to nie jest nie obejdziesz optymalizacji, no konsolka no, chyba już po prostu, no. Nie? Tak samo widać po tym, że graficznie jest ta gra dość tam w zaawansowanym, nie, etapie, więc ta konsola czasami też ma problemy, żeby ją klatkowo trzymać niestety. Mimo tego, że gram tylko i wyłącznie zadokowaną, to widzę, że ona czasami ma problemy z ciągnięciem tej gry, więc chyba zbliża się koniec tej wersji Switcha, nie? Tak mi się wydaje. W sensie... To już chyba dawno się zbliżył, tylko jakoś tak nie chcemy tego zaakceptować, mam wrażenie. Bo to już telefony są szybsze od Switcha. Wiesz, to może, ale na Switchu jest tak, że są te gry ekskluzywne, te duże, i one zazwyczaj są całkiem nieźle zoptymalizowane i chodzą zaskakująco dobrze. Wiadomo, nie? To robią studia, które robią tylko i wyłącznie na tą jedną platformę, więc oni znają ją jak własną kieszeń. A reszta to jest to całe gówno, nie? O którym wspominaliśmy wcześniej. To są takie gry, które one by na komputerze tartaka, wiesz, chodziły fatalnie, nie? Albo są tak małe, że nie ma znaczenia, nie? Bo one by chodziły na czymkolwiek dobrze. Ale zaczynają się pojawiać teraz te ekskluzywy, nie? Od Nintendo, które zaczynają mieć problemy, zaczynają mieć czkawki, nie? Na tej konsolki. To chyba jest ten sufit osiągnięty w końcu tej konsoli. Nie jest to jakoś cholernie przeszkadzające, ale mówię, no, zauważyłem to, nie? To wcześniej, jeżeli sobie przypomnicie, raczej nie omawiałem problemów graficznych czy tam wydajnościowych na Switcha, a tutaj mi to się rzuciło w oczy, więc coś musi być chyba na rzeczy. Czy moment, w którym można narzekać na tą konsolę, ale wszystko było ok, póki first party gry, nie? Było wszystko ok. Nie? No ty mówię, no. Właśnie, natomiast jeżeli teraz już jest problem z grami od samego Nintendo, no to faktycznie coś jest... No i mówię, no i w dalszym ciągu nie wiem, jak się czuć z tą bronią palną. To jest... Niby wszystko jest kreskówkowe, niby wszystko faktycznie to jest lasery, ale jak masz... Mario ma dwa pistolety takie laserowe w dłoni. Znaczy, jego umiejętność jest taka, że on może właśnie przez to, że posiada dual, jest w dual wieldzie, potrafi strzelić dwa razy w czasie walki. Jeżeli przeciwnik jest tak po jego prawej, lewej stronie, to on rozkłada ręce niczym John Wick, wiesz, na prawo i lewo, patrzy się, wiesz, robi taką głową, wiesz, na prawo i lewo i oddaje te strzały. I to jest takie, Mario! Ale za każdym mówi dodge this. Nie, na szczęście nie. Szkoda, na szczęście nie, ale wciąż to jest takie... Plus jest tego taki, że głos podkłada ten klasyczny aktor głosowy, który podkłada głos, a nie Chris Pratt, więc duży plus dla tej gry. Okej. Mówię, i nie jestem w stanie jej porównać do jedynki, bo grałem w jedynkę zbyt mało, więc nie powiem wam, czy jest lepsza, czy gorsza, ale ja miałem naprawdę olbrzymi fan i spędziłem w niej dużo więcej czasu, niż myślałem. W sensie wciągnęła mnie na tyle, że ją prawie... Jestem pod koniec już. Czuję, że jestem już pod koniec tej gry. Jestem już bardzo blisko tego głównego złego. Kto jest głównym złym? Nie wiem, bo to jest jakiś nowy wymyślony. To jest jakiś taki koleś w takiej fioletowej płachcie. Może Zario. Zario, może. Na pewno jakiś Zario. Nie wiem. Zariolini. To jest wymyślony dla tej gry jakiś główny. To nie jest Bowser, bo Bowsera mam w swojej drużynie, więc... Bowser to już jest taki szatan z serduszko, to już jest taki Piccolo, niby przeciwnik, nie, ale ten kumpel trochę. Ale musi być akurat, nie, w tym teamie.
No, Mario no PG być, i Bowser, nie? Tam musi być. To jest taki, wiesz, trójkąt, no, nie? No. No. Oni mogli w końcu by się kiedyś jakoś, nie wiem... Określić. Określić. Tak. Jakiś swingers czy coś, no nie wiem. No, w każdym nie razie. Dla mnie. Nie polecam Mario Rabbids Sparks of Hope. No coś, nie oszukujmy się. No. Drugie szczury mamy dzisiaj w podcaście. Znaczy, że były w kosmosie. To były szczury w kosmosie, bo tak. Znaczy, ja wiem, że ta terminologia może wprowadzać w błąd, natomiast tak, Vermintide to są szczury. Tak. Darktide to są szczury w kosmosie. Tak. A Plague Tale seria to są szczury. Więc... to jest bez sensu. Rozumiecie to? Nie. To powiedziałbym, że to jest bez sensu, gdyby nie to, że jak na kurwiaczach zapytasz, grałeś w szczury, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. Gramy tak. W szczury, to też wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jakoś nie wiem, nigdy nie mieliśmy z tym problemu. Więc to są szczury. Rozmawiamy o Plague Tale Requiem. Szczury, no mówię. O szczurach, no przecież mówię. A misja. No, to jest tak, tak. Są takie gry, znaczy inaczej, nie ma dobrych dzieci w grach, koniec. Nie, nie ma, tak. Powinny być koniec. Porażone prądem na dzień dobry i dalej już powinniśmy iść sami. Tak. Okej, okay, zaliczam to na liście, teraz dzieci. Jeżeli no, teraz nami mam zaraz. Tak. Jeżeli do tego musisz wchodzić w jakąś interakcję z tym dzieckiem, to już jest w ogóle lipa. Nie? Mm-hmm. W sensie, a jeszcze jak masz go ciągnąć za rękę i to jest escort mission przez całą grę, to już w ogóle... A nie daj Boże, jeszcze dubbing jest potrzebny temu dziecku, to już jest tak, w ogóle pozamiatane. Tak. Dubbing i mechanika z dzieckiem to są w ogóle najgorsze rzeczy w grach wideo. Bo dla mnie dziecko jest równoznaczne z escort mission, nie? Bo, mm-hmm. bo dziecko nigdy nie wnosi do drużyny tyle, żeby usprawiedliwić jego posiadanie. To powiedz to Atreusowi, ha! To się sprawdza w życiu i w grze. Akurat, okej, okay, dobra. Atreus był spoko w God of Warze z tego względu, że nie musiałeś z nim nic robić. Ale stary go, on jak tylko tworzył japy, to stary mówił, wiesz, morda w kubeł. Tak. O, i może to jest kwestia, rozwiązaniem jest... Zauważyłeś? Bo on zaczynał, zaczynał gadać, a Kartos... A on mówi morda. Morda. No, morda gówniaku, no chyba tak. No. To może być to. To może być to, natomiast żeby oddać sprawiedliwość Plague Tale, to był ten znośny przypadek. Poza tym piskliwym głosem i tym płakaniem przez cały czas, to okej, poza tym wszystko było okej. W sensie to nie jest tak, że ja wspominam pierwszą część przez pryzmat tego, że było fatalnie, bo musiałem tego gówniaka ciągnąć, a on nie chciał iść i płakał, nie? Mhm. To było mechanicznie zrobione wszystko na cycuś. Jedyne, co denerwowało, to faktycznie ten piskliwy głos i to całe, to ciągłe pierdolenie. Jak się druga część zaczyna od tej serii zabaw i aktywności z nim, to nawet nie miałem pretensji o to. Nawet to było fajne, nie? Urocze nawet w sensie. Także... Żeby oddać sprawiedliwość, ględzenie do ucha wciąż jest wkurwiające, natomiast mechanicznie ta gra się sprawdza. Nie? W sensie, tak jest. To nie jest, ten dzieciak to nie jest balast. Nie? Mhm. Tyle słowem wstępu. Ja nie grałem jakoś dużo w tego Plague Tale'a jeszcze. Pograłem z półtorej godzinki może, więc mam tak naprawdę ten początek za sobą. No, ty się nic nie widziałeś. Bawiłeś się w chowanego? No, bawiłem się, no, bo to jest pierwsza scena. To jest 5 minut, pytam, kurwa, w grze. Nie. Nie, tak, no już tam nie, trochę, bo... wiesz, trochę tych mechanik jest, no to już nie, trochę no to... porzucałem, tutaj postrzelałem wtedy... z kuszy, nie z kuszy, tylko z procy. Z procy. No. To wtedy trochę lipa, bo ja chciałem wam powiedzieć, że mam problem, żeby go klepnąć, nie? Także, okay. Aha, czyli to jest okej. Okay, nie, także no, wow. musimy trochę później. Bardzo mi się podoba ta gra, jak ona graficznie wyewoluowała. Ona zawsze była ładna. Ja pamiętam, że jak odpaliłem pierwszą część Plague, i wysłałem chłopakom zdjęcie tam z tego początku, gdzie się za tym psem się biega gdzieś po lesie, jak się jeszcze mm-hmm. jest z ojcem. Mówię, patrzcie chłopaki, ta gra wygląda ładnie, nie? No, i w tym względzie się nic nie zmieniło, ta gra wciąż wygląda super. Nawet do tego stopnia, no, że przy tym ganianiu i zabawą w berka aż za jasno było mi. Musiałem mrużyć oczy. Masz za dobry telewizor. Za dobry. I ta gra dużo potem... nitów. Za,
za jasno jest moim zdaniem momentami, bo nawet jak się potem do tej miejscowości, tam gdzie jest Stark i wszystko. Zjesz te słowa, jeżeli będziesz grał dalej. Ja wiem, że to jest tak specjalnie robione dla kontrastu, bo za moment gówno uderzy wiatrak, szczury się wleją przez mury, ludzie zaczną ginąć i nagle się zrobi wszędzie ciemno. To jest tak celowo zrobione. Nie, już giną. Żeby ten kontrast... Nie no, ja też kilka osób zabiłem, no to jasna sprawa, nie? No. Ale na przykład ta scena na początku, kiedy przez te płonące pola uciekasz, no to wyglądało super. No. To pamiętam, że jak grałem pierwszą część, to ta scena, która zrobiła na mnie wrażenie, to jak przez to pole bitwy się szło. Ja płonących pól chyba jeszcze nie miałem, to wydaje mi się, że jestem chwilę przed. Ja jestem tam, gdzie wozem jechałem i zaczynam z wozu spierdalać. No to jest właśnie tam. To jest właśnie to pewnie chwilę później płoną pola, dobra. Tak, spoiler. Tak, te pola płoną. No okej, dobra. Połacie trawy. Suchej tak, już tym razem. Dokładnie, połacie trawy płoną. Nie widzieliście nic w tej grze, nic. No come on, no grałem w to godzinę. No to tutorialu. No. Przepraszam, ja jestem dalej. Ja już jestem w kolejnym chapterze, więc to, kurwa, nie mów mi, synek. No ale dobra, to jak nie jesteś dalej... Mówimy teraz o grze, która miała dużo szczurów w jedynce, prawda? To były duże ilości szczurów. Mm-hmm. Oni te szczury podkręcili teraz do 12, dosłownie. Okay. To są fale tsunami, dosłownie, które całe miasta zalewają i nie zostaje nic z całego miasta, wiesz? Masz wioski, które mają mury obronne, mają zamek... I potem przychodzi przez to dosłownie taka fala szczurów i nie zostaje nic na tym polu. Nice. I to są niezłe momenty, jak stoisz na tym środku, po którymś kiedyś biegałeś, że było miasto, a teraz jest po prostu łąka, nie? Jest klepowisko, nie ma nic. Więc do takich ilości podkręcili tą grę. Ja mam problem z tą grą, ale zanim dojdę do tego, to powiem wam rzeczy, które mi się podobają w tym tytule. To w dalszym ciągu jest... to, co mi się podoba, mimo na pierwszy rzut oka takiej historii, która jest o dzieciach, to jest bardzo brutalna gra. W sensie niesamowicie... Oj, to już sam początek pokazuje, że jest brutalny, no. Niesamowicie brutalna gra. Raz, wiadomo, to są szczury, które zjadają ludzi, nie? Ale same takie, że tam nie ma... Nikt się nie pieprzy z tym, że to są dzieci, nie? Że to są kobiety, nie. Że to są dzieci, że nie wolno uderzyć, nie? Że nie wolno tam... Co, tam siekiera w głowę już w pierwszej minucie gry idzie. Zero w ogóle taki... Niezrozumiała jest dla mnie ta akcja na początku. Wiem, że coś się stało, ale potem jak jest następny akt, to niby nic się nie stało. Ja się domyślam, co się stało, ale... Wszystko ci się wyjaśni. To znaczy... Głupio jest mówić, że ja bym chciał, żeby się stało to, co ja myślałem, że się stało, ale boję się, że się nie odważą pójść w tym kierunku, że się stało to, co ja... I znowu głupio jest mówić, że chcę, żeby to się stało. Chcę dla wartości tego scenariusza. Graj dalej, nie dyskutuj. Sobie życzę tego, nie? Nie wiem, jak to inaczej opowiedzieć bez spoilerów, a nie chcę, bo to jest ważne, nie? No. Więc tego później jest tam cała masa, nie? Mordowania dzieci przez żołnierzy, czy jakichś takich właśnie niesamowicie brutalnych śmierci, nie tylko przez szczury, ale jakieś przez inne, wiesz, tam postacie, czy elementy otoczenia. To mi się niesamowicie podoba, bo to się bardzo dobrze łączy z samym jakby settingiem, nie, tej gry, prawda? Mm-hmm. Czyli średniowiecze, no nie było łatwo, nie? Nie, to chyba możemy sobie wyobrazić, że nie było wtedy łatwo, jeżeli... Ta. Wpadła ci jakaś ekipa, kurwa, rycerzy złych, więc oni potrafili taką wioskę tam wyciąć w pień w kilka minut i się nie pieprzyli, nie? Czy to tam kobiety, dzieci. Dzięki Bogu jeszcze gwałtów, nie? Wprowadzili do tego, bo to już był, w ogóle było już chyba max, co by można jeszcze gorszego, nie? Dodać do tego, co jest. I to mi się niesamowicie podoba, ten klimat właśnie średniowiecza, tego, że życie nie było proste, tego, że jest strasznie brutalne, tego, że nikt się nie przejmuje tam, żeby strzelić tą główną bohaterkę, wiesz, tam rozwalić głowę, tak, że ona później przez wiele cutscenek ma, wiesz, rozwaloną, rozkrwawioną twarz, nie? I to jest główna postać, nie? Nikt się tym nie przejmuje. To nie jest tam, że nagle jej to przeszło, nie? Tylko ona ma wielkiego siniaka, zakrwawiony ryj, rzeczy jej się straszne dzieją w tej grze. I to mi się niesamowicie, naprawdę niesamowicie podoba w tym tytule. Zresztą to w poprzednim, nie? Ale teraz to chyba podkręcili jeszcze bardziej
do 12. Z czym ja mam z kolei problem w tej grze, mimo tego całego właśnie, jak ta gra wygląda, muzycznie naprawdę jest super, ten klimat tego średniowiecza i tej właśnie takiej, takiego, że jesteś co chwilę gdzieś tam, czujesz się, wiesz, goniony i tak dalej, to nie pasuje mi w tej grze totalnie gameplay. Totalnie gameplay. I to jest problem, który już miałem w jedynce. I to jest problem, od którego się odbiłem i to wróciło w tej dwójce. Mam wrażenie, że gram w złą grę, w dobrym settingu. W sensie to całe skradanie się i ta proca i ci żołnierze, którzy chodzą w kółko i mają kaski na głowie, więc ja nie mogę użyć tej procy. I skradanie się po tych połaciach trawy, trzymając jakiegoś takiego gówniaka lub innego za rękę. Strasznie mi to nie pasuje. Strasznie. Męczy mnie ta gra. Dla mnie to jest taka gra, gdzie masz takie etapy narracyjne, eksploracyjne, jak ten targ, jak te zabawy w lesie. I to jest super. I to jest super, tylko one się przeplatają takimi zaprojektowanymi, skrupulatnie arenami, puzzlami, tak. Nie? I widzisz ją tak samo, jak widziałeś w Gearsach. Jeżeli wchodziłeś na arenę, gdzie były poustawiane te takie bloki betonowe, wiesz, w stronę, to wiedziałeś, że wyjdą z ziemi zaraz szarańcze i będziesz się strzelał. I to jest dokładnie tak samo. Dla mnie to jest do tego stopnia, jak masz w Modern Warfare pierwszym ten poligon zrobiony z dykty, nie? To mniej więcej jest tak, że widzisz, że wchodzisz na poligon, że tutaj musisz rozwikłać tą zagadkę, jak się ustawić, gdzie się schować. No ja rozumiem, no to jest ten loop, to jest ten gameplay, ale zgadzam się, że ja cierpię przez ten gameplay po to, żeby dojść do tego waloru fabularnego eksploracji. Nie? Nienawidzę tego, nie, po prostu męczy mnie to skradanie w tej grze. Męczą mnie te kawałki, gdzie się trzeba skradać. Jest to zrobione celowo, abyś czuł się zawsze nie underpowered, jak się mówi, taki nie... Niedokokrzony. Bezsilny, nie? Niedokokrzony. Nieważne, że levelujesz w pewnym sensie, nie? Że dostajesz jakieś nowe bronie do walki. Przeciwnicy są zawsze dwa kroki przed tobą. Oni zawsze są ten... Bo tylko po to, żebyś ty nie atakował ich, tylko się skradał. I to mnie strasznie męczy w tej grze. Tak psychicznie, wiesz? Nie jakoś ten, tylko po prostu samo to, że się zaczyna ta walka, jest mi się napierdolą i wszyscy mają kaski tutaj. Każdy ma pochodnie. Jeszcze ma, kurwa, psa przy sobie. Jeszcze ma kruka. Jeszcze ma coś tam. I po prostu ja się muszę teraz przed nimi przeciskać przez Bóg wie ile, żeby się dostać na następny koniec. I odpadłem. Po raz kolejny odpadłem z tej gry przez to. Mam wrażenie, że ono ma wszystko super, mówię, graficznie, technicznie, muzycznie, postacie są fajne, historia jest ciekawa, tylko gameplay mi osobiście strasznie nie pasuje do tej gry. Strasznie. To pachnie takim starym, dobrym Assassinem z tych takich circa, wiesz, dwójki, nie? Eciowych. Eciowych, tak? Tylko z gameplayem, gdzie Ezio nie ma w ogóle sztyletu, nie ma niczego, tylko musi się skradać. Tak się czuję w tej grze. Jakby Ezio musiał cały czas siedzieć w trawie. Przez całą grę. Dzisiaj grałem i też tak sobie myślałem, że ta gra przedstawia bardzo dużo mechanik walki. Znaczy się bardzo dużo mechanik walki jak na grę, która nie chce, żebym walczył. No, nie? No. Bo jak masz wejść w interakcję, masz wejść w walkę, jak uciekałem przez te płonące pola, tam jest tak, że gra ci mówi w końcu, że no w sumie to możesz użyć tej procy, żeby go zabić, nie? Tylko pamiętaj, że narobisz hałasu. I ci goście na tej trawie byli ustawieni dokładnie tak, że jak zabiłeś jednego procą, to następny usłyszał, który był najbliżej niego. Zabiłeś jego procą, to następny, który był bliżej u niego. Taka reakcja łańcuchowa. Ja chciałem tylko jednego zabić procą, a potem się skradać, a zrobiła mi się reakcja łańcuchowa na chain 6 kili z procy, nie? Bo nie byłem w stanie wyjść z tego chaina. Myślę sobie, okej, ten jeden głośno, a potem już się będę skradał. Tak, i to jest zawsze takie... Nie byłem w stanie. Weźmiesz, znajdziesz rzeczy, żeby rozbudować tą procę, że ma cichszy rzemyk tam do rzucania. Oni mają kaski. Jak znajdziesz umiejętność, że możesz, wiesz, mocniejszy robić, oni mają, kurwa, większe kaski. Jak zrobisz jeszcze coś tam, że możesz im rzucić, żeby im zamroczyć, oni mają siatki, kurwa, na ryjach. I po prostu non-stop. Oni non-stop niby levelujesz, niby robisz się lepszy, ale gra ci po prostu butem, nie? Nie!
Ty będziesz się skradał. Nie będziesz walczył w tej grze. Będziesz się skradał. Nie pozwolimy ci na interakcję. Jak ten koleś na podwórku, który mówił plus nieskończoność, nie? I no. Już się nie mogłeś z nim kłócić wtedy. No. I znaczy, mnie tak, aż tak mnie, nie będę kłamał, aż tak mnie nie męczyła. Ja pierwszą część wspominam dobrze, w dwójkę też mi się póki co fajnie gra. Nie wiem na jak długo mi starczy po prostu tej wytrzymałości. Jak mnie gra oszuka któryś raz, tak jak mówisz, że da mi coś w nagrodę, a okaże się, że to jest gówno warte, bo oni mają po prostu na mój kamień mają papier, tak, nie? To, tak. Tak jest cały czas. To wtedy się poczuję trochę oszukany. Nie chcę używać tego słowa, że chcę zmęczyć tą grę, bo jeszcze się w ogóle nie męczę, ale naprawdę chcę ją skończyć, nie? Gdyby była opcja, mój Boże, taka skip, wiesz, skipnij walkę. No to nie byłoby gry wtedy, nie? Właśnie ale, mniej, ale, cały ale, lupie... ale tam jest gra, bo widzisz, jest to takie... To, co się zaczyna, nie? To takie no, to skradanie się, no. Żeby poznać postacie, eksplorację tego miasta, nawet te takie proste puzzle gdzieś tam, że trzeba coś przeciągnąć i tak dalej. Chodzisz z różnymi postaciami, wychodzisz z tego domu, więc masz te postacie, z którymi chodzisz, mają inne umiejętności, więc to sprawia, że możesz inne jakby puzzle rozwiązywać lub inaczej atakować tych przeciwników. Nawet same ucieczki przed szczurami, nie? Ucieczki są fajne. Tak. Ale jak się obraca kamera... I to jest super. Tylko zawsze przychodzi ten moment, że gra, wchodzę przez jakąś bramę i się otwiera ta arena. Ja już wiem. Ja już po prostu wiem, że tu będzie, ja będę w tym takim przysiadzie siedział w trawie, wiesz, i próbował się dostać na drugą stronę, gasząc światła lub zaświecając światła lub rzucając kamyczkiem w metalowe, żeby dzing i on powiedział, o, co to było? Idę sprawdzić, nie będę teraz stał w tym miejscu. I ja przychodzę, wiesz... I ona cały czas jęczy. Narzekaliśmy na tego małego gówniaka na początku, a tak naprawdę jego jest bardzo mało. Jeżeli jest, to on ma mordę zamkniętą. Ona jęczy. Teraz ona jęczy w tej grze non-stop. Ona jej się nie zamyka non-stop. Non-stop buzia. Ona non-stop coś komentuje, non-stop jęczy. Boże, jakbym chciała teraz być znowu w domu i jeść, wiesz, kaszankę, ale nie, bo jestem tutaj. Och, pomogę ci, czekaj na mnie, już zaraz przybędę. I non-stop, nie? I ja siedzę w tym krzaku, czekam, aż ten koleś podejdzie do tego metalowego kasku, który ja rzuciłem kamyczkiem, żebym mógł przejść dalej. I sobie myślę w tym momencie, nie. Mm-mm. Mam dość. To nie jest tak, że to trochę się nie masz cierpliwości, bo albo już nie masz cierpliwości do takich wolnych gier do skradania. Może. Albo dlatego, że grasz w kontraście obok w Dudi drugie i tam nie, jest to było go, przed. Go, 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 go. Nie. Grałem przed Dudi i grałem przed Gotham Knightsami w Requiem. Okej. Okay. No, dobra. Także mówię, no, ciężko mieć pretensje do skradanki, że jest skradanką. No, to jest taka mówię, gra to może nie ty, it's not you, it's me, nie? Ale ja po prostu mówię, nie wytrzymałem. I to samo miałem w jedynce i miałem niesamowite wyrzuty sumienia, bo ta gra była super. Wszystkie recenzje mówiły, że jest super. Ty to skończyłeś, jeszcze Mike mówiłeś, że po prostu jest niesamowite. Tak, ja przeszedłem. No i sobie myślę, kurde, no ja nie mogę, no, ta po prostu to skradanie mnie strasznie męczy. Robiłem podejście numer 2 i to samo, sobie myślę, no nie dam rady. Tak myślę, dobra, wyjdzie dwójka, nie, już była zapowiedziana dwójka, to już tak, wiesz, to już przysiądę, nie, chociaż nie wiadomo co, to ja to skończę i sobie myślę, w pewnym momencie będziemy, no nie będę się ukłamywał, no nie mam fanu, jak się zaczynają te skradankowe elementy tej gry i po prostu nie mam ochoty grać w to dalej. No right. Ale wiem, że wy to gracie więcej i... Ja pewnie ją przejdę, tą grę, bo ona mi się podoba. Jedynka mi się bardzo podobała, ja lubię skradanki. Nie wiem, jak długo mi to zajmie, bo to trochę nie mam czasu, żeby tak długo przysiąść do jednej gry, ale Plague Tale nie jest jakoś też super długi, więc myślę, że parę tygodni będzie git. Okej, okay. Parę Co? Tygodni będzie. W marcu Mike wam powie, jaki jest. A powiedzcie mi, graliście na konsoli czy na kompie? Grałem na konsoli. Opa. Na konsoli jest dramat. W sensie mam wrażenie, że się wszyscy ruszają jak muchy w smole. Jest ja nie byłem w stanie. No bo jest bardzo klatek, mało klatek. No. No, jest bardzo mało klatek. Niestety, to już jest ten próg. Ja już tam nie wracam, nie ma opcji.
na PC-cie. Myślisz, jest to, że jak robisz taki szybki obrót, w sensie taki, wiesz, robisz naokoło postaci 360, to oni się tak fajnie rozmazują tak na cały, tak na cały... No tak, bo to niweluje ekran, trochę. Aha. No bo się bardzo szybko ruszasz, no. Bardzo się szybko ruszam. Bardzo. Przegrałem na konsoli. Nie wszyscy mamy taki wspaniały nowy komputer jak Tartak, żeby się po prostu przełączyć co to gdzie indziej. Mm. Więc... Ale nie, ja tylko zobaczyłem jak chodzi, a potem wróciłem do konsoli i grałem. Ale tak z ciekawości odpaliłem sobie, bo u mnie zajebiście ta gra chodzi. Tak mam między 80 a 140 klatek cały czas. To sprawdziłem, procesor praktycznie śpi przy tej grze. Karta graficzna jest na maksa wykręcona, cały czas obciążona, a procesor tam, nie wiem, 20% momentami wrócimy osiąga. Do tego zdania przy Gotham Knights. Okej, okay, dobrze. Call of Duty Modern Warfare 2, tudzież Call of Duty. Chcę na początku powiedzieć, ja to grałem już kiedyś, że nie mam dalej, wiem, że dostaliśmy tego maila, który nam tłumaczył, jak były po kolei te, w dalszym ciągu nie chcę wiedzieć. W tym jestem ignorantem, jeżeli chodzi o te tytuły. Jeżeli, ja mam wrażenie, że to jest problem ich, a nie mój, że ja nie mogę zapamiętać, które już były remake-nięte, remasternięte, które MW2 już były w 2019. Zwłaszcza, że pierwszy Modern Warfare miał jakiś remaster, który był dołączany do innej gry, nie? No mówię o tym, ja nie mam ochoty uczyć się listy gier, wiesz, powtarzanych tytułów po 3 razy, sorry, więc... Jeżeli powiem coś, że to jest remake, remaster czegoś, to już nie piszcie mi biopów, mam to absolutnie w tyłku. Ale tak. Skończyłem kampanię. Jest drogie, ta gra jest droga. Ta gra kosztuje $70, tak po prostu. No nie tutaj. Nie? Ile kosztuje w Polandii? $500. 3,5 stówki. A ta dobra wersja gruba 4,5 stówki chyba. To się nie obroni z moim sumieniem zakup tej gry. Nie będę kłamał. Miałem trochę ochotę na Call of Duty. Nie wiem, czy to ja też mam to, ochotę, bo że... poprzednia część miała super kampanię. Że przegapiłem Vanguarda, że to nie jest Druga Wojna Światowa, że to nie jest kosmos, tylko to jest dobre, wiesz, ten Modern Warfare. Miałem ochotę na kampanię i dlatego się skusiłem na to Call of Duty. I nie żałuję, bo kampania jest... Jakbym ci powiedział, żebyś mi wymienił takie najbardziej klasyczne filmowe tropsy z tego typu filmów, nie? Czyli jakiś tam Jack Ryan, Sicario. Strzelanina na ulicy, jest. Pościg samochodowy, jest. Zjeżdżanie po linach na ścianie budynku. Jest. na pociągu? Jest. W dzikim zachodzie, napad na pociąg, na konia. Napad jest pociąg? Jest. No mówię, jestem w stanie się założyć, że o czym byś nie pomyślał, to jest w tej grze. Oni po prostu wzięli... To zapytam inaczej, bo dla mnie Duty w erze 360 miało takie pomysły, których nigdy wcześniej nie widziałem w innych grach. Nie? Może faktycznie były w kinach, może były tam, może zżynali z Beja, z jakiegoś The Rock albo z czegoś, ale czy tu jest jakiś set piece, jakiś pomysł, którego wcześniej nie widziałeś? Nie. Nie. To rozczarowujące trochę. Nie wiem, właśnie nie wiem, czy to jest rozczarowujące, ale jest to faktycznie, widać, że wzięli, zamknęli ludzi, wiesz, w salce i powiedzieli właśnie, wymieńcie mi wszystkie klasyczne takie filmowe tropsy, które znacie z tego typu filmów o takiej typu akcji, nie? Czyli żołnierze, amerykańscy, Rosja, Iran... hakowanie i tak dalej, rakiety i oni po prostu, oni wypisali wszystko to, co ty teraz wymieniłeś, nie? Czyli właśnie zjeżdżanie po budynkach, wiesz, atak na pociąg, wiesz, pościg, no wszystko to, co mogli wymienić, to oni jest. I zrobili z tego taką bardzo skondensowaną kampanię. Jednym to może się nie spodobać, bo powiedzą, że to jest przesyt, nie? Że to jest po prostu za dużo tego na jeden raz, a inny powie, że to jest po prostu wow, nie? To jest wszystko, co chciałem w pigułce, nie? Takiej jednej dużej pigule i dostałem wszystko, co lubię. No bo mówię, nawet Sicario, jak weźmiesz najlepsze sceny z Sicario, nie? Jak zaczniesz wymieniać, nie? To na przykład jest jedna ta scena, gdzie stoją na tym przejściu
granicznym, nie? W samochodach. Mhm. I już wiedzą, że będzie, że się robi gnój, nie? Już się zaczynają rozglądać dookoła, bo już widzą, że się dzieje. To też jakimś cudem to byli w stanie, nie? Tutaj wcisnąć. Mało tego, jest mapa do multiplayera, która jest kurwa 1:1 ta scena filmowa. Czyli masz właśnie to przejście graniczne między Stanami a Meksykiem. Wszędzie samochody i ty nawet na początku siedzisz z twoimi kompanami w aucie, wysiadasz i zaczynacie się, wiesz, napieprzać po takim między autami. To jest mapka multiplayerowa. Ale mam wrażenie, że tam zawsze za sterami, w sensie przy scenariuszu, zawsze byli ludzie, którzy byli fanami właśnie tego typu rzeczy, nie? Więc to było do przewidzenia, nie? Że oni zawsze uderzali w ten ton. Prawda. Nie, to nie jest do końca zarzut, nie? Tylko mówię, no to trzeba mieć świadomość tego, że to nie jest nic odkrywczego, tylko że po prostu zrobili taką jedną wielką pigułę z ostatnich 10 tam najlepszych filmów o takiej tematyce. A mówiąc o filmach, god damn it, jak ta gra wygląda. Same cutscenki wyglądają tak, że to mógłby być spokojnie lecieć jako film, nie? W sensie jakby zrobili cały tam dwugodzinny film wyglądający tak jak cutscenki, no to mógłbyś oszukać kilka osób na to, że to nie jest, wiesz, że to nie są prawdziwi aktorzy, bo grają w tym prawdziwi aktorzy, nie? Też, więc rozpoznajesz ich z innych filmów, więc tym bardziej to dodaje do takiego hollywoodzkiego oszustwa. Ale nawet poza samymi cutscenkami, kurde, ta gra. Ja wiem, to jest 5 studiów, wiesz, tysiące ludzi, nie? Pracujących nad tym, więc tym ciężko... Ta gra wygląda też dobrze, bo jest bardzo korytarzowa, nie? Ona ma bardzo ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o ciebie jako gracza, bo wszyscy wrzucają te holenderskie, amsterdamskie kanały, nie? I one wyglądają super, zajebiście, ale widziałem fragment tej gry, gdzie koleś grał pierwszy raz i próbował pójść gdziekolwiek indziej niż... Nie da się, nie, dostajesz tej, czerwony ekran tak, i niż mówisz, do tej kamerenki, gdzie tak, siedzi tak. Price. To jest dokładnie ćwiartka ulicy, to jest 100 metrów, które jest tak, wyrenderowane, tak. Nie? Więc to tak. Też działa na korzyść tej gry, jeżeli chodzi o... Nie daliby rady tego zrobić na open worldzie, nie? No. Oczywiście, no każdy gra na swoje najmocniejsze strony i chwała im za to, nie? Ale mówię, każdy ten slice tego miejsca jest tak zrobiony, wiesz, pod każdym względem jest tak... wiesz, odpicowany, w sensie, jeżeli to nie jest Amsterdam, który ma masę detali, no, wchodzisz do tego sklepu rowerowego, no to każdy rower, po prostu możesz podejść, zobaczyć każdą śrubkę, każdą szprychę, wiesz, każdy tą oponkę, no to wszystko ma niesamowitą ilość detali. Ale taka misja, gdzie siedzisz na wzgórzu snajperem i to jest taka... piękne połacie trawy, takie tańczące na wietrze. Do tego wszystkiego za tobą są te takie klasyczne wiatraki, nie? Generujące prąd. Jest taka bardzo delikatna mgiełka, która też się przesuwa z wiatrem między tym. Jest po drugiej stronie tego wszystkiego jest latarnia morska, która też przez to, że jest ta taka mgła, to każde to jak się obraca, nie? Światło, to sprawia, że też takie się wszystko inaczej w ogóle oświetla, nie? Jest totalne inne oświetlenie na sekundę, półtorej. No mówię, każde takie miejsce jest tak, wiesz, tak, nie? Dopickane, żeby było 110% piękności do każdej sceny. Jak walczysz w środku nocy i jest rozpierducha, no to wszędzie widzisz te pociski latające po niebie. Tracery wszędzie latają. Jak przeleci jakiś samolot i tam ten wyrzuci te takie na to, żeby go nie trafiła rakieta, no to też to tak rozświetla, nie, całą mapę, że nagle musisz noktowizor, nie, ściągnąć, bo jest tak jasno. Mówię, tak masa detali, no. A przy czym mówię, to robi 5 studiów, nie, robi jeden taki tytuł i tysiące osób nad tym klepie, więc trochę też to nie powinno wszystkich dziwić. A poza tym wszystkim, no to jest to chyba nie zdziwi, nie? To jest taki bardzo klasyczny Call of Duty. To jest to właśnie takie bardzo korytarzowe. Te wszystkie misje są właściwie na jedno kopyto, nie? Przejść z jednego końca na drugi. Ale też zdarzają się misje, gdzie tam prowadzisz samochód, dosłownie. Jedziesz autostradą i kogoś gonisz. No, mówię... Masa takich filmowych rzeczy, które gdzieś tam powciskali w misję. Ale jest tak, bo mnie to zawsze męczyło w kodach, że
16 osób się do mnie drze i ja nie wiem, co mam robić i nagle dostaję czapę i nie wiem skąd. I to nawet w singlu, jak. Pamiętam, że były takie sceny, że biegałem od lewej do prawej, nie wiedziałem, co mam robić, aż w końcu okazało się, że muszę gdzieś podbiec coś klepnąć, a całą mapę już 6 razy przebiegłem. Nie, poza tym zawsze jak select, to ci pokazuje miejsce, do którego masz iść. Aha, okej. Zaznacza ci dosłownie miejsce, do którego masz iść, więc nigdy nie czułem się tak, że byłem zgubiony. Skończyłem całą kampanię na normalu i zacząłem ją robić na tym najwyższym tam... Na weteranie. Właśnie to jest weteran i jeszcze jest powyżej, chyba jest rzeczywisty, który jest weteranem, który wyłącza ci HUD, że nie masz w ogóle, okay. HUD-a. I w no tym to się po Tarkowie się przyzwyczaiłeś, nie? Bez tak, HUD-a. Jestem przyzwyczajony, że nie mam liczysz pokazane. Pociski, nie? Dosłownie tak. I nie jest trudno. To jest chyba będzie jeden z tych takich prostszych tych weteranów do zrobienia. Mm-hmm. Poza tym masa achievementów takich, że w misjach masz coś zrobić konkretnego, nie? Czyli gdzieś tam... No to zawsze jakimś... tak było, no. Tak, tak. I to są fajne achievementy, bo to są właśnie takie, które sprawiają, że chcesz odpalić tą misję, tylko żeby sprowadzić jakiegoś takiego innego sposobu przejścia, nie? Tam w innym czasie, czy inną ścieżką, czy robiąc jakieś śmieszne rzeczy przy okazji. Więc to mi się zawsze podobało i to tutaj jest. Nie powiem nic o multiplayerze, bo nie grałem nic w multiplayer. Nie zdążyłem jeszcze odpalić. Zombies to jest domena Black Opsów, nie? Więc tutaj zombies nie ma. Nie ma zombiesów. Czy są jakieś, bo pamiętam, że do któregoś z tych nowych tytułów już były jakieś takie tryby, że się w trójkę czy w czwórkę jest, grało przeciwko botom, jest coś takiego? Tak, jest ten koopowy tryb, tak, jest tutaj. No, to mogłoby być fajne, nie? To mogłoby być fajne. To bym chciał spróbować kiedyś, jakby była okazja. To bym bardzo chętnie spróbował, bo no to chyba był Modern Warfare 3, tak. Chyba 3, w którym pamiętam, że grałem to bardzo dużo, ten koopowy. To jeszcze były czasy tam tej takiej starej ekipy z Xboxowej, z którą to mnóstwo graliśmy godzin w ten... No to musisz sobie jakichś majętnych znajomych znaleźć, żeby zagrali z tobą w koopa. Tum. Chyba tak. Jeżeli jesteście majętni i macie koda, to dajcie znać. Szukam nowych przyjaciół majętnych. To nie ma. Pytanie jest takie, czy ta gra jest warta tych pieniędzy dla samego singla? No właśnie, powiem to jest, chyba, to jest że problem. Nie. No właśnie. To jest dużo pieniędzy. Jak fajne by to nie było... To jest jednak bardzo krótka kampania. Wiecie, to można przejść spokojnie na normalu w jeden wieczór. Spokojnie. Więc nie wiem, czy mogę wam polecić tę grę dla samego, jeżeli chcecie tylko singa pograć w tej cenie. To jest zdecydowanie gra, która wiecie, że będziecie mieć setki godzin, nie? W multi utopicie. I lubicie multi, będziecie grać dużo w multi, przy okazji może singla... Zwłaszcza, że z tego, co widziałem, znaczy widziałem, bo dostałem, ale ludzie mówią, że ta broń, którą się dostaje w nagrodę za przejście singla jest dobra w multi, więc to może być jakaś zachęta dla tych ludzi, którzy normalnie nie odpalają kampanii, żeby ją skończyć, ale dla samej kampanii single playerowej to chyba nie jestem w stanie wam tak polecić w tej cenie. Niestety. Jak dobra by nie była. Jak dobrze by nie wyglądała, jak dobrze by nie była napisana i jak fajnie by się nie strzelało, to kurczę, to jest chyba za dużo. Za dużo. Kurde, ja teraz tak myślę, ile rzeczy zrobiłem w tej grze. To jest niesamowite, ile oni byli w stanie wcisnąć. Bo tam jest, nie grasz tylko jedną postacią, nie? Klasycznie dla Call of Duty ona się przerzuca między kilkoma postaciami w różnych miejscach na świecie. I przez to byli w stanie wcisnąć tak masę miejscówek różnych i rzeczy, których się robi. Ta gra potrafi... Zaczynasz normalnie na nogach i kogoś gonisz po to, żeby mieć jakąś tam pościg na autostradzie, po to, żeby się przerzucić do takiej powietrznej fortecy i zacząć strzelać w ogóle gdzieś tam, wiesz, z powietrza do całej mapy, po to, żeby się wrócić i znowu mieć tam kawałek misji skradankowej po to, żeby znowu gdzieś tam się przerzucić i zjeżdżać na dupach i zeskakiwać z wodospadu. Ale zawsze. I to jest jedna misja, nie? Takie tempo, nie? I to jest taki po prostu niesamowity strzał na różniejszych rzeczy w jednej misji, nie? W jednym akcie tej całej kampanii. Tak sobie teraz pomyślałem, ile faktycznie rzeczy człowiek, kurde, zrobił przez ten jeden wieczór, w który to grał. Ale mimo to jest, kurczę, za dużo pieniędzy, jeżeli tylko chcecie samą kampanię ograć.
kusi, ale kurwa. O. Szkoda, że Mike nie ma, bo Mike dobrze zawsze opowiadał o multi. Był w stanie, ma największe rozeznanie w multiplayerze. No jak mnie kiedyś będzie stać, to zagram. Again, szukam majątnych kolegów. Kontakt, małpa. Formogatka. Pita za, dopisa Call of Duty. Pita za zeszły rok trzeba majętny. Załączyć. W tytule wpiszcie majętni. Okay. My majętni. My majętni. O Jezu, teraz Tartak będzie opowiadał o Rezydencie znowu. Co to było za dodatek? To jakieś nowe coś? Co to było za dodatek? Co to miało być? Wersja Gold wyszła. Pewnie z jakiegoś tak samo, roku Gold coś wygrzeba. I tak samo jak w przypadku siódmej części, która wyszła z wersją Gold, to się zbiegło z premierą dodatku fabularnego. Więc jest już do osiągnięcia wersja Gold. Razem z tym dodatkiem w pakiecie jest jeszcze paczka ciuchów. Wagon fajek jest jeszcze do tego. Jak jest cyfrowo, to podajesz adres w formularzu i ci wysyłają. Ale musisz wtedy odebrać, tylko dostarczają pełnoletnim, więc może ci mama ewentualnie odebrać. Pamiętacie Karo bez filtra? Oczywiście, że pamiętam akapitańskie, awiarusy. Karo nie były z filtra? Pierwsze były w ogóle bez filtra. Nie, pamiętam, że okay. Się pojawiły potem z filtrem. Chyba miały białą paczkę, normalne Karo miały czerwoną. A sporty, akapitańskie, awiarusy, wszystko były. O wiarusy pamiętam, no. Wszystkie były Zefiry? Takie fajki. Tak, Zefiry też pamiętam. Tak. Tak, to były takie fajki, że jak dzisiejsi ci palacze tam sobie paf-paf robią z tych elektrycznych tych, to by zeszli po jednym buchu. No, Karo bez filtra to był, to się kręciło w głowie dobre 5 minut po jednym smoła buchu. Płynęła z nich. Ja nie wiem, nie próbowałem takich rzeczy. Oj tam. No, człowiek był młody, ciekawy. No, nie, no Winter's Expansion. Fabularny, nowy scenariusz. Oprócz tego jakieś nowe wyzwania dla trybu Mercenaries, który nikogo, w związku z czym nie będę o nim opowiadał. Natomiast skończyłem wczoraj ten dodatek fabularny. To jest opowieść Rose. Rose to jest córka głównego bohatera z Village, która cierpi na pewną przypadłość, znaczy ona pokutuje te eksperymenty. Jej historię napisali Japończycy. Tak, to jest tak, żebyś wiedział. Znaczy ona pokutuje te eksperymenty, które mama Miranda na niej przeprowadzała, więc ma jakieś moce, których chciałaby się bardzo pozbyć, bo jest wyautowana w szkole. I ktoś moje moce. Tak, i ktoś jej nagrywa taki pomysł, żeby się połączyła, bo nie wiem, czy pamiętacie, w Village chodziło o to, że to jest w siódemce też, to jest cała sieć, taki grzyb, który ma swoją własną świadomość i ta organizacja, w której pracuje Chris, zachowała fragment tego grzyba i ona się może połączyć ze świadomością tego grzyba właśnie z nadzieją znalezienia lekarstwa, w sensie sposobu na pozbycie się mocy. No i to wygląda w ten sposób, że ona się łączy z tym grzybem tak jakby wchodziła do Matrixa. I po prostu tym sposobem możemy nią grać w tym samym miejscu, w którym się działo Village, czyli tą przysłowiową wioską, tym zamkiem i tymi wszystkimi okolicami. Ale ja rozumiem, że gramy niemowlakiem, tak? Tym kilkumiesięcznym. Nie, ta dziewczynka już urosła, dorosła, ma kilkanaście lat, więc gramy nią. Okay. Właśnie zastanawiałem się, jak oni to zrobią. Jest niepełnoletnia, tak? Chyba jest niepełnoletnia. Zastanawiałem się, jak oni to zrobią. Czy po prostu ona kupi bilet, wsiądzie w samolot i poleci tam, żeby zobaczyć, gdzie zginął jej ojciec. Jeden do Village, proszę. Tak, gdzie zginął jej ojciec, bo taką potrzebuje przeżyć sentymentalną podróż. Okazuje się, że nie, że wybrali głupsze rozwiązanie, że ona się połączy mentalnie z grzybem i będą razem śnić. No, wow. Okej. Czy ty słyszysz czasami słowa, które zwykle zostały, jak opowiada, że tak mentalnie z grzybem się połączyłem właśnie. Tak, więc efekt jest taki, że Rose biega sobie po tych samych lokacjach, po których Ethan wcześniej biegał, z tym, że one są odrobinę zmienione, bo one są wszystkie pożarte przez ten grzyb w większym lub mniejszym stopniu, więc gdzie byś nie stanął, to gdzieś na ścianach, gdzieś na podłodze albo suficie jest ten grzyb, w związku z czym jest nowa mechanika, ona ma te moce, więc musi oczyszczać
te pomieszczenia, konkretne drzwi i przejścia z tych... Zbiera grzyby. Tak, zbiera grzyby. Ona, Rose, to znaczy się nie ma dostępnego takiego arsenału jak Ethan, a co dopiero Chris, w związku z czym w całej grze znajdujesz jeden pistolet i jednego shotguna. Ten pistolet to jest ten najgorszy z podstawowej gry. Czy ty nie skończyłeś całej gry nożem? Jest, ale to nie o to chodzi, nie? W sensie, no. Wolałbym mieć nóż niż ten pistolet. No, gdyby oni mi dali nóż, to nie miałbym pretensji, ale ten pistolet jest do wyjebania. Jak go dostajesz w Village, to mówisz nie, dziękuję, nie chcę. Oni nalegają, bierzesz go i wyrzucasz, nie? Okay. Bo on jest, ten pistolet jest do niczego i bardzo się denerwowałem na początku. Przeciwnicy są nowi i są bardzo zwinni i bardzo szybcy, a ten pistolet bardzo wolno strzela. Ja myślałem, kurwa, taka chujowa broń na takich przeciwników. I okazało się, że dlatego, że tam w następnej, tam 30 minucie odkrywasz swoją pierwszą moc, która po prostu spowalnia tych przeciwników, więc musisz się bawić w ten sposób, że uderzać ich mocą, oni są spowolnieni, wtedy możesz przycelować w głowę i w ten sposób trzeba się ich pozbywać, ale przez pierwsze 11 minut gra cię na siłę próbuje nauczyć, że oni są zbyt szybcy na ten pistolet, nie? No i Rose sobie biega po tej samej mapie, po tej samej tytułowej wiosce i zamku, ale podoba mi się to, że ta gra jest taką pigułką oryginału, no bo oryginał też miał eksplorację, miał zagadki rezydentowe w stylu szukaj tam klucza w książce, wstać ten klucz, cztery diamenty, głowę smoka, przekręć w prawo i otworzy się tajne przejście, więc jest to. Jest shooty, bang, bang, czyli jesteśmy zamknięci na arenie, spowolnij go, zajdź go, strzel mu w plecy i tak dalej. Mamy walkę z bossem i co najważniejsze, mamy też taki creepy, horrorowy fragment, który stanowi jakieś 20-30% gry. Też był w Village, nie? Też był w Village, no jak się z tym płodem. Płodem. Tak, jak był ten płód. Żeby było śmieszniej, ten horrorowy fragment w dodatku jest dokładnie na tej samej mapie, w sensie też w tym miejscu, gdzie był ten płód. Tylko żeby było jasne. Czy jakiś moment gry czułeś się, że to są... wiesz, te same asety, backtracking? W sensie, że zrobili... Nie, absolutnie mi to nie przeszkadzało, w sensie było dostatecznie dużo zmian, no nie w układzie pokoi może, ale doszło kilka nowych pokoi, do których wcześniej nie miałeś dostępu, albo mogłeś wejść teraz do pokoi, które wcześniej widziałeś tylko na cutscenkach, a to, co się działo w tych pokojach, które znałeś, było na tyle pozmieniane, że nie czułeś, że oni cię oszukują. Do tego nie będę kłamał, fajnie było wrócić w te... Czyli nie było na początku Lady Bemitrescu, która miała te okulary wąsem i nosem. Takie, że... It's not me! It's my sister, Lady Bemitrescu. Nie. W zasadzie z wszystkich postaci, chyba tylko dwie postacie wracają z oryginału tutaj w Village. Absolutnie mi to nie przeszkadzało, przyjemnie, fajnie było mi wrócić do tego. Nie wiem, czy ten moment horrorowy, ten fragment nie jest nawet lepszy niż ten fragment horrorowy z oryginału, co było bardzo fajne. Są nagrane nowe głosy, voice acting, wszystko są cutscenki i tak dalej, więc to jest pełnoprawne rozszerzenie, jak fragment gry. Gdybym miał się do czegoś przyczepić, to scenariusz tych cutscenek albo ich obszerność odrobinę kuleje. Bo często jest tak, że coś, co powinno być pokazane na cutscence, często jest tak, że ekran gaśnie i budzisz się w innym miejscu. Nie? Tak jakby było za mało pieniążków na przygotowanie, na napisanie, wyrenderowanie, zaaranżowanie wszystkich tych scenek. Nie? Więc często jest tak, że po prostu gra... O to właśnie pytałem, czy czujesz, że to jest taki, wiesz, że to jest na tych samych lokacjach zrobiony taki jakby mission pack, nie? Na tych samych... Bo to taki jest trochę, ale mają zdecydowanie więcej, w sensie mają te dialogi nagrane i mają te cutscenki, które sprawiają, że jest o poziom wyżej niż po prostu tylko, wiesz, pojawia ci się quest w prawym górnym rogu, znajdź książkę na drugim piętrze, nie? No nie, jest wcześniej cutscenka, w której ona z kimś rozmawia o tej książce, przechadza się, szuka, kamera za nią chodzi z różnych perspektyw, ją pokazuje, więc jest to, nie? Jest to production value, a z drugiej strony jest kilka takich miejsc, które strasznie kolą w oczy, bo ekran w pewnym momencie się ściemnia i gaśnie i jesteś
3 km dalej i 30 sekund i 30 minut ci wycięte z życiorysu, nie? I dowiadujesz się tylko z komentarza, co się stało. No i gra stwarza kilka takich scenariuszy, które są bardzo trudne, w sensie no, rzuca na ciebie nagle dużo przeciwników, którzy są bardzo szybcy, w małych pomieszczeniach, w których musisz działać pod presją czasu, używasz tej mocy, która potrzebuje 10 sekund, żeby się naładować, żeby otworzyć drzwi, a wiesz, że masz na plecach 16 przeciwników. Wiesz, że nie ma sensu z nimi walczyć, bo nawet tyle amunicji nie masz, gra ci podpowiada, żeby nie walczyć, ale to znaczy, że trzeba najpierw ich 6 razy obiec stół, żeby wymanewrować i zrobić odpowiedniego traina, żeby dopiero móc otworzyć te drzwi. Jest kilka takich stresujących sytuacji, które wynikają z tego, że jest za dużo przeciwników na za małej przestrzeni. No i cały dodatek... Wrzucałeś wczoraj na grupę pewien etap z gry. Nie chcę mówić, żeby nie spoilować, bo tak, to jest nowe DLC. Czy ta gra jest straszniejsza niż podstawka? Bo podstawka nie była jakoś specjalnie... Miała momenty faktycznie tam ten płód i tam jeszcze kilka ten, ale, tak, ale generalnie tak. Nie była jakaś straszna. Nie, nie była. Więc to nie był asystent balsamiarza. Nie. Więc ten jeden fragment straszny, ta jedna sekcja straszna, która jest w Winter's Expansion, jest straszniejsza niż najstraszniejsza rzecz w podstawowym Village. Czyli jest ten jeden fragment jest straszniejszy niż wszystko, co Village miało do zaoferowania. W sensie straszniejszy. No creepy taki, nie? Mm-hmm. W sensie, że ciarki przechodzą. Dla mnie to jest pas. O to chodziło, nie? O to chodziło, takie było zamierzenie, nie? Takie było zamierzenie. No i skończyłem tą grę, skończyłem ten dodatek na normalnym poziomie trudności, bez skipowania jakichkolwiek cutscenek, więc wszystkiemu dałem, bo to pierwszy raz grałem, więc wszystko rozegrałem, wszystko obejrzałem. Wydaje mi się, że lizałem wszystkie ściany, wpadły mi achievementy wszystkie fabularne poza najwyższym poziomem trudności, który sobie pyknę pewno na dniach i skończyłem to w 3 godziny i 3 minuty. A kilka razy się zgubiłem, kilka razy nie wiedziałem, gdzie mam chodzić, więc podejrzewam, że teraz jak wiem, co mam robić, to pamiętasz, w godzinę ile kosztowało, to ile trwało to poprzednie DLC do siódemki? Ono nie było większe niż 3 godziny? Było większe i było ich dwa, ale to drugie z Chrisem było dłuższe też w sztuczny sposób, bo tam się bardzo dużo błądziło po korytarzach w kopalni opuszczonej. Ja tam bardzo często gubiłem drogę. A tutaj raczej jesteś w takich bardziej liniowych pomieszczeniach, albo jak ta lokacja z płodem, w której już w zasadzie znałem ją na pamięć, nie? Bo tam sześć razy tą grę skończyłem, a tam nie było żadnej różnicy w rozłożeniu pomieszczeń. Nie wiesz, ile kosztuje, nie? To DLC. Ile pieniędzy polskich. No nie ba. Dostaliśmy kod od Cynegi, hashtag reklama. Tak. Hashtag reklama. Czy ja ci mogę powiedzieć, ile to kosztuje? Mógłbyś mi powiedzieć, nie musisz. Mógłby Mike tam sprawdzić z tyłu, skoro nic się nie odzywa. Ja tam sprawdzam cały czas. Winter's Expansion kosztuje 89 zł. Przyspieram, że będzie kosztował z 8 dych. No. 89. 90 zł za 3 godziny. Tak, znaczy do tego jeszcze dostajesz ten dodatek do Mercenaries, no ale mnie to nie interesuje. W pakiecie jest ten fabularny Shadows of Rose, o którym mówię. Teoretycznie wiesz, Mercenaries możesz grać godzinami tam nabijając punkty i kombosy, nie? No ale okay. To umówmy się, no to ja nie wiem. Umówmy się. Kto kupuje to po to? Kto no i jest i dochodzi tryb trzecioosobowy, nie? Czyli what? możesz podstawkę zagrać w trzeciej osobie teraz też. Ja to całe DLC przyszedłem w trzeciej osobie i to ci pomaga, zwłaszcza, że jest kilka sekcji skradankowych. Natomiast co jest do dupy? Nie można w czasie gry zmieniać tej osoby, czyli musisz wyjść do głównego menu, żeby przyłączyć tryb osobowy i gra się musi na nowo załadować, nie? Więc no, kto ma na to czas, nie? A to jest ciekawe w takim razie, że oni pozwolili teraz na tą zmianę. Bo wszyscy mówili, kurczę, tak fajny jest ten pierwszy, coś nowego, tak? A jak tylko dali możliwość trzeciego, to wszyscy, okej, to wracamy do tego, który jest lepszy. Tym, ja myślę, że to raczej... Lepiej. Myślę, że to jest raczej jako ciekawostka i trzecia gra z tej trylogii Wintersów też będzie w pierwszej osobie. Jestem przekonany. Też, nie, jasne, jest, tylko mówię, nie, że... Tak. Jak dadzą ci możliwość, to każdy mówi, fuck,
fuck that, nie? Idę do trzeciej, bo tak, widzę więcej, tak, lepiej tak, się gra. Tak, tak. Znaczy no w horror ogólnie przy skradankach trzecia osoba, no to bije na głowę, bo się rozglądasz, no, wyglądasz za róg, nie? Albo stwierdzili, że mechanika skradania jest na tyle trudna, że no muszą dać trzecią osobę, nie? W każdym razie fanom polecam. To jest naprawdę fajne DLC. Fajna historia. A nie fanom, bardzo fajnie było wrócić na te stare śmieci. Komuś takiemu jak Kubar, który cierpi na lęki grając w takie gry, to niekoniecznie. Bo nie da się skończyć tego wątku, nie kończąc tej jednej sekcji horrorowej. Absolutnie. Chyba, że możecie, nie wiem, starszemu bratu oddać pada na ten fragment. Nie mam brat. Także no, dla fanów, nie? To jest... Dla słuchaczy. To jest DLC dla fanów. No, tyle. A czy będziesz przechodził podstawkę w trzeciej osobie? Nie, oj nie. Nie jesteś aż takim fanem. To już jest za późno. No wiesz, no gdybym jeszcze miał coś do zrobienia, nie? W tej grze, ale już to mam. Nie chcę powiedzieć, że mam wycalakowane, bo właśnie w Mercenaries nie, tam dwóch osiągnięć mi brakowało, bo nie chciało mi się farmić. To boli, tam, nie? Wiesz, godzinami, to boli. Nie? Nie, w siódmym. Znaczy tak, znaczy boli to, że wpieprzają taki tryb i rozwalają pulę achievementów. Gra, która stoi singlem i dorzucają ci pięć achievementów za farmienie w odrębnym trybie, którym nie ma nic wspólnego klimatem z oryginalną grą, nie? To jest wkurzające. Yep. A wiesz, co jest jeszcze wkurzające? Gotham Knights. Ha! Że wam się chciało w to grać, ja nie wierzę. Gotham Knights, ja to skończyłem, ja, mój drogi. Ja to chciałem w to grać, ale nie gram w to, bo to dostało recenzję poniżej ludzkiej krytyki. No, ta gra trochę boli. Ta gra trochę boli, zwłaszcza boli, gdy jesteś fanem tego uniwersum, nie? Jak lubisz DC, jak lubisz Batmana i tak dalej. No raczej. Bo... Kto nie lubi Batmana, to ja go nie szanuję. Ale może od początku. No, Gotham Knights jest... Chujowe. To już powiedziałem. Ale to jest gra z Batmanem bez Batmana, tak? Fabuła w tych grach batmanowych, rozumiem, że one nie są połączone, tak? To nie jest kontynuacja tego Gotham Knighta. Arkham? Arkham Knighta. To Arkham ja tego Knighta. Nie wiem. Ja tego nie wiem, bo nie tak grałem. Czytałem. Gotham Knights. Aha, okej. Okay. Czyli one stoją, są niezwiązane. Tak, czytałem, że są niezwiązane ze sobą, a mimo to zaczynamy grę od umierającego Batmana. To chyba nie jest spoiler, to było w wszystkich trailerach, zwiastunach. To jest pierwszy początek gry. Ale dowiadujesz się tego z prasy, z radia, czy jest scenka, jak wszyscy stoją nad jego łóżkiem i on faktycznie nie, umiera? Wszyscy czy widzisz, jak on umiera? Wszyscy stoją nad komputerem i Batman komputerem. Mówi do telewizorni: jeżeli widzisz ten filmik, mnie nie ma. Okej, czyli to nic nie znaczy. Póki nie widziałeś ciała i nie sprawdziłeś pulsu, to nawet jak sprawdzisz puls to Batmanowi, on potrafi. Więc momentalnie puls, wszystkie gazety Batman kaput, wiesz, jest pogrzeb, jest wszystko, wszyscy są In smutni. Other unrelated news, Bruce Wayne also dead. I Bruce Wayne jest also dead. Wszyscy są dead. Mm-hmm. Nikt nie połączy tych dwóch faktów, ale oboje obok siebie leżą i... Ta marka też jest dead, no. Mów dalej. Tak, ale spotykają się wszyscy jego padawanowie. Bat rodzina, więc mamy Barbarę Gordon, mamy Tima, mamy Dicka i mamy... Kto tam jeszcze jest? Tim, Dick, Jason, tak? Jason. I Jason. Tak, i Barbara. I oni stwierdzają, że no, jest im strasznie smutno i żeby uczcić cześć Batmana, no to muszą raz, że dowiedzieć się, jak umarł, nie? Bo on tylko powiedział bye do telewizora, że nie żyje. Udławił się w ten fidget spinnerem pewno. Tak, tak. Więc chcą się dowiedzieć, jak umarł, a dwa, no jak nie ma kota, to myszy harcują, nie? To się bardzo łatwo domyślić. Więc jak tylko się pojawiła informacja o tym, że nie ma Batmana, no to wszystkie, cała ta pula najgorsze, to dno społeczne Gotham wyszło na ulicę i zaczęło terroryzować mieszkańców tego miasta, więc
Więc nasi młodzi podopieczni muszą wziąć lejce w swoje ręce i doprowadzić do porządku w tym opanowanym przez chaos Gothamie. I to niby na papierze brzmi super, nie? Co? Kto grasuje w Gotham? Jacy wilani są? No właśnie, do tego chciałem przejść teraz, bo o ile to wszystko brzmi fajnie, super i ty momentalnie masz w głowie, o wow, nie? Przy takiej dużej puli złych ludzi, mój Boże, kto mógłby wyjść, nie? Z kim twórcy gry pozwolą nam walczyć w tej grze? King Tut. No, wymyślasz, nie? Wszystkich. No, można by od tej takich A-listowców, nie? Poprzez tam, aha, wiesz, połka dotmenów i innych, wiesz, najróżniejszych wyciągnąć, no bo byłoby super. No właśnie nie. Tak naprawdę nie dostajemy nikogo fajnego w tej grze do walki. A nawet jak kogoś dostajemy, nie wiem, czy powinienem spoilować, znaczy, wiesz, tak naprawdę kto jest, a kogo nie ma. Ja jestem teraz w takiej fazie i to i Marvelowej, i DC w kinie, w zasadzie teraz to śledzę tylko w kinie, chociaż Batmana czytam w miarę na bieżąco, że cieszę się, jak wyciągają takich bardziej abstrakcyjnych. To co zrobili w Suicide Squad, ten Polka Dotman, nie? To, co robi teraz Black Adam, wyciąga takich, no nie mówię, że to są śmieszni bohaterowie, ale wyciąga Doktora Fate'a, wyciąga Atom Smashera. Ci, którzy nie byli w pierwszym rzędzie, a stali gdzieś w trzecim, fajniej jest mi widzieć takich przeciwników i bohaterów, którzy się rzadziej pojawiają, bo to zawsze szansa na coś nowego, nie? Prawda. Dlatego pytam, czy są jacyś tacy fajni, abstrakcyjni, nie, o których nie dość, że nie ma fajnych abstrakcyjnych. Nie ma fajnych abstrakcyjnych, na których jakbyś zobaczył, to byś zrobił tam, wiesz, DiCaprio mim, nie? Na telewizor. Takich w ogóle nie ma, a dwa z tej puli A-listowców wzięli dwóch lub trzech takich największych i są tak niesamowicie rozczarowujące te ich linie questowe, że to się w pale nie mieści. To jest... Oh. Są tak źle zrobione, wiesz, questy z tymi przeciwnikami, bo to jest... On się pojawia, robi coś złego, ty jedziesz do niego, pokonujesz go pierwszy raz, zamykasz go w więzieniu, drugi quest, on ucieka z więzienia, łapiesz go, musisz jechać do niego drugi raz, masz znowu tą walkę z nim, z tym bossem, tylko on już jest teraz odrobinę mocniejszy, co znaczy, że jego druga faza ma coś nowego, zamykasz go i potem jest jeszcze trzeci raz, jak na przykład próbuje jeszcze raz uciec z więzienia, albo uciekł trzeci raz z więzienia, albo musisz z nim jeszcze pogadać i to jest koniec. I to jest dosłownie na palcach jednej ręki możesz policzyć, ile tych takich przeciwników jest w tej grze. Niesamowicie rozczarowujące. Przy takiej puli i przy tego typu grze, żeby tak olać, wiesz, nawet tych złych. Mało tego, czym stały dla mnie przynajmniej te poprzednie Batmany, to tym, że miały niesamowitą ilość takich niekoniecznie, ja to mówię, grywalnych, nie? Ale takich poukrywanych tych złych przeciwników, nie? Niekoniecznie widziałeś tam tego Mad Hattera czy Calendarmana, ale oni byli w grze, nie? Czy tam znalazłeś jego cele, czy on był w jakimś tam budynku, czy nawet głupi Riddler te 1500 znaków, nie? Rozstawił na mieście, żeby tego szukać. Tego w ogóle nie ma. W ogóle. Jedyne miejsce, w którym było jakaś większa ilość easter eggów, to był pierwszy raz, jak się wchodzi do posterunku policji w Gotham City i wchodzisz do pomieszczenia, które ma takie, jak to się mówi, kurczę, po polsku, no to jest miejsce, w którym są przechowywane rzeczy, nie? Jest tam jakiś tam śledztw, czy... Magazyn policyjny, nie? No, tam, gdzie no są i tam dowody. Faktycznie stał pod prześcieradłem, był ten reflektor z logiem Batmana. On powiedział, tutaj jest ten reflektor, okej. Okay. Były jakieś tam diamenty, które ukradła kobieta kot. Selina. I on też tam zrobił jakiś tam tekst, że pod nosem w końcu ucięli kotowi pazury, nie? Ale to były trzy przedmioty, naprawdę, trzy przedmioty i od tej pory już potem nie widzisz już nic w tej grze. No przecież w Arkham to było super, w co drugim pomieszczeniu jakaś gablotka było, jakieś zdjęcie, albo znajdowałeś te taśmy Quincy'ego Sharpa, gdzie ono tam były jakieś nagrania z sesji, nie? Yep.
Yep. Ta gra była po prostu przepełniona na każdym rogu. Jeżeli tylko chciałeś poświęcić tej grze czas, a warto było, to była przepełniona takimi easter eggami tam ze świata DC. I postaci, i z komiksów, i tego. Jakieś tam, nawet jak znalazłeś tą alejkę, nie, gdzie umarli rodzice Bruce'a Wayne'a, no to były jeszcze tam kwiaty, nie, leżały albo coś. Masa takich małych detali, ale to po prostu tak robiło tę grę, tego nie ma w ogóle. Jest totalnie wyprane z takich rzeczy. Totalnie. A nie chcesz mówić, jacy są przeciwnicy? Nie chcę. Wiesz co, nie chcę. Nie chcę spoilować, to jest za świeża gra, żeby wam, wiesz, wymieniać, ale powiem tylko, że jest rozczarowujący, wiesz, roster. Jest bardzo mały, a to, co dali, jest niesamowicie rozczarowujące, tak jak skończysz te questy z nimi. Bo głównym przeciwnikiem, to też nie wiem, czy będę spoilować, to chyba wszyscy wiedzą, nie, że głównym, powinienem powiedzieć, kto jest tak naprawdę... Powiedz, oczywiście, powiedz, tak. Ale nie, mówię, pytam się serio, bo nie chcę potem, żeby ludzie byli źli na mnie, że... Ja będę zły, no to, już nie mogę. No to dobra, to nie mów. Żartuję. Gorilla Grodd, no. Gorilla Grodd. Nie wiem, czy powinienem powiedzieć, ale kurczę, no trochę... Nie będę. Wolę zamknąć ryj niż żeby komuś zniszczyć przyjemność. Ale mówię, ten sam główny wątek, główny zły, czy główna organizacja, która jest odpowiedzialna za wszystko złe, co się dzieje w tej grze. A, to było w trailerach przecież, skoro organizacja, to było. To wiadomo, to Trybunał Sów. To na Trybunał Sów, tak. Na czyli taka bardzo stara grupa, rodzina, która tak naprawdę od eonów, setek lat. Stare rodziny Gotham, no. Tak, trzęsie Gotham i gdzieś tam dosłownie od spodu, bo oni wszyscy siedzą pod tym Gotham, poprzez tam opłacanie polityków, policjantów i tak dalej, trzęsie tak naprawdę tym miastem. I Bruce Wayne był bardzo, bardzo blisko, znaczy on, nikt ich nigdy nie widział na oczy, ale byli taką jakby bajką dla dzieci, którą się opowiadało dzieciom, że jak będziesz zły, to przyjdzie sowa, nie, i wydrapie ci oczy, nie? Tak się w Gotham dzieci straszyło i wszyscy myśleli, że to jest rymowanka, że to jest bajka dla dzieci, tymczasem się okazuje bardzo szybko, że oni faktycznie istnieją. Bruce Wayne nigdy ich nie widział na oczy, ale też podejrzewał, że coś jest faki, nie? Się dzieje w tym jego mieście. Więc oni nie dość, że ta nasza grupka młodych pogromców, nie dość, że się musi tam między sprawdzeniem, jak umarł Bruce, a nowym zagrożeniem właśnie dla miasta, bo mówię, jak nie ma kota, harcują myszy, więc wszystkie wyszły, włącznie z sowami, na to miasto. To niesamowicie rozczarowujące jest samo to, ten sąd, ten SUV, ten Court of Owl. Bo talony też są? Bo właśnie ta gra buduje i twoja wiedza o nich, jeżeli czytałeś komiksy, buduje do tego, że to pierwsze spotkanie z pierwszym talonem to powinno być niezapomniany moment w tej grze, nie? To powinien być taki, że oh shit, here we go, nie? To jest to, nie? To są te talony, o których ja słyszałem, to są ten Bedesi. I to jest... Ten talon dostał strzała w ryj i padł. I było po wszystkim. I to było kolejny punkt w mojej grze, kiedy ja to gram i byłem tak rozczarowany tym wszystkim, bo oni go tak zahajpowali, wiesz. No jak tylko ten talon wyjdzie, to jest koniec. To jest, nie pozwól, żeby on wyszedł. On wyszedł, co myślę, no jest po prostu nie do pokonania. To jest taki beres, to jest taki beton, to jest taki... Ja mu sprzedałem kurwa liścia i on się położył. Może byłeś OP. I to jeszcze pewno tym Red Robinem. Jeszcze było śmiesznie. Nie, nawet nie Red Robin, tylko Red Skullem jeszcze. Jeszcze go zastrzeliłem. Nie Red Skullem, a tym... Red Hoodem, przepraszam. Red Hoodem. Nie to uniwersum. Red Hoodem. Więc mówię, ta gra ma... Nie mówię potencjał, nie? Ale przy takiej puli rzeczy, którą oni mogli zrobić, przy takiej historii gier, jakie nam pokazywało, jest tak mało DC w tej grze. A to był tak naprawdę jedyny powód, dla którego ja tę grę kupiłem. Bo gdyby to się nazywało jacyś tam uliczni pogromcy, nie? Czy tam jacyś tam Street Busters, czy Street Warriors. Oh, wow. To byś to olał. To była taka kupa, wiesz, to byłby taka chujowa gra, ale przez to, że to jest na licencji DC, ja lubię ten świat, nie? Lubię tych... I chciałem poznać tą historię i zobaczyć, jaki oni zrobili twist w porównaniu do komiksu, bo nie trzymają się jeden do jeden komiksowej wersji, co jest akurat dobre.
to ja cię nie pierdzielę. No, dostajesz tak mało tego DC, nie, w tej grze, że to się w pale nie mieści. Do tego wszystkiego, w bardzo dużym skrócie, trzeba dodać masę takich rzeczy, jak ta gra chodzi jak gówno. I to jest nie tylko wersja konsolowa, bo jeżeli poczytacie, posłuchacie, pooglądacie te wszystkie testy na PC, okazuje się, że na PC ta gra z 4090 najnowszymi procesami również ma olbrzymie problemy, żeby 60 klatek utrzymać. A to wszystko przez to, że ona battlenekuje procesor bardzo łatwo, bardzo szybko i nie wiadomo dlaczego. Więc nieważne, co tam dokupisz, to ta gra ma olbrzymie problemy z chodzeniem. Arkham Knight też miał ten problem, że fatalnie chodzi. Do tego stopnia, że go zdjęli ze Steama w pewnym chwili. Pamiętamy to. Byliśmy sami To my załatwiliśmy. Przyczyną, że nie było na PC, tak. Miasto jest totalnie puste. W sensie takie, nie wiem, czy pamiętasz... Czyli porównania ze starymi grami Arkham, to wyglądało, Gotham Knights wyglądało smutno. Wiesz, to tam masa ludzi chodziła, tam się działo coś, padał deszcz, wiesz, cokolwiek się działo. Tam jak jeździłeś tym nawet tym czołgiem głupim, to w jakimś w korku, nie, ulicznym i tak dalej. Tutaj te ulice są takie prawie totalnie puste. Nie mówię, że nie ma w ogóle ludzi, ale to jest naprawdę na trzy osoby, nie? Na całym takim olbrzymią ulicę, gdzieś tam widzisz sobie truchtają. Do tego wszystkiego przemieszczanie się w tej grze. Zacznę od motoru, który przywołujesz jak płotkę, w sensie jak gwizdniesz, to on się materializuje gdzieś za tobą. Jedziesz tym motorem i to jest chyba, nie będę wam kłamał, ale chyba najnudniejsze przemieszczanie się w tego typu grach, jakie miałem okazję doświadczyć. Bo każda gra próbuje cię czymś zająć, jak jeździsz, nie? Czy to jest GTA i odpala ci na przykład różne stacje radiowe, nie? Wybierz sobie, jaką muzykę lubisz, nie? Wybierz sobie, posłuchaj. Lub czy to nawet nie są poprzednie gry z Batmanem. Nie wiem, czy pamiętasz, ale Batman, jak jeździł tym swoimi pojazdami, to zawsze miał włączone radio policyjne albo nastawioną krótkofalówkę na tą krótkofalówkę. No, jak latałeś, to też tak było, nie? Że Bad Guysów, czyli słyszałeś. Albo słyszałeś właśnie radio, albo słyszałeś, jak policja mówiła, że coś się tam gdzieś dzieje, albo słyszałeś rozmowy między innymi tam postaciami, albo nawet się tam potrafił Two-Face, nie? Włączyć i coś krzyczeć do swoich, że jak się nie pozbieracie, to wam nogi z dupy, nie? Powyrywam. Ale coś zawsze gadało do ciebie, a tu jest taka totalna cisza. Jedziesz i no nudy, no. I po prostu totalne nudy, więc w pewnym momencie przestałem w ogóle jeździć na tym motorze. A można się przemieszczać na dachach, jak to Batman robił? No bo żadne można z nich, się przemieszczać na Barbara teoretycznie pelerynę ma, ale tak, tam reszta... Przemieszczanie się Barbarą jest 1:1, takie jak Batmanem, bo ona faktycznie ma pelerynę, więc można robić te szybowania. Ale reszta postaci to już są takie myki, takie trochę na siłę, bo Red Hood przez to, że był wskrzeszony w tym całym... W Lazarusie, to potrafi się teraz po takich energetycznych kołach odbijać, co wygląda śmiesznie. Ale no, tak sobie myślili. Reszta ma albo jakieś tam spadachrony, albo teleportacje, ale mówię bardziej o tym samym systemie tej przyczepiania linki. Nie wiem dlaczego, ale ta linka działała we wszystkich grach Batmana. W sensie dobrze wiedziałeś, gdzie strzelisz, tam gdzie strzeliłeś, to się przyczepiało, można się było bardzo łatwo tym Batmanem przemieszczać. Linka w górę, nie? Ten peleryna i sobie szybujesz. A tutaj oni stwierdzili, że musisz się non-stop, że musisz tą linką się non-stop, jak Spider-Man, przyciskać. I to miejsca, w których się możesz przyczepić, są tak niesamowicie ograniczone do tego stopnia, że jesteś w powietrzu i zaczynasz, zaczynasz klikać, nie? Tym lewym bumperem. Nie ma przycisku i on łapie się za siebie, gdzieś kilometr. I wracasz się w drugą stronę. To jest po prostu non-stop. I kolejna rzecz, która po prostu mówisz, ja pierdolę, nie? Jakie to jest irytujące. Przecież to działało już kiedyś. Ja wiem, że to może nie jest to samo studio, ale kurwa, no... To jest tak naprawdę ta sama gra. Czemu to teraz nie działa, a wcześniej działało? Więc to jest to. Walka. Przejdźmy do walki. Nie wiem, czy też pamiętacie, jak wyglądały walki w Batmanie. To był taki trochę jeden wielki puzzle. Jak Batman był atakowany, to oddalałaś... Takie płynne było, nie?
tak, oddalała się odrobinę kamera, żeby zobaczył naokoło siebie tych wszystkich gości i zaczynała się taka bardzo płynna rytmiczna walka. Rytmiczna gra. Rytmiczna. Tak, jeżeli tylko byłeś dobry, to tam absolutnie nikt nie miał szansy postawić na ciebie, wiesz, palca, nie? Bo miałeś ten system, ten taki ochrony, nie? Że on widział, kto cię zaatakuje, więc mogłeś zrobić ten taki unik w dobrym momencie. Miałeś te takie wszystkie, te takie możliwości peleryną, batarangiem, zostawić coś na ziemi, co wybuchało prądem, lodem i tak dalej. Więc ta walka, jeżeli tylko byłeś dobry i miałeś dobrą fantazję, to mogłeś ją zrobić, że ona wyglądała na koniec, wiesz, tak, nie? Czułeś się po prostu jak, faktycznie jak Batman. Jak Franek, nikt na ciebie nie położył palca, wszyscy leżą, kręcą im się, wiesz, gwiazdki. W międzyczasie zobaczyłeś masę zdjęć rentgenowskich tych wszystkich BDS-ów, bo tam były, jak zrobiłeś dobre, to się włączało slow-mo, nie? I był taki rentgen, że mu łamałeś rękę, czy mu tam czaszka się, wiesz, pękała i tak dalej, i tak dalej. Tego w ogóle nie ma w tej grze. Nie ma tych rzeczy. To jest taki bardzo klasyczny lekki cios, ciężki cios i wiesz, i maszowanie. Czyli jest zwykły beat'em up, nie ma już tego rytmu? Nie ma takiej, że się oddala kamera, tylko kamera jest dalej za tobą i ty po prostu wiesz, x, 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 y, nie? X, 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 y. Ktoś cię atakuje, no wiesz, B, nie? No skoro moment. To nie ma być gra z tej serii, no to wymyślili sobie swoją własną grę. Ja wiem, ale walka jest bardzo słaba. Jest bardzo słaba walka. Do tego wszystkiego, jak grasz Red Hoodem, on jako jedyny ma broń palną, te pistolety. Ona gra bardzo często próbuje mówi ci, że to są naboje gumowe, tak. Żebyś przypadkiem nie myślał, że on kogokolwiek morduje. Ale my wszyscy wiemy, że on morduje. No jest po prostu to jak wygląda strzelanie, ale w ogóle pomijam to. Strzelanie jest tak OP Red Hoodem, że naprawdę nie trzeba się w ogóle nic zmęczyć. Po prostu to jest jedyna postać, który wciśniesz lewy trigger, to jest jak strzelanka, nie? Po prostu się pojawia celownik i zaczyna strzelać prawym triggerem. Nikt do ciebie nie jest w stanie podejść. On wszystkich na odległość, jak w strzelance, w takim, wiesz, TTP, nie? No. Shooterze, po prostu strzelasz. I to jest tak aklimatyczne, wiesz? To jak weźmiesz to wszystko do kupy, to jest tak rozczarowująca gra. Tak niesamowicie rozczarowująca. Dla fanów DC, dla fanów poprzednich gier z Batmanem, nawet jeżeli myślisz, że dobra, fuck it, nie? Fuck it to wszystko, jeżeli tylko historia będzie dobra i końcówka będzie, wiesz, będzie fajne jakieś zakończenie tego wszystkiego, jakiś fajny plot twist. Tego też nie ma na koniec. Nie będę was spoilował, ale powiem, że tego nie ma na koniec. Wow. Tak, no. Pamiętam, że jak ta gra, pokazali ją na początku, w końcu Batman w multi, nie? Widzimy cztery postacie, myślimy, że będzie multi na cztery postacie. Potem przyszła informacja, że multi jest tylko na dwie postacie, nie? Potem ilekroć wychodził nowy filmik, nowy zwiastun z tego, to pamiętam, rozmawialiśmy między sobą, że coś te filmy to jest coś niesamowitego. Im więcej oni ich pokazują, tym mniej ja chcę w to grać, nie? Ale wciąż trzymałem kciuki, wciąż miałem nadzieję, że to że wszystko będzie okej, a potem na koniec grzmotnęły te recenzje, gdzie 6 na 10 to była dobra ocena. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo przez moment myślałem, że to będzie taki looter, shooter, coś jak Destiny, że będziesz tego przeciwnika bił szósty raz z nadzieją, że wypadną ci rękawiczki plus dwa dolinki. Czy tak jest? Trochę tak jest, bo faktycznie z przeciwników wypadają rzeczy. Masz jakby trzy sloty. To jest pancerz, broń melee i broń palna. W przypadku Red Hooda to jest jakby jedno i to samo drzewko. I z przeciwników faktycznie wypadają zbroje, wypada broń ręczna i broń palna. I mają te takie klasyczne kolory, nie? Czy tam biały, zielony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy i złoty dla legendarnej. Przy czym to jest tak niepotrzebne, wiesz? To jest zakładasz zawsze to, co masz najlepsze, nie? Po misji, bo właśnie, nie powiedziałem też, misje są zrobione tak, że na noc idziesz na patrol, to jest nowa patrol i po prostu czyścisz mapę z kropek, masz konkretne tam te napady na bank, które musisz powstrzymać, masz oczywiście główny wątek fabularny, masz jakieś misje poboczne,
Jak to wszystko zrobisz, to wracasz z powrotem do bazy i w bazie możesz sobie upgrade'ować te rzeczy. No ale zaglądasz do tego plecaka po tym nocnym patrolu, no i patrzysz, co ma największe cyferkę, nie? Okej, okay, zbroja ta, pistolet ten i pałki te, nie? I to jest wszystko. To jest generalnie... I widzisz, że w plecaku masz 1000 innych rzeczy, nie? Tam kolorów, tego wszystkiego, ale i tak najbardziej, najlepsze jest to, co masz najwyższy numer, nie? Najwyższy poziom tego. No tak, ale wybierasz się bić tego jednego bossa 6 raz z nadzieją, że cię coś wyrzuci? Nie ma tego, okej. Okay. Nie ma tego, nie ma w ogóle czyli tego systemu nie ma tego właśnie, że oni się odnawiają i ty go farmujesz dla przedmiotów. Nie, po prostu z przeciwników wypadają rzeczy. Ty je podnosisz i na koniec dnia patrzysz, co ma największy numer i to zakładasz. I z tym idziesz na następny patrol, aż i ci wypada nowa rzecz. Okay. I to jest tak... Okej. Okay. Jeszcze właśnie, żeby był ten system taki jak w Borderlandsach, nie? Że wiesz, że ten boss zawsze wyrzuca ten przedmiot, nie? I ma szansę na wyrzucenie go legendarnym. To było super, nie? To był fajny system w grze, ale to tak nie jest. Nope. No tak, jak to potem pogodzić z kwestią, że zamknąłeś tego vilana w zakratki, a następnego dnia, a następnym patrolu znowu go bijesz i znowu zamykasz, bo chcesz go farmić, nie? Niby tak, no. Ale w Borderlandsach też go zabijałeś, nie? Zostawała z niego papka. No tak, no to Borderlandsy są takie, wiesz, z jajem bardziej umowne. Wink, no rozumiem. Łatwiej im to wytłumaczyć. Jakby chcieli, okay. To by to zrobili, nie? Wpadałbyś mu obić mordę do więzienia co wieczór, nie? No. Dawaj, rękawiczki. Batman wchodził do jakiegoś budynku i się zaczynała taka minigra, nie? Że on był tam pod sufitem i trzeba było ich po cichu gdzieś tam... Ten tryb predatora. No. Tryb predatora i oni się robili coraz lepsi, bo się uczyli, żeby wiesz, po każdym tym przyjściu... Chodzili w grupach, mieli jakiś tam, jeden koleś miał radyjko, coś tam i trzeba było nowych sztuczek używać. Nawet tego w ogóle tutaj nie ma, w ogóle. Nic tego nie ma tutaj. Jeżeli idziesz bić jakiegoś bossa, to jest taki klasyczny etap jak z gier 360, że po prostu jest po budynku, nie? Szybem tam po windzie, musisz linką na górę, potem schodami trochę, bo leży płonąca ławka, nie? Za drzwi, do których nie możesz wejść. No taki po prostu sztampa na maksa, nie? Mm-hmm. Taka sztampa na maksa, zero pomyślunku, zero nic nowego, nic, co było fajne w poprzednich grach. No szkoda, no. Szkoda. Wcale nie szkoda, nie, absolutnie nie. Szkoda. Nie zgadzam się, gówniana gra. No szkoda, znaczy, bo wiesz, ty, Mike, niekoniecznie to jest twoja gra, więc masz, nie masz nie, wiem, konia, nie, w tym trochę. Wyścigu, no, ale ja dokładnie. I Tartak, kurczę, no, lubiliśmy te gry, lubimy... Jeżeli nie dla postaci, to dla historii, to dla właśnie tych takich masy easter eggów komiksowych, które możesz, wiesz, a widziałeś to? Wiesz, rzucasz zdjęcia i mówisz, a popatrz, to było to. Tego w ogóle nie ma, jest wyprane. Tak jakby nikt wcześniej nie widział tych gier z tego studiu i nie stwierdził, że to by było fajnie zrobić. Jeszcze raz, nie? Albo w naszym nowym stylu. W ogóle tego nie ma. To jest taka gra, która jakby się przeniosła czasowo z 360, po prostu jej trochę lepszą grafikę dorzucili. Zrobisz ten złe świadectwo, wystawiasz 360. Trzy Batmany na nią wyszły i wszystkie były wiem, dobre. Ja wiem, tylko ja nie mówię wszystkie. O Batmanach, tylko mówię o tego typu, jak się gry robiło kiedyś, nie? Na 360, bo A brakowało technologii jeszcze, nie? Albo B pomyślunku, nie? Mm-hmm. Są takie bardzo okrojone gry z otwartym światem, które nie mają nic ekstra od siebie. Poza tym, że cztery postacie bohaterów i pięć może przeciwników z tego całego rostera, który ma to uniwersum. A poszukam z drugiej ręki, jak to wyjdzie. Także ja jestem niesamowicie rozczarowany tym tytułem. Naprawdę, niesamowicie rozczarowany. To boli, no. Smutno się tego słucha. Smutno. Szkoda. Szkoda, no, że tak musimy skończyć ten. Chyba, że macie coś na koniec wesołego. Coś graliście wesołego na sam koniec. Żart o rabinie? Dobra, to nie. To może nie. To może następnym razem. Nie. Dobra, zostawię na następny raz. Masz rację, za dużo dobrego za jednym razem. Tak, nie może być. No, to już nie tak może tego być. Odcinka mamy na pewno, więc... Tak. Tak. Bez żartu o rabinie i żydowskim pianinie, tak. Tak. Wow. Nawet się rymuje. Wow. Dobra, czyli to już wpisuję. Dobra. No, ode mnie wszystko. To jest zapraszam. Okay. Formułatki, jakby co. Ja zapraszam
na następny odcinek w takim razie i do usłyszenia. Ty, to będzie długi weekend. Oh yeah. Formogatka tak, lubi długie weekendy. Tak. Dzisiaj jest długi weekend, za tydzień też jest długi weekend. Aha, to jest w ogóle no, już długi weekend. A potem już Bożenko, święta i do zobaczenia tak, po nowym roku. W sumie już się długi weekend zaczął, co u niektórych. No właśnie, długi weekend, groby, święta i faktycznie Polaków nie ma w pracy przez 3 tak, do połowy stycznia co najmniej. Czemu nie ma pieniędzy? Czemu jest taka inflacja? Czemu? Tak. Masz coś do załatwienia w Polsce, to do 15 masz czas. Potem. Do 15 listopada. No. Why no money? Potem nas nie ma, nie? Money where? Why nie, no właśnie, money? Właśnie money jest dużo, tylko że ceny są 3 razy tak, wyższe niż właśnie normalnie. Problem jest w tym, że jest za dużo money. No. A jest za dużo money. No. Tak, bo my mamy jeszcze więcej jest, money niż wy, ale nie możemy inflacja nic jest, za nie. Proszę cię, kochany, wtedy, kiedy jest za dużo pieniędzy, a za mało produktów. Tak jest. Mm-hmm. Jak tam te 40-90, których też nie ma na półkach w Polsce nawet. Są, Jay kupił, więc to nie jest problem. Jay kupił od jakiegoś kolesia swojego, którego ma, wiesz, w sklepiku osiedlowym. Tak. Nie ma w sklepach, nie ma w Polsce w sklepach. Słuchaj, się dziwić. Mężczyzna powinien mieć swojego fryzjera, swojego rzeźnika i swojego człowieka od kart graficznych. Jeżeli ty masz 40 lat i nie masz jeszcze tych 3 ludzi, nie to, nie mam, to coś zrobiłeś źle. Przegrałeś życie. No. To tyle ode mnie. Kończ to pan. No to w takim razie do usłyszenia za 2 tygodnie. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Stosu po kolei. Byłem dzisiaj na rowerze i jest kurwa tak ciepło, że na krótkich spodenkach, na krótkim rękawku musiałem jechać. Wiem, jest ciepło. Ja. 27 stopni było w słońcu u mnie dzisiaj. Głowę normalnie. No. W krótkim rękawku musiałeś na rowerze? Tak. Ile ty masz stopni dzisiaj za oknem w tym waszym w Chicagowie? 41. Czy gdzie ty tam jesteś? 41. Okej, to przegrałem. Ale 41 to nie jest jakieś super ciepło, nie? Zdaje jakieś 5? No. Właśnie, w jakiej walucie? Wojtek, a ty masz coś wpisuję nowego w komputerze? Bo ja mam nową myszkę, Tartak ma nowy komp, a ty też coś musisz nie mieć. Nie mam nic. Nie, ja no to nie możemy z tobą nagrywać dzisiaj. Stary. Stary rok ma. Patrzę na tego mojego 10-letniego i wygląda jak młodzieniec. Więc... No, jeszcze wąsy mu pierwsze nie urosły. Ale korci, muszę mu pastę wymienić, tak za każdym razem na niego patrzę, wymienić pastę jakoś. Ale to nie tak, że on potrzebuje, tylko ty wiesz, że chciałbyś ją wymienić pewnie. Tak, czy tak swędzi w głowie, że aha, chciałbym wiedzieć, że ma... Znam to. Tartak ma trochę za dużo pastę nałożone, to ci ten, da ci trochę. Zużyłem całą. zjadłem do kanapek. Wow. Kurwa, ja nigdy nie zużyłem całej pasty do ale procesora. Nie, bo to nie jest zwykłe opakowanie, ten grizzly. Ej, zrobiło tak, jak docisnąłeś ten do bloku. Chuje.